Wydawnictwo Insignis oraz Audioteka.pl przedstawiają Dmitri Glukowski. Tekst. Czyta Przemysław Bluszcz. Rozdział pierwszy. Okno pokazywało zamazane świerki. Biały szum listopadowej zamieci. Słupy telegraficzne migotały jak rozsynchronizowane ramki kadru w czarno-białym filmie. W oknie wyświetlali Rosję, która od samego Solikamska była właśnie taka. Świerki, śnieg, słupy, potem polana z przygarbionymi chatami, potem dworzec z silikatowymi parterowymi domkami za witaminozą i znów milion nieprzebytych świerków, gęsto poutykanych wzdłuż torów, jakby opleciono je drutem kolczastym, by nie można było się przedrzeć. Ale w tej nieskończoności i jednakowości naturalnej zabudowy Rosji za oknem, była właśnie cała jej potęga, majestat i piękno. Śliczności, kurna. I co będziesz robić? Żyć. A ty, co byś zrobił? Zabiłbym go. No widzisz. A ja mu wybaczyłem. Teraz chcę pożyć. Mogę jeszcze na chwilę telefon? Matka coś nie odbiera. Dworzec Jarosławski walił świeżością i spalinami z lokomotywy. Po kwaśnych oparach plac karty, po przeżartym dymem papierosowym żelazie wagonowych przedsionków osładzanych uryną tu powietrza było za dużo. Nadmiar tlenu od razu uderzał do głowy niczym czajura. Moskwy też było zbyt wiele. Po świerkowych korytarzach otwierała się przed przyjezdnymi jak kosmos. Zakutani ludzie przeskakiwali z wagonów przez rów na peron, wyładowywali ściągnięte taśmą klejącą niebieskie chińskie torby w kratę, chwytali je w obie ręce i rozpędzali się wzdłuż peronów w stronę horyzontu jak w szturmowce na pasach startowych lotniska. Horyzont był przydymiony i w tej mgiełce majaczyły przyjezdnym pałace, zamki i wieżowce. Ilja nie spieszył się bardziej od innych. Nie wiosłował w tej ludzkiej rzece, ale dawał się jej nieść. Wdychał moskiewskie niebo, wpatrywał się w dal odwykłymi oczami, dziwił się w milczeniu. Kolory były żywe jak w dzieciństwie, wyblakła listopadowa Moskwa, kłuła po oczach. I choć do Moskwy przyjechał, to do środka jeszcze nie wszedł. Dworzec był ciągle terytorium otaczającej ją przepoconej i przetłuszczonej Rosji. Tak jak bangladeska ambasada jest w każdym możliwym sensie częścią terytorium państwa Bangladesz. Na końcu peronu było sito. Ilia rutynowo dojrzał je już z daleka ponad głowami innych. Szare mundury, dobrze odżywione mordy, myszkujące lepkie spojrzenia. Wprawne. Raz, raz, raz. I nawet służbowy pies na łańcuchu. Pełne podobieństwo. On był tu rzecz jasna w innym celu. Pewnie po prostu węszy, szukając narkotyków, materiałów wybuchowych. Ale przecież i strach może wywęszyć. Ilia zaczął patrzeć w pustkę, żeby ominąć te myszkujące spojrzenia. Żeby nie przyciągnęło go do nich. Zaczął myśleć o niczym, żeby czymś nie pachnieć. Młody człowieku! Natychmiast posłusznie znieruchomiał. Jak oni go poznali? Po odcieniu skóry, po zgarbionych plecach. Po pochylonej głowie? Jak pies rozpoznaje zwierzynę? Pan podejdzie, dokumenty oddał dowód. Przekartkowali do miejsca zameldowania, cmoknęli. Skąd pan wraca? Kłamać czy mówić prawdę nie będą przecież sprawdzać. Był. był gdziekolwiek, na urlopie u babci, w delegacji jak oni to sprawdzą? Odbywałem karę. Zaświadczenie o zwolnieniu. Od razu innym tonem, pańskim. Wyciągnął zaświadczenie. Porucznik odwrócił się z nim, poburczał do radiostacji, posłuchał co mu odburknęli. Ilia stał w milczeniu, nie dyskutował. Był całkowicie czysty. Siedział od dzwonka do dzwonka. Odmówiono mu przedterminowego zwolnienia. Zresocjalizowałeś się, Ilio Lwowiczu? Porucznik odwrócił się w końcu do niego, ale nie oddawał zaświadczenia. Nie wiedzieć czemu składał je na pół. Moskwa odjeżdżała w dal za jego plecami, kuliła się. Jej niebo zmniejszało się i zwijało. Gwar ludzi i ryk samochodów cichły. Porucznik swoim brzuchem, swoją piersią, w panterkę, swoją gębą zastępował całą Moskwę. Ilia niby wiedział, że tamten nic mu nie zrobi. Po prostu trzeba dać mu teraz poczuć, że ma władzę, i wtedy da ili odejść. On po to tu stoi, po to wstąpił do służby. Tak jest, obywatelu naczelniku. Udajesz się do miejsca zamieszkania? Do Łobni. Adres zameldowania? Depowska 6. Porucznik sprawdził w dowodzie. Bez potrzeby mnąc wcześniejsze strony. Był pewnie w wieku ili, ale pagony go postarzały. Chociaż to ili, a nie jemu, przez ostatnie siedem lat każdy rok liczył się za trzy. Jedziesz do domu, masz prawo! Mruknął tamten. Dwieście dwudziesty ósmy przeczytał. Kropka jeden, co to? Kropka jeden, przypomnij. Produkcja i handel. U mnie to było tylko przygotowanie do handlu obywatelu naczelniku. Ilia patrzył mu nieco poniżej podbródka. Pracownice służb mają taki specjalny punkt, w który należy patrzeć podczas rozmowy, nie w oczy i nie w ziemię. Smerw przeciągał czas. Podobało mu się, że może go giąć jak kawałek drutu. Wtedy pies nagle zaszczekał na zagonionego tadżyka z kraciastą jak u wszystkich torbą. Dobra, nie zapomnij się zarejestrować. Porucznik wetknął ili jego zaświadczenie. I nie handluj więcej. Ilia kiwnął głową, odszedł na bok, schował papiery do ciepłej wewnętrznej kieszeni, w której sam się krył podczas przesłuchania. Porucznik zajął się już tadżykiem. Tadżyk był bardziej perspektywiczny. Sito go przesiało. Świat po wstrząśnieniu mózgu pomału wrócił do przytomności. Zaczął rozmawiać. Ale teraz, kiedy Ilia podszedł do Moskwy bliżej, widział wszędzie tylko to, czego z daleka z pociągu nie dało się dojrzeć. Mętów. Na placu przed dworcem, przy wejściu do metra, w holach i na stacjach. Całe stada. Wszyscy z oczami owczarków. Chociaż może problem nie był w Moskwie, tylko w Zabrali go latem, a wypuścili na sam koniec jesieni. Moskwa, w której go wypuścili, nie przypominała tej, z której go zabierali. Stała teraz jak gołe listopadowe drzewo, wilgotna, ciemna, kiedyś cała była obrośnięta jaskrawymi szyldami, budkami, w których handlowano czym popadło, a teraz spoważniała, strząsnęła z siebie pstrokaciznę, rozebrała się do nagiego granitu. Ilia uwielbiał ją niegdyś, kiedy udawała, że jest jednym wielkim, rozkrzyczanym bazarem. Zdawało mu się, że na tym bazarze będzie mógł sobie kupić dowolną przyszłość. Przyjeżdżał wtedy do Moskwy ze swojej łobni pociągiem podmiejskim. Na uniwersytet, do klubów, na koncerty i za każdym razem wyobrażał sobie siebie jako Moskwianina. Trzeba tylko było dokończyć naukę, znaleźć pracę w centrum. I wynająć z przyjaciółmi mieszkanie. Ziemia była tu cudowna, użyźniona hormonami wzrostu. Wystarczy zasadzić w niej swoje pragnienia, a wyrośnie i dobrze płatna praca, i modni przyjaciele, i najpiękniejsze dziewczyny. Sama sobą pijana, wszystkich swoim upojeniem gościła. Moskwa. W niej wszystko było możliwe. I nie ubyłoby jej, gdyby Ilia uszczknął z jej wyrośniętego słodkiego ciasta swój kawałek szczęścia. A teraz jakby mu się śniła, bo przecież często o niej śnił tam, w zonie. Stała się bardziej surowa i wymuskana, poważniejsza, bardziej oficjalna i wyglądała przez to jakby miała poniedziałkowego kaca. Poznawał ją i zarazem nie poznawał. Czuł się w niej obcym, turystą. Turystą z Solikamska, ale też z przeszłości. Postał przez chwilę na placu trzech dworców. Wśród innych zagubionych przyjezdnych, przybysz z zony nie rzucał się tak w oczy. Można było odetchnąć i porozglądać się. Porozglądał się i poszedł. Stąpał po Moskwie ostrożnie, żeby ta od zbyt zamaszystych ruchów i zbyt pewnych kroków, w rzeczywistości nie okazała się snem i nie znikła, żeby nie obudzić się pod celą, w pomalowanych szarą olejną farbą ścianach, w zimnej duchocie, wśród koi i ślepych zaułków życia, w smrodzie skarpetek i wiecznym strachu, by nie popełnić błędu. Ale Moskwa stała pewnie, była naprawdę i na zawsze. Wypuścili go. Naprawdę go wypuścili. Ilia kupił za przedostatnie pieniądze bilety do metra i zjechał pod ziemię. Sprzeciwka, jak na taśmociągu, z głębi Moskwy wyjeżdżali ludzie i tu można było popatrzeć na ich twarze. Przez te siedem lat zaczęli się lepiej ubierać, nawet Tadżycy patrzyli przed siebie i w górę zdecydowanym wzrokiem. Wielu wchodziło po schodach, nie mogli wytrzymać trzydziestu sekund. Na górze czekały sprawy niecierpiące zwłoki. Moskwianie bardzo się spieszą, by żyć, przypomniał sobie Ilia, a kolonia karna uczy bez czasu. Ze wszystkich mijanych na schodach, a byli wśród nich i obejmujący się czule staruszkowie, i pochłonięty telefonem pop, i nie poddający się upływowi czasu punk, Ilia zatrzymywał wzrok tylko na kobietach. Tak bardzo się przez te lata od nich odzwyczaił. Tak bardzo zapomniał, do jakiego stopnia nie są podobne do ludzi o ile są od nich piękniejsze I jeśli nagle jedna z nich odpowiadała na jego spojrzenie swoim własnym to dawał się złapać na tej jej błystkę a ona podrywała wędkę i ciągnęła go w przeciwnym kierunku za sobą na powierzchnię potem któraś skrzywiła się prychnęła niesłyszalnie i ilia od razu się zgarbił skulił Przecież one mogą w nim wyczuć niedawnego więźnia. Miał to wypisane na sinym czole. Wycięte brzytwą na ziemistej skórze. Kurtka leży na nim jak drelich. Kobiety czują w mężczyźnie niebezpieczeństwo, czują głód i niepewność. To ich bezbłędny zwierzęcy instynkt. Potem Ilia podpatrywał je ukradkiem nieśmiało, żeby już nikt go nie zdemaskował. Podpatrywał i w każdej szukał podobieństwa do Wiery. Samo jakoś tak to wychodziło. Jeśli chodzi o Wierę, to postanowił za nic do niej nie dzwonić wybaczyć jej wszystko i nie dzwonić do niej. Ta rozmowa nic mu nie da, nawet jeśli się na nią zgodzi usłyszeć tylko jej głos po co? Sam ze sobą tyle razy już wszystko za nią przegadał, z podziałem na rolę i pytania i odpowiedzi, na mowy, wyrzuty. Wyobrażona Wiera zawsze mu się wymykała. Wiera prawdziwa wyjaśniła mu wszystko jednym telefonem już w drugim roku. Przeprosiła, pokajała się jak mogła. Powiedziała, że nie chce kłamać, że kogoś poznała że ma prawo być szczęśliwa. Powtórzyła to, jakby Ilja się z nią kłócił, a on nie mógł się z nią kłócić przy ludziach. Nie odwiedziła go ani razu. Dlatego kłócił się z wierą wyobrażoną jeszcze przez pięć lat, ale i tej wyobrażonej nie mógł przekonać. W wagonie metra mógł przyglądać się ludziom bez lęku, nawet tym siedzącym dokładnie naprzeciwko. W wagonie nikogo nie obchodził. Wszyscy byli zatopieni w swoich telefonach. Farbowane baby pomalowanymi paznokciami, skośnocy gastarbajterzy dłońmi pełnymi odcisków, uczniowie paluszkami jak zapałki, wszyscy rozgrzebują coś w ekranach. Wszyscy mają za tymi szybkami jakieś drugie, prawdziwsze i ciekawsze życie. Kiedyś smartfony mieli tylko młodzi, ci co awansowali. A kiedy ilia siedział, zrobili i muslimski internet, i coś dla staruszków, i dla smarkaczy. U nich pod celą był tylko jeden telefon. Oczywiście nie należał do ili. On musiał wytargowywać sobie sekundy rozmów i minuty na wkontaktie za papierosy z paczek od mamy. Pieniądze zaraz by mu zabrali, zaś papierosy dzielili tylko na pół, cło. A łączność była droga. Więc i głosu mamy, i minut na profilu Wiery zostawało tyle, co kot napłakał. Chociaż Wiera prawie nie wrzucała tam zdjęć, tylko same linki do jakichś teledysków, testów osobowości, bezsensownych śmieci. Może zdawała sobie sprawę, że Ilia patrzy na nią z więzienia i nie chciała, żeby widział. A jednak Ilia wykrawał sobie trochę czasu, żeby popatrzeć na Sukę. Co tam u niego słychać? Jak mu życie płynie, jak awansuje, jak wypoczywa w Tajlandii, a jak w Europie, jakie infinity sobie kupił, jakie dziewczyny obejmuje na zdjęciach. Życie płynęło suce koncertowo. Oglądając jego zdjęcia, Ilia czuł się, jakby ktoś rozszarpywał mu gardło, jakby nożem odkrywał mu serce, kawałek po kawałku. Nie mógł na to patrzeć ale nie patrzeć też nie mógł, jak tamten żyje zamiast niego. A na pozostałą część świata ili transferu już nie starczało. W więzieniu nie dało się zadłużyć. Tam całe życie było na debecie. Trudno, przyzwyczaił się żyć bez telefonu. Chociaż przed odsiadką ciągle o nim marzył. Rok w rok zamawiał u matki nowy na urodziny. Na uniwerku wykładał go na ławkę od razu, kiedy przychodził na zajęcia, żeby dziewczyny zachwycały się przekątną ekranu. A to jeszcze nie najgorsze, do czego trzeba się tam było przyzwyczaić. Wysiadł na Sawiełowskiej. Znów męty, wszędzie menty. Przez trzecią obwodnicę powoli przewalał się milion samochodów. Reflektory paliły się cały dzień, pył spod kół wisiał w powietrzu. Ludzie wylewali się z podziemnych przejść. Moskwa ruszała się i oddychała. Żyła. Ilia miał ochotę jej dotykać. Dotykać wszystkiego. Pieścić. Przez siedem lat chciał dotknąć Moskwy. Poproszę do łobni. Pociągi bardzo się zmieniły. Pamiętał, jak były zniszczone. Zielone z porysowanymi szybami, z pomazanymi burtami ze wspólnymi drewnianymi ławkami. Cała podłoga w łuskach od pestek słonecznika. Rozlane piwo powoli paruje i wszystko przesiąka jego zapachem. A teraz? Nowe, białe pociągi z żółtymi strzałami na burtach. Miękkie siedzenia, dla każdego jego własne. Pasażerowie siedzieli statecznie. Białe pociągi ich uszlachetniły. Nie chciałabyś pójść ze mną na nawkę? Rewia na lodzie, mówiła jedna podniszczona kobita do drugiej. Byłam raz i jest fantastyczna. Może i bym poszła. Nawka to ta, co ochajtała się z tym, no, z wąsami. Sekretarzem u Putina. Niczego sobie mężczyzna, odpowiadała tamta. Ponad pięćdziesięcioletnia. Niemożliwie wytapetowana. Okazały? Tak, z nim, machnęła ręką pierwsza. Nawka znalazłaby sobie też lepszego Mnie to wiesz, kto się podoba? Ławrow Ławrow to tak Ja bym Ławrowowi nie odmówiła I solidniejszy od tego twojego z wąsami Ilja słuchał i nic nie rozumiał Pociąg jechał wolno Burczało mu w pustym brzuchu Ssało w dołku Pożałował na przydworcowy czeburek, Bo ceny w budce były moskiewskie a pieniądze na podróż dostał solikamskie. Po co się wykosztowywać na mięsny pasztecik, skoro wkrótce zje u mamy gorące szczii? Bardzo mu się zachciało tej zupy. Po trzech dniach gotowania z kwaśną śmietanką, żeby wkruszyć do niej suchy chleb, jak w dzieciństwie, jak pokazywał mu dziadek, zagęścić polewkę. Namoczyć skórki w zupie, ale nie do miękkości, tylko żeby były jeszcze odrobinę chrupkie. Powdychać szczi i parząc sobie język, łyżkę do ust. Pociekła mu ślinka. A matka usiądzie bokiem do niego, przy ich półmetrowym stoliku i pewnie będzie ryczeć. Tyle się nie widzieli. Przez pierwsze cztery lata jeździła do niego co sześć miesięcy. Wszystko, co mogła odłożyć ze swojej pensji, Wydawała na drogę do Solikamska i prezenty przekazywane podczas widzenia. Potem zachorowała na nadciśnienie. Ilia jakoś się w kolonii zadomowił i zaczął odradzać jej te przyjazdy. Zadowolili się rozmowami telefonicznymi, chociaż matka wciąż się rwała, żeby przyjechać. Ale przez ostatni rok rozmowy często kończyły się jej łzami. Chociaż po co było płakać, Skoro w porównaniu z tym, co odsiedział, zostało już tyle co nic, a co on jej może powiedzieć? Jeśli obok jest albo klawisz, albo co gorsza błatny, od którego Ilia wykupił na minutę swoją mamę. Więc kiedy tylko ta zalewała się łzami, Ilia od razu się rozłączał. Inaczej się nie dało. Czy ona to rozumie? Trudno. Niech dziś się wypłacze. Dziś można. Wszystko się skończyło. Stacja Łobnia. Na jednym torze stanął podmiejski pociąg. Drugi aż po horyzont zajmował skład towarowy. Oszronione cysterny z produktami naftowymi. Na szronie ktoś napisał palcem Krym nasz, Obama to ćwok. 14 przez 88. Witalik plus Dasza. Maja Radzima, Mińsk. I coś jeszcze. Ilia czytał mechanicznie, idąc do przejścia podziemnego. Krym wydarzył się, kiedy Ilia był w zonie i stało się to jakoś obok niego. Zeki podchodziły do Krymu obojętnie. Podboje państwa klawiszów ich nie ruszały. Zeki z definicji są opozycją. Dlatego nie dają koloniom karnym głosów w wyborach. Postanowił pójść do domu pieszo. Za pierwszym razem trzeba było wszystko przejść na własnych nogach. Tak chciał. Zresztą wyjdzie szybciej niż czekać na marszrutkę. W, w Łobni pogoda była inna. To Moskwa tchnęła gorącem, rozpalona spalinami samochodów. W Łobni powietrze było bardziej przejrzyste, mroźne. Z nieba sypało tu zimną solą, chłostało policzki. Chodniki nie odtajały. Zamiast asfaltu wszędzie był udeptany śnieg. Oblepione samochody miesiły kołami burą breje. Domy z wielkiej płyty stały ze szwami na wierzchu, spierzchnięte, niewesołe. Ludzie mieli się na baczności. Umalowane blade kobiety pędziły dokądś zdecydowanym krokiem, ziembiąc, obciągnięte rajstopami nogi. Ledwie pół godziny pociągiem od Moskwy, a zdawało się, że wrócił do Solikamska. Moskwa zestarzała się przez te siedem lat a Łobnia nie zmieniła się ani trochę. Była taka sama jak wtedy, kiedy zabierali Ilię, taka sama jak w jego dzieciństwie i Ilia w Łobni czuł się u siebie. Z ulicy Lenina skręcił w Czechowa. Były tam trzy odcinki ulic, z jednej strony ograniczone Lenina, a z drugiej Promyślenną, Czechowa, Majakowskiego i Niekrasowa. Przy Czechowa znajdowała się szkoła matki, ósemka. Matki i jego, Ili. Oczywiście umieściła go u siebie, chociaż niedaleko ich domu, niemal na podwórku, była druga szkoła, czwórka. Tam miałby wygodniej, bliżej. Do ósemki dziecięcymi krokami szło się pół godziny. Ale mama wzięła go pod swoje skrzydła, i aż do siódmej klasy chodzili do szkoły razem. Potem dziewczyny zaczęły się śmiać i ilia wybiegał z domu 10 minut przed matką, żeby dowieść swojej dorosłości i niezależności. Wtedy też zaczęły się papierosy. Naprzeciw wejścia do szkoły ilia znieruchomiał. Żółto-biała, z wielkiej płyty, dwupiętrowa, z trzyczęściowymi oknami jak z domków na dziecięcych rysunkach, taka sama jak wszystkie inne w kraju. Zdaje się, że przez ostatnie 20 lat. Ani razu jej nie remontowali. Trzymali ją dla ili w stanie pierwotnym, żeby łatwiej było wszystko sobie przypomnieć. Odetchnął głęboko. Popatrzył na okna. Na pierwszym piętrze biegały dzieci. Zajęcia pozalekcyjne. Była trzecia po południu. Matka wyszła już ze szkoły. Gdyby pociąg przyjeżdżał wcześniej, można by ją było spotkać właśnie tutaj, przy ogrodzeniu. I zamiast wracać do domu po śniegu zwykłą trasą, pojechać szosą przez przejazd. Ale razem z nią wychodziłyby przecież inne nauczycielki. Wicedyrektor Jędza. Oczywiście poznaliby Ilię, mimo ziemistej cery i zgolonych włosów. Tyle lat wbijali mu do głowy swoje cyfry i litery. Na pewno by poznali. I co wtedy? Jak matka wytłumaczyła swoim koleżankom jego odsiadkę. Jak on sam jej to wyjaśnił. Ona musiała uwierzyć. Nie przyjęłaby przecież, że syn jest narkomanem i że handluje narkotykami. A wszystkie te paniusie ze szkoły? One nie mają potrzeby w niego wierzyć. Patrząc w oczy, pokiwają głowami, powzdychają, a za plecami. Schańbił matkę przed wszystkimi. Przywitaliby się z nim? A Ilia z nimi? Wsunął ręce do kieszeni, nastroszył się i pospieszył dalej, żeby faktycznie go nie zobaczyły. Spotkamy się z nimi wszystkimi później, kiedy obmyślimy, co mówić i jak się prezentować. Wcześniej czy później się spotkamy. Łobnia to małe miasto. Promyślenną wzdłuż rosyjskiego betonowego ogrodzenia wyszedł na bukińską i ruszył poboczem, walcząc z sypiącym mu w twarz śniegiem, ślizgając się, ale nie upadając. Przez śnieg majaczył budynek MFJA. Wiera się tu uczyła. Przy domu numer 27 zatrzymał się jeszcze raz. Wiery. Szary piętnastopiętrowy blok. Z przeszklonymi, żółtymi loggiami, jak ludzie nazywają balkony, kiedy próbują wyrwać od życia jeszcze parę metrów kwadratowych. Ilia odszukał szóste piętro. Ciekaw, czy jest tam jeszcze Wiera, czy wyjechała do Moskwy, tak jak zamierzała. Ma teraz 27 lat, podobnie jak Ilia. Raczej nie mieszka już z rodzicami. Takie odrapane piętnastopiętrowce z wielkiej płyty, jak ten Wiery. Były tu trzy. Stały osobno na skraju osiedla. Na dole przykleił się do nich przypominający samowolę budowlaną niewielki budynek z czerwonej cegły, kompletnie niepasujący do tego miejsca teatr. Nad pierwszym piętrem widniały ogromne, nie wiedzieć czemu gotyckie litery, scena kameralna. Ilia przesunął po nich wzrokiem. Cela kameralna, pomyślał, uśmiechając się ironicznie. Teatr tkwił tu od zawsze, i odkąd Ilia pamiętał, odkąd chodził do tego domu odprowadzać wierę i spotykać się z nią, zawsze tak się nazywał. Repertuar Bal przyszedł mężczyzna do kobiety pięć wieczorów, niedługo zaczną grać przedstawienia noworoczne. Skulił się. Wśród tych betonowo ceglanych dekoracji jego wyblakła przeszłość zwaliła się na niego w pełnym kolorze. Wspomnienia były wyraźniejsze niż by chciał. W dziesiątej klasie w kwietniu zaprosił tu wierę. Na sztukę mądremu biada. Rodzice ją puścili. Przez całe przedstawienie gładził jej kolano, słuchał jej urywanego oddechu. Słuchał i odpływał. Aktorzy mamrotali coś niesłyszalnie. A Wiera odsunęła jego rękę i w ramach przeprosin splotła się z nim palcami. Miała słodkie perfumy z jakąś ostrą nutą. Potem się dowiedział. Ta pikantność w mdłym koktajlu to była ona sama, Wiera, jej piżmo. Karetę, hej, karetę. A potem na klatce głupio ją pocałował. Pachniało kotami i przeciekającym parowym ogrzewaniem, przytulnie. Jej język okazał się w smaku taki sam jak jego własny. Pocałunek w niczym nie przypominał tych książkowych. Pulsowało mu w dole brzucha. Wstydził się tego i nie miał siły się zatrzymać. Wiera szeptała. Kiedy z szóstego piętra krzyknął do niej w dół ojciec, Ilia wydrapał w tym miejscu kluczem Wiera plus Ilia. Pewnie do dziś wyznanie to nie zniknęło. Mija je codziennie i ma je gdzieś. A po wakacjach, kiedy wszyscy już bardzo dorośli, zaprosiła go do siebie. Rodziców nie było. Odróbmy razem lekcje. Wygnieciony pasiasty dywan. Pizmo. Nie perfumy, jak się okazuje. Było jasno i przez to bardzo niezręcznie. Na podłodze stała opróżniona do połowy dwulitrowa butelka fanty. Potem chudzi, spoceni. Po kolei pili łapczywie musujący pomarańczowy napój i patrzyli na siebie, nie wiedząc, jak dalej żyć. No, a dalej, dalej szło tak jednak jeszcze przez trzy lata. Żyli sobie. Ilia zmrużył oczy, patrząc na jej balkon, na okna. Czy nie mignie tam sylwetka? Nie dało się nic dojrzeć. Zresztą pewnie nie ma tam wiery. Wyjechała do Moskwy pusty bezoki balkon, mleczna szyba, a za nią rower, słoiki z marynatami, wędki ojca. Przeszedł przez przejazd kolejowy, ruszył dalej bukińską, próbując wyobrazić sobie na ciemniejącej ośnieżonej ulicy lato i letnie spacery z zwierą na tej samej trasie. Nie udawało mu się. Zamiast tego natrętnie, jak papierosowy dym, którego nie dało się rozpędzić ręką. Wisiał mu przed oczami obrazek z raju. Tamta noc, parkiet, suka. Wszystko to, co się stało. Dym wisiał i gryzł w oczy do łez. Wszystko wtedy zrobił jak należy? Tak. Tak. A ona potem? Mimo wszystko tak? To nic, teraz już po wszystkim. Te siedem lat. Wkrótce pójdzie w zapomnienie. Nadejdzie zwykłe życie. Po lewej stronie zostawił w tyle łobnieński skwerek. Cztery ławeczki w kwadracie u stóp olbrzymiego słupa energetycznego i gromadka brzuzek, wątłych i wykoślawionych przez sąsiedztwo z wysokim napięciem. Mimo, że z nieba sypało lodowatą solą, na ławkach dyżurowały mamusie z wózkami, karmiąc niemowlęta tlenem skręcił w bateriejną. minął pomnik poświęcony baterii przeciwlotniczej która broniła Łobni w czasie wojny cokół ze starą zenitówką ustawiony jakby w wyłożonym granitem ogromnym okopie na wewnętrznym murze wisiały tabliczki z nazwiskami poległych bohaterów z ulicy prowadziło tam tylko jedno wąziutkie przejście a poza tym wnętrza okopu znikąd nie było widać zwykle palili tu z siriogą po szkole a obok nich bezdomni truli się wódką z niewyraźnymi etykietkami. Ilias z Siriogą czytali nazwiska na tabliczkach i szukali. Który miał większą bekę, ten wygrywał. Bezdomni z wysiłkiem rozmawiali o życiu w swoim równoległym wszechświecie. Ilias zapamiętywał słowa. Potem szli do Siriogi ciąć na PlayStation, póki starzy nie wrócili. A potem chodził jeszcze sam po ulicach, żeby dym wywietrzał. Gdyby matka przyłapała go na paleniu, byłoby po nim. Zapomnikiem przeskoczył ulicę i już był na początku Depowskiej. Ścisnęło mu się serce. Podwórko było otoczone blokami z epoki Chruszczowa. Bure cegły, białe ramy. Przyprószona śniegiem przekrzywiona karuzela. Nagie, sześciopiętrowe brzozy. Ukazał się już dom. Ilja znalazł nawet swoje okno, szczytowe. Czy matka go teraz widzi? Bo na pewno biega go wypatrywać, póki jedzenie się grzeje. Pomachał jej. Przeszedł obok garaży. Na śmietniku byli namalowani bohaterowie studia Sojuz Multfilm: Lwiątko, Żółw, Kubuś Puchatek, Prosiaczek. Wyblakłe postacie łuszczą się i śmieją. Nad garażami rozciągnięto drut kolczasty. Z tyłu jest teren lokomotywowni. Od której nazwano ulicę. Staruszka kruszy chleb dla zmarzniętych śmietnikowych gołębi i przyzwyczaja je do darmowego jedzenia. Nieznajoma dziewczyna w pluszowym domowym ubraniu wybiegła wynieść śmieci. Dostrzegła ilię. Musiałaby się z nim spotkać przy kontenerach. Na wszelki wypadek odwróciła się i, mimo zimna, podreptała ze swoimi workami do dalszego śmietnika. Ilja tylko wsunął głębiej ręce do kieszeni. Wejście na klatkę. Uniósł palec do guzików domofonu. Zakręciło mu się w głowie. Guziki były te same co siedem lat temu. Te same drzwi. Za to palec zupełnie inny. Ale klatka schodowa w środku przecież taka sama. I mieszkanie i mama nacisnął 011 przywołanie zabrzęczało i mocniej zabiło mu serce. Nie sądził, że będzie się denerwował. Czym tu się denerwować? Tyle razy wyobrażał sobie ten dzień, tyle o nim myślał. Kiedy w więzieniu trzeba było cierpieć, myślał o tych drzwiach, o tym domofonie, o powrocie. Były rzeczy, które należało przełknąć po to, żeby wrócić. Żeby znów stać się normalnym. Jak? Kontynuować naukę. Matka mówiła przez telefon Nie możesz im pozwolić, żeby cię zdemoralizowali. Odebrali ci tyle lat, ale wciąż jeszcze jesteś młody. Wszystko naprawimy. Raz udało ci się dostać bez łapówki na MGU. Jakoś się przygotowaliśmy, to uda ci się i wrócić. Nie filologia. Nie mgieł to coś innego. Jesteś zdolny, masz lotny umysł, nie daj mu tylko zdrewnieć, zesztywnieć. Nie pozwól sobie zdziczeć. Masz warstwę ochronną, ona wszystko odbija, całą podłość. Cokolwiek będzie się tam z tobą działo, w więzieniu, nie wpuszczaj tego do środka. Tak jakbyś to nie był Ty, jakby to była rola, którą musisz grać, a prawdziwy Ty. Skryłeś się w wewnętrznej kieszeni i przeczekujesz. Nie próbuj tylko na miłość Boską zgrywać tam bohatera. Rupce ci mówią, bo cię złamią, Iliusza, złamią albo zabiją. Systemu nie pokonasz, ale można się stać niewidzialnym i On o Tobie zapomni. Trzeba to przeczekać, przetrzymać. Wrócisz i wszystko naprawimy. Jak sąsiedzi będą krzywo patrzeć, przeniesiemy się do twojej upragnionej Moskwy. Tam nikt nikogo nie zna osobiście. Ludziom starcza tam pamięci na jeden dzień i dziewczynę sobie znajdziesz. Trudno już z tą Wierką. W końcu ją można zrozumieć. Tylko wróć żywy, wróć zdrowy. Możesz chociażby rysować. Trudno już, tylko wróć. Dwadzieścia siedem lat. Wszystko się dopiero zaczyna. Domofon milczał. Więc jeszcze raz. Zero. Jeden. Jeden. Może wyszła po coś do jedzenia. Śmietany nie ma albo chleba. Ilia rozejrzał się z zakłopotaniem. Nie miał klucza. Bez matki nie mógł wrócić do domu. Szarpnął za lodowatą klamkę. Cofnął się o kilka kroków. Znalazł swoje okno na drugim piętrze. Czarna dziura otwartego lufcika. Kuchnia się wietrzy, a w pozostałych szybach odbija się płynny cement nieba. Zapada zmrok. Nie czas zapalić światło? U sąsiadów już się świeci. Mamo, mamo. Czyżby jednak wyszła? I jak długo ma tu teraz stać? Czy musi obejść wszystkie okoliczne sklepy spożywcze? Nie ma chleba, no i olać go. Można było na niego poczekać. Sam by po niego skoczył. Dwie doby w drodze, łeb go swędzi w brzuchu skręca. Do tego jeszcze przycisnęła go potrzeba, kiedy szedł tu ze stacji. Mamo, mama, jesteś w domu? Okna były koloru ołowiu. Nagle obleciał go strach. Zero, dwanaście. Kto tam? Ochrypły głos: chwała Bogu. Ciociu Iro, to ja, ilia Gorunow. Tak. Matka coś nie otwiera. Wróciłem. Wypuścili mnie. Odbyłem całą karę. Otworzy mi pani? Sąsiadka najpierw przyjrzała mu się przez domofon. Ilia specjalnie stanął pod żarówką, żeby ciocia Ira mogła rozpoznać jego rdzeń przez wszystkie roczne słoje, którymi obrósł. Zazgrzytał zamek. Wyszła na klatkę. Spodnie, krótko strzyżone włosy, obrzękła twarz – Damski papierosek. Księgowa z Depowskiej. Ilia, Iliuszka, jak oni cię? A nie wie pani, gdzie jest mama? Nie mogę się dodzwonić, a teraz też. Ciocia Ira pstryknęła zapalniczką. Jeszcze raz. Zapadły jej się policzki. Popatrzyła na syp między piętrami, omijając wzrok Ili. Ona przedwczoraj... Pogorszyło jej się z sercem. Palisz? — Pale. Bo ja dzwonię. Wzięli ją do szpitala, tak? Do którego? A nie wzięła ze sobą telefonu? Ciocia ira dała mu cienkiego białego papierosa ze złotą obwódką. Pogotowie powiedziało, że to był zawał. Rozległy. Z trzaskiem wciągnęła w siebie całego papierosa. Zapaliła jednego od drugiego. Czyli. Ilia pokręcił głową. Brakowało mu tchu, żeby palić. Czyli jest na reanimacji. To dlatego. I tu ją w sumie próbowali, ale długo jechali. Chociaż ile to jechać? Zamilkła. Nie chciała mówić tego na głos. Wolała, żeby ilia sam się wszystkiego domyślił. Przecież dopiero co? Przecież właśnie przed z nią rozmawiałem, kiedy wychodziłem, zadzwoniłem do niej, ona mówi mniej więcej w południe. Widzisz, w południe, a ja zapukałam do niej pewnie koło piątej, szłam do mnie nego, Myślałam, żeby może coś dla niej wziąć. No i. Drzwi były niezamknięte, ta siedzi na podłodze, ubrana. Od razu dzwonię po pogotowie. Jej już nie ma? Ciociu Iro. Ilia oparł się o ścianę. Mówię im, co wy tak wolno jechaliście? Sąsiadka podniosła głos. Kiedy ja was wzywałam? A ci na to było drugie wezwanie też pilne. Mieliśmy się rozerwać? Burza magnetyczna, wszystkie staruszki nieprzytomne, a ja do nich. Co do tego mają staruszki? Wstydzilibyście się, kobieta ma ledwo sześćdziesiątkę, nawet mniej. A gdzie? Dokąd ją wzięli? A tutaj, do naszego miejskiego. Pojedziesz? Przecież trzeba będzie ją zabrać. Wymyślić coś z pogrzebem. Pogrzeb to kłopotliwa sprawa. Ty tego nie wiesz, ale ja pochowałam kiedyś starszą siostrę. Nawet sobie nie wyobrażasz. Tym daj, tamtym daj, wszystkim daj. Pojadę. Nie teraz, ja. Potem. No tak, przecież ty prosto z drogi. Może wpadniesz? Jesteś głodny? A jak się dostanę do domu? I jak to jak? Otwarty. Kto ją tam wie, gdzie trzymała klucze? Wpadniesz? Nie. Ilia odwrócił się w stronę swoich drzwi. Nasłuchiwał, co się tam dzieje. Ciocia Ira nie zamierzała wracać do siebie, była ciekawa. A Ilia wciąż nie mógł chwycić za klamkę. Przecież przedwczoraj z nią rozmawiałem. No widzisz, tak to bywa. Był człowiek i nie ma. W końcu często skarżyła się na serce. Ale brała pod język maleńką tabletkę, ssała i zaraz odpuszczało. Ach, to teraz zdrowy. Ja sama, niby nic, a jak coś z pogodą, to głowa mi pęka. Potem do pani zajdę. Za pogotowie. Dziękuję. Z całego serca. Ilia popchnął drzwi. Wszedł do mieszkania. Włączył światło w przedpokoju. Rozpiął kurtkę, powiesił ją na wieszaku. Zamknął drzwi i wsunął stopy w kapcie. Kapcie czekały na niego. Chwilę postał, trzeba było iść dalej, mamo. Powiedział szeptem, mamo. Zrobił krok i znalazł się w jej sypialni. Pościel zmięta, materac się zsunął. Zdjęcie ili w ramce przewrócone. Ilia leży na wznak. Uśmiecha się, dumny z siebie, pryszczaty, wesoły przyjęli go na wydział filologiczny. Wszyscy mówili, że bez koperty go nie przyjmą, ale z taką maturą nie odważyli się go odrzucić. Matka go przygotowała. Szuflada w komodzie wysunięta, ta w której trzymała pieniądze. Zajrzał. Pieniędzy nie było. Wszystko wygrzebali. Przeszedł do swojego pokoju. Pusto, mamy tam nie ma. Ili też. Książki na półkach stoją nie w tej kolejności. Fantastyka wymieszana z klasyką, tak jakby i wśród książek szukali za Ale na biurku leży jego stary rysunek. Rysował ołówkiem ilustrację do kawki, do przemiany. Ołówek leżał obok. To on tu siedział przed tamtą nocą rysował, zanim go zabrali. Ta kartka przeleżała tu siedem lat. A i wszystko oprócz książek pozostało tak, jakby Ilia po prostu pojechał na uniwerek. Pozostało sprawdzić kuchnię. Jeśli nie ma jej w kuchni, to nie ma jej nigdzie. W kuchni było zimno. Firanka wybrzuszała się od przeciągu. Czerstwy bochenek chleba na poniszczonej ceracie w kwiaty nóż do wszystkiego. Zeschnięta kiełbasa lubitielska z białym tłuszczem pomarszczona obwódka skórki. Na martwym palniku kuchenki ogromny emaliowany garnek. Ilia podniósł pokrywkę. Szczi, pełny garnek szczi. W toalecie stał w ciemności. Z początku nie mógł. Potem poleciała struga i wydało mu się, że to płynie krew. Niekrwista ciecz jaka zdarza się kiedy odbiją człowiekowi nerki ale czarna krew z żył gęsta i wyjałowiona nie czuł się lepiej spojrzał do sedesu nie to nic mydlił ręce dwa razy potem umył je lodowatą wodą łyżką wazową nalał sobie ugotowanego przez matkę wystygłego szczi tak jak stało nie odgrzewał pokroił nożem zaschniętą piętkę Zamieszał. Włączył telewizor. Leciał Comedy Club. Jakie hasło? A spróbuj Szojgu. O, pasuje. Oczywiście, Szojgu wszędzie pasuje. Sala zaśmiewała się, szczerząc białe zęby. Śmiały się piękne, młode kobiety. Śmiali się opaleni zadbani mężczyźni. Ilya mrugnął, niczego nie rozumiał. Nie zrozumiał ani jednego żartu. Wsunął do ust łyżkę zimnej zupy. Przepchnął do gardła. Jeszcze jedną. Do gardła. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Za mamę. Trzeba było kupić wódkę. Wódkę. Od co? Rozdział drugi. Ktokolwiek wyczyścił mieszkanie, sąsiedzi, złodzieje czy lekarze pogotowia, wszystkich matczynych kryjówek nie znali. Znaleźli pieniądze w komodzie, znaleźli w tej fotografii, a pod laminatem za łóżkiem nawet nie szukali. Ukryła tam całych pięć tysięcy w jednym banknocie. Daj trochę kasy, mamu. Ilia przyjrzał się tej piątce uważnie. Na jak długo jej starczy? Kiedy siedział, rubel stracił połowę wartości. Metro było po dwadzieścia pięć, a teraz po pięć dych. Nie ma sensu oszczędzać. Czas i tak wymywa je z rąk ziarenko po ziarenku. No i nie ma żadnego jutra, w imię którego warto by je zachować. Życie zawsze urywa się na teraźniejszości. Kluczy nigdzie nie było, może umamy w kieszeni. To dziwne, że nie dało się zamknąć domu. Teraz jakby w ogóle nie był to dom. Wyżebrał u sąsiadki klucz do drzwi na klatkę i powlókł się do sklepu magnit po drugiej stronie ulicy. Wziął sobie butelkę potem dołożył drugą oki kasjer trzy razy przeciągnął jego nowiutką piątkę przez skaner tak bardzo do ili nie pasowała ale nie wyraził wątpliwości na głos pieniądze były prawdziwe nauczycielskie brzęk butelek w plastikowej torbie to były te same czarodziejskie dzwoneczki które zawieszono dla rozweselenia przy uprzęży gogolowskiego zaprzęgu pieprzonego ptaka trojki Ilia szedł Moskowską do Depowskiej. Po raz pierwszy otwarcie niósł wódkę do domu. Nie trzeba było jej przed nikim ukrywać. Nie było komu kłamać. Gdyby tak spotkał przypadkowo Syriogę. Żeby nie pić za zmarłą, tylko za spotkanie. Żeby można było stukać się kieliszkami. Ale szczęśliwe zbiegi okoliczności wciąż przydarzały się komuś innemu. Może Sierioga też wyjechał. Z Moskowskiej do Moskwy. Wszedł do siebie. Było otwarte. Usiadł przy stole. Nie pił z butelki. Nalał do zakurzonej stopki z kredensu. Podniósł, wychylił, sparzył się. Zaleczył oparzenie kiełbasianym tłuszczem. Od razu chlusnął na nowo. Jeszcze trzeba. Koniecznie. Śmierć na trzeźwo jest zbyt niepojęta. Tak jak i miłość, zdaje się prawdziwa tylko po pijaku. Ostatnia rozmowa była krótka. To już, mamo, wyszedłem, wyjeżdżam. No, chwała Bogu, Iliusza, czekam na ciebie. Chwała Bogu. Jak to się mogło stać? Dlaczego nie zdążył? Czemu tak się pospieszyła? Ledwie dwa dni przerwy. Teraz ona się nie wypłacze, a on nie będzie jej wyrzucał niepotrzebnych łez. Ona nie wypyta go o więzienne życie, a on nie zmilczy. Ona nie zarysuje mu ludzkiej przyszłości, a on nie skrzywi się znużony. Umarła. Umarła. Trzeba było się do tego przyzwyczaić. Chwycił butelkę, przeniósł się do dziecinnego, jak matka nazywała jego pokój. Krzyczało to na nią, a ona obiecywała przestać, ale zapominała. Ich mieszkanie miało pięćdziesiąt metrów, jak u ludzi. Idealnie dla dwojga. Dla jednej osoby zbyt przestronnie. Podłoga z laminatu, tapety na ścianach, ciemnobrązowe meble, sześciometrowa kuchnia wyłożona kafelkami łazienka, przytulna ubikacja oklejona gumowymi cegiełkami, loggia. Jego okno wychodziło na zajezdnię kolejową. Na jej hangary, na porzucone wagoniki i zabawkowe lokomotywy. W dzieciństwie to była jego własna ili kolejka. Prezent od nikogo. Najlepszy widok w mieście. Można go było chłonąć godzinami. Do lokomotywowni dochodziły i urywały się w niej zardzewiałe szyny. Ślepy tor. Ale ilia przy tej ślepej uliczce mieszkał, więc jego perspektywa była wywrócona na lewą stronę. Zajezdnia była dla niego punktem wyjścia, początkiem drogi, która prowadziła wzdłuż torów za horyzont. Ale oto przyjechał więziennym wagonem na drugi koniec Rosji. Spędził siedem lat w odbiciu Moskwy po drugiej stronie lustra. Wrócił do domu. Jednak ślepy tor. Stacja końcowa. Stuknął się z zajezdnią. Bez zainteresowania przekartkował swoje stare książki. Kiedyś myślał, że jest w nich prawda o dorosłym życiu, ale okazało się, że prawda nie nadaje się do druku. Wypił ze strugackimi, wypił z płatonowem, wypił z jesieninem. Matka uczyła literatury i rosyjskiego. Ilia przeszedł do jej sypialni. Ukląkł przed łóżkiem mamy, położył twarz na jej poduszce, wciągnął powietrze. Nie szkodzi, nikt nie widzi. Kiedy nikt nie widzi, nie czuje się wstydu. Pachniała czymś kwaśnym, samotnością, uporem, Nadchodzącą starością. Życie mamy tu skisło. Po drodze w wieku 32 lat urodziła Ilię. Nie opowiadała mu nawet żadnych bajek o ojcu, choć ciągle poruszał ten temat. Nie ma to nie ma. Nie wszyscy mają. Tak więc mężczyzną w domu był on. Kiedyś łatwo się było nadziać na tę stal w niej. Jakbyś wcinał soczysty kotlet i nagle nieopatrznie z całej siły wgryzasz się w widelec, aż świeczki stają ci w oczach. W klasie zwracała się do niego tylko po nazwisku. Gorjunów do tablicy, trzy siada siadaj, wstyd. W sądzie cała była ze stali. Była ze stali, kiedy sędzia mamrotał wyrok. I na początku od siatki, a potem zaczęła się kruszyć. przehartowana mężczyzną w domu. A czy miała innych mężczyzn? Jedno było pewne nikogo do siebie nie przyprowadzała. Jego pytania ucinała, aluzję wyśmiewała. Ale przecież była żywym człowiekiem, jak mogła tak bez miłości. Czyżby wszystko oddawała jemu? Cała matczyna miłość nie mieściła się wili, ale nie miał jak się wywinąć. A za tę miłość dużo od niego wymagała. Spróbował sobie uświadomić, czy matka była piękna, a zamiast tego zdał sobie sprawę, że zupełnie nie może sobie przypomnieć jej twarzy. Przestraszył się tego. Poszperał w komodzie, odszukał album ze zdjęciami. I dopiero wtedy jakby oblał go lodowaty prysznic. Dopiero wtedy ją dostrzegł. Dopiero wtedy zrozumiał, że już nigdy jej nie zobaczy wyknął z butelki zaczął przeglądać album nowych zdjęć nie było wszystkie fotografie były wspólne ilia i ona w szkolne ilia i ona w koktebelu na krymie ilia i ona na daczy u przyjaciółki kiedy ilię zabrali przestała robić sobie zdjęcia zaczęły się lata których lepiej było nie fotografować napił się jeszcze na końcu albumu był już tylko ilia z kolegami z uczelni, potem z wierą, znalazła gdzieś ich wspólne zdjęcia, te, które zdążył wydrukować, bo telefon ze wszystkim, czego nie wydrukował, zabrali mu i dołączyli do akt sprawy. A co tam było do dołączania? Naga śpiąca wiera, Sirioga i Sańka na dachu wieżowca na przyprawiającej o zawrót głowy krawędzi, pijacka sierpniowa jazda na deskorolce na WDNH a dlaczego? Dlaczego mu to zrobili? Co on takiego uczynił, żeby mu to robić? Wyrok przełknął, zonę przełknął, zdradę wiery przełknął. Pilnie rysował gazetkę ścienną dla dowództwa klawiszy. Ale nie udało się przełknąć wszystkiego. Nie można było odwrócić się do wszystkiego plecami. A może należało? Czy tak jak mówiła matka, trzeba było do końca siedzieć u nich w tej jebanej kieszeni? Przyjechałby pół roku wcześniej. Wódka straciła smak. Cudownie przemieniła się w wodę. Powietrze i tak było bardziej gorzkie od niej. Ilia siedział, patrzył na domowy telefon. Pokój topniał z gorąca. Wiera patrzyła na niego wesoło z albumu. Widocznie mama jej wybaczyła. Nie wycięła wiery z jego życia. Podniósł słuchawkę. Tylko żeby posłuchać, czy jest sygnał. Sygnał był. Jęczał, dopraszał się. Znał na pamięć trzy numery. Mamy, Wiery, Sierogi. Pamiętał je nawet nieumysłem. Kciuk sam zatańczył na przyciskach. Ili pozostawało tylko na niego patrzeć. Przyłożył zimną słuchawkę do ucha. Chciał ją oderwać, póki nie było za późno, ale przyrosła. Serce mu waliło. Tak jakby to nie yoga siedział na krawędzi dachu, tylko Ilia, majtał nogami i pochylał się naprzód, żeby lepiej widzieć otchłań. Halo? To ona zerwał się z miejsca. Halo, kto tam? Usunęła jego domowy numer. A może zgubiła telefon ze wszystkimi kontaktami? Zgubiła czy usunęła? Wszystko teraz od tego zależało. Wiera? Kto tam? Wierka to ja, Ilia. Jaki, Ilia? Twój, Ilianow, Goriunow, wypuścili mnie, to znaczy odbyłem karę, wyszedłem, Wiera. I jesteś pijany, boże przecież jest osiemnasta. Co to ma do rzeczy, Wiera? Tak. Jesteś w Moskwie, wyjechałaś. Co za różnica? Tak, dlaczego pytasz ty? Naprawdę wyszedłeś? Nieprawdę mówią, że wódka ogłusza. Tak, ogłupia, przeszkadza składnie myśleć, budować zdania, strzec się rozmówcy, ale słuch staje się od niej lepszy. Lepiej słychać i siebie, i drugiego człowieka, choćby nie wiadomo, jak ze swoim trzeźwym umysłem krył uczucia za słowami. Wódka to jest rentgen. W głosie wiery słychać było strach. Strach i niezadowolenie. Pytała, naprawdę wyszedłeś? I chciała, żeby Ilia odpowiedział, żartowałem. Naprawdę. I czego ode mnie chcesz? Ja myślałem, żeby się spotkać, no. Zobaczyć się. Moglibyśmy? Nie, Ilia, nie. Nie, wybacz. Wiera, zaczekaj, Wiera. No rozumiesz, ja tam siedem lat, siedem... Ty tu, a ja tam rozumiesz? Mam swoje życie, Ilia. Swoje. Już od dawna. Jasne, że swoje masz swoje, a, a ja w Zonie i wróciłem. Już to przyjęła, niczego nie dodała. Po prostu milczała, nawet jakby nie oddychała. On dobry jest? Fajny, tak? Wiera nie odpowiadała. Ale też nie odkładała słuchawki. Mogła tak zrobić, mogła wyłączyć Ilię z jego pijackim mamrotaniem, ale z jakiegoś powodu nie rozłączała się. Może zdawała sobie sprawę, że jest mu winna te rozmowy ze wszystkimi odsetkami nazbieranymi przez siedem lat. A może dawała ili bilet powrotny. Słuchaj, powiedziała w końcu zdecydowanym tonem: Ty byłeś w Zonie, a ja tutaj, tak? Tylko nie można tego wszystkiego na mnie wieszać, jasne? I nie można mnie naciskać. Ja cię wtedy nie prosiłam w klubie. Sam polazłeś. Byłaś moją dziewczyną. Mogłem coś zrobić inaczej. Co ja jestem, frajer? Nie wrzeszcz na mnie. On nic by mi wtedy nie zrobił. Co on mógł zrobić? Dokoła byli inni. To ty, ty nie powinieneś był się wtrącać. I nic by się wtedy nie stało. — Wtrącać? Nie pamiętasz, jak ty wtedy... — No i co? No i co? Trzeba było myśleć. Ja byłam młodą dziewczyną. A jakim byłem? — Ilja, jesteś pijany, prześpij się. To bardzo stara historia. Już od trzech lat spotykam się z innym mężczyzną. Wychodzę za mąż. Potrząsnął ciężką głową. Policzył niespiesznie, potarł czoło, usta rozciągnęły mu się na boki i do góry. Trzech. Czyli nawet nie za tego, dla którego mnie rzuciłaś. A co? Miałam przez wszystkie twoje siedem lat na ciebie czekać? Dlaczego? Dlatego, że raz się za mną wstawiłeś? Tak bywa tylko w filmach, rozumiesz? A ja mam prawdziwe życie. Jedno, rozumiesz? Moje najlepsze lata. Najlepsze? Nie będę się tłumaczyć. Nie zamierzam. Ilja przełknął ślinę. Nie. Przecież on nie chciał, żeby ta rozmowa przybrała taki obrót. Nie chciał jej o nic obwiniać. Już dawno zdecydował, że jej wybacza. Kilka lat temu. Trzeba było inaczej, jak. Wiera, Wieroczka, ja. Nie, ja nic nie mówię. Nieprawda, mówisz. Krzyczała, a wódka rzucała światło na jej łzy. Ty mówisz. Ja po prostu właśnie. Oglądałem nasze fotki, bardzo się stęskniłem. Możemy po prostu się zobaczyć. Przyjechałbym do centrum, do Moskwy. Nie. Proszę, nie. Jestem w ciąży, Ilia. Będę miała dziecko. To wszystko. Zmieszał się, zrobił pauzę, przechylił butelkę. Odetchnął. Popatrzył na piegi wiery, na jej kręcone rude włosy jak druciki, w jej jasne oczy. Będzie miała dziecko. Podobne do jakiegoś tam moskiewskiego sklepikarza. Zresztą nieważne do kogo. Coś takiego jak ciąża to dla niego wyrok. A mi matka umarła. Wiera odetchnęła. Ilia mocno ścisnął słuchawkę. Słuchał. Co? Tamara Pawłowna? To straszne, ja współczuję. Tak, tak. Posłuchaj. Może po prostu pójdziemy na kawę, do jakiegoś kofi-house'u, gdzie ci będzie wygodnie po pracy albo. Dobra, ja, nie mogę już rozmawiać, kończę. Zaczekaj, ale słuchawka już ogłuchła. Wiera. Natychmiast wykręcił jej numer jeszcze raz. Zabrzmiały sygnały i dzwoniły w nieskończoność, a potem kobiecy głos oznajmił mu obojętnie, że abonent jest niedostępny. Wykręcił jeszcze raz. Na próżno, jeszcze. Nie, jeszcze. Na co liczył? Że za piątym razem odbierze, za dziesiątym? Wiera miała to w dupie. Dziwka. Ilia zacisnął pięść i od dołu niezgrabnie uderzył się w ucho. Po co on jej to powiedział? O śmierci matki? Dzwoniło mu w głowie, bolało ale przez wódkę niewystarczającą. Uderzył się jeszcze raz. No i jak? Zdałem, zdałem tę gównianą syntaktykę i rosyjski jako język obcy. Rosyjski na piątkę, mogę śmiało uczyć zagranicznych szpiegów, może w lecie znajdę dodatkową robotę. A syntaktykę na cztery, ale dzwonili już od Małachowa, mówią... Gdzie ten wasz wyjątkowy chłopak, któremu mózg się nie zagotował, od syntaktyki współczesnego języka rosyjskiego? Wierzysz wiera? To koniec. Jestem teraz wolnym człowiekiem. Sesja zaliczona. Idziemy dziś na miasto? A co tam się dzieje? Chłopaki idą do raju. Z mojego roku. Co to za raj? Odlot. W krasnym Oktyabrie, tam gdzie kiedyś była fabryka czekolady. Przywożą jakiegoś supermodnego szweda, a na środku klubu Jarzysz Basen, w którym bryka olimpijska reprezentacja Rosji w pływaniu synchronicznym. Co prawda kobieca, ale za to olimpijska. Mają rozmach, nie? Jedziemy? A wpuszczą nas? Przecież tam jest face control i tak dalej. A widziałaś swój face w lustrze? Przecież ty będziesz u nich główną gwiazdą. Z łatwością przyćmisz szweda. Będą się do ciebie modlić, padną przed tobą w proch. No a ja schowam ci się pod spódnicę i też jakoś się wczołgam. Tak, tak w ogóle to zamierzałam iść w mini. Zachichotała w końcu Wiera. Tak? Nie, dobrze. Pod mini mogę się cały nie zmieścić. Ale koniecznie trzeba spróbować. Do odważnych świat należy. Nie no, nie panikuj. Chłopaki wydrukują wejściówki, moja jest dla dwóch osób. Piwo Klińsko je kupili na stacji. Stukali się zielonymi butelkami i śmiali sami do siebie, wpatrywali się w granatowy wieczór, czekali aż z jego głębi nadjedzie pociąg z dmitrowa. Pod latarniami fruwały ćmy. Kolejowa bryza gładziła policzki chłodną ręką. Zalatywało mazutem i wędzonymi szynami. Przejeżdżające obok pociągi towarowe starały się trafić stukotem swoich kół w bitkasty, której słuchali na jednych słuchawkach. Dzięki którym na szczęście wiera nie mogła odejść od ili dalej, niż pozwalał jej kabelek. Koniecznie trzeba było właśnie tego wieczoru pojechać do Moskwy, późnowieczorną piwną kolejką nabitą takimi samymi podmiejskimi klaberami, porozumiewającymi się wzrokiem nieznajomymi o wspólnych oczekiwaniach. Koniecznie trzeba było sobie pozwolić na to po czerwcowej sesji, kiedy już nie da się myśleć kiedy pamięć operacyjna zapchana i nie ma gdzie zapisywać informacji, kiedy ma się astmę od kredy, kiedy od dalekiego muszego bzyczenia profesorów dostaje się w ostatnich ławkach migreny, a wchodząc do egzaminatorów katów wpada się w drżenie. Poczuć, że przebyło się w końcu ten duszny przedsionek, za którym czeka już prawdziwe lato przygoda, podróż, miłość, najdłuższe wakacje, jak w szkole. Trzeba było zanurkować w roztańczony tłum, w upojenie, nałykać się weselaż do mdłości i jeść śniadanie o siódmej rano z głową pełną huku i brzęczenia w jakimś coffee i krzycząc szeptać sobie nawzajem banalne olśnienia, pijackie wyznania. Rozczochrani bardowie śpiewali za wytłuszczone dziesięciorublówki fałszywe ballady i mętne szansony, przekrzykując churgot wagonów. Gruźlicy handlowali luminescencyjnymi pałeczkami. Cyganki prosiły o jałmużnę, a wiera z ilią całowali się. Kupili pałeczki, fechtowali się, potem zrobili z nich bransoletki i szczepili się nimi. Pociąg coraz szybciej wciągał w głąb nocnej Moskwy, jak w czarną dziurę, i z samego jej środka, z klubu raj, z za horyzontu zdarzeń, wbrew wszelkim prawom fizyki, dobiegały potężne basy coraz głośniejszej muzyki, od której śwież ciało i drżało serce. Potrzebował tego ilia i potrzebowała wiera. On był na Wydziale Filologii Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, a ona zgodnie z nazwą w Moskiewskiej Akademii Finansów i Prawa, ale zgodnie z lokalizacją w Łobni, na ulicy Promyślennej. On uczył się na marzyciela, ona na pragmatyczkę. Dla niej były podstawy rachunkowości i wiedzy o finansach, dla niego literatura europejska XX stulecia. Ilia miał na roku stęsknione miłości szesnastolatki, wypuszczające kwiaty rosiczki, moskwiczanki i chuliganki. Tylko po to idą na filologię studiować języki i literatury, żeby z książkowego jedwabiu i romańsko-germańskiego przydechu utkać srebrzystą pajęczynę kobiecych czarów. Nieliczni chłopcy z ich roku byli dla nich pierwszymi rozpieszczonymi muszkami. Też szkoła, tylko bardziej niegodziwa i prawdziwsza. Wiera miała na roku wystrzyżone podmoskiewskie byczki, z grzewkami jak u sznaucerów i z psimi nawykami przyszłych urzędników i spółdzielców. Z takimi zawsze wiesz, jak potoczy się rozmowa. Wszystkie ich kwestie były znane zawczasu, można się nie odzywać. Z góry był jasny i cały romans, i małżeństwo, i emerytura. Dla niego była Moskwa, dla niej troska. A szkolna miłość to roślina pokojowa. Kiedy przesadzisz ją z doniczki do dorosłego życia, zagłuszą ją chwasty. Wiera była oczywiście zazdrosna o Moskwę, ale on jej z Moskwą nie zdradzał. W wieku dwudziestu lat chwila obecna jest zbyt obecna, żeby planować przyszłość albo grzebać się w przeszłości. Ale kiedy wyobrażał sobie siebie dorosłego w Moskwie, Wiera stała gdzieś obok, a reszta była rozmazana. Od chłopaka nie da się wymagać czegoś więcej, nie ma to sensu. A dla dziewczyny taka krótkowzroczność jest niewyobrażalna. I wtedy koledzy z roku zaproponowali Ili, żeby wynająć mieszkanie we trzech o jeden przystanek od ich wydziału. To znaczyło, że z Wierą będzie się teraz widział tylko w weekendy. Dlatego tak ważne było, żeby znaleźć się w tym pociągu, który wiózł ich oboje w jednym kierunku. A czy jedne słuchawki dla dwojga? I szczepione świecące bransoletki mogły utrzymać razem dwoje ludzi, których kosmiczna grawitacja wyciągała na inne orbity. Nie wiadomo. Pociąg wjeżdżał na ten sam dworzec Sawiełowski. Letnia Moskwa w dzień to mikrofalówka. Kręci się powoli taca trzeciej obwodnicy, sadowego kolca, linii okrężnej w metrze. Niewidzialne promienie gotują cię przez chmury, przez pełne kurzu powietrze. Przez sto metrów rudej gliny, cały czas pokrywać cię lepki pot. Obmyją deszczem wnętrzności miasta, zlepią w grudy pył z ulic, ugniotą stopolowego śniegu brudną watę i znów będzie prażyć. Ale kiedy wyłączają promieniowanie, dają odetchnąć, rozcieńczają powietrze, chowają słońce, Moskwa staje się najlepszym miastem na planecie. Tamtego wieczoru spędzili nad Moskwę chmury. Ochłodziło się. Na bladej, nieumiejącej się opalić skórze wiery pojawiła się gęsia skórka. Ilias zdjął bluzę i okrył nią swoją wierę. Szli od metra do czekoladowego półwyspu Oktiabria i kiedy ulica Polianka, wąska, z jednopiętrową zabudową, wyprowadziła ich na otwartą przestrzeń, musieli zmrużyć oczy. Kreml leśnił oślepiająco. Podświetlony od dołu, i nie było na nabrzeżu ani jednego budynku, który nie próbowałby mu wturować. Chmury podładowały się ziemską elektrycznością i fluoryzowały. Moskwa jest sama dla siebie gwiazdą. Inne ciała niebieskie nie są jej potrzebne. Podjazdy do Oktiabria były zaczopowane. Samochody tłoczyły się, wciskając się w jedyną na półwyspie arterię komunikacyjną. Ci, którym się spieszyło, wysiadali i szli piechotą. Wesoły tłum pokonywał kładki, otaczał kluby, brał je szturmem. W kolejkach do wejścia przestępowały z nogi na nogę nimfetki w mini spódniczkach, nadymali się ich paziowie. Klubowy ul huczał z ożywieniem, ociekał miodem. Ludzie u progu życia zlatywali tu ze wszystkich krańców miasta, z jego dalekich przyczółków, żeby tu wreszcie rozprawić się, jak należy ze swoją uprzykrzoną niewinnością. Pożegnanie z nią zaczynało się od małego poniżenia, podczas face control. Długa kolejka docierała do dźwiernego, który mógł dowoli przyglądać się dziewczynom z gołymi nogami, pedantycznie i mógł obraźliwie patrzeć im w twarz, niewidzącym wzrokiem, jak eunuch. Chłopakom gapił się w oczy, zmuszając ich, by znosili to z uśmiechem, niby to sprawdzając, czy są sympatyczni. Nam bydła w klubie nie potrzeba. Mógł, przyjrzawszy się wszystkiemu aż do pieprzyków na skórze, oznajmić: Wy nie wchodzicie. I mógł, każąc czekać i błagać, wysukiwać syków w kolejki, zlitować się i niedbale kiwnąć głową. No dobra, miłego wieczoru. No i trudno, znosili to. Najważniejsze, że wpuścili, a upokorzenie szybciutko zatrze się w pamięci. Nawet więcej, cieszyli się, że przeszli, jak ze zdanego egzaminu. Uczciwie zasłużyli na zamroczenie. Ilia myślał, że chłopaki z roku wprowadzą go do środka, ale ci nie czekali. Napisali smsa spotkamy się w środku. Wiera była nerwowa. Wyjął z kieszeni dwa nienadmuchane baloniki. Powiedział w wierze: Teraz zapoczątkowujemy ważną tradycję, której będziemy obowiązkowo przestrzegać przez całe życie. Uroczyście zdjął z jej ręki fluorescencyjną bransoletkę i ze swojej też. Wyprostował je, wcisnął do środka baloników, nadmuchał, zawiązał, wyszły z tego pływające latarnie. Podeszli do balustrady. W dole płynęła rzeka. Pocałuj mnie, wziął baloniki i opuścił je na wodę. Opadły obok siebie i niespiesznie popłynęły w parze po ciemnej, połyskującej rzece. Przez czerwoną i zieloną gumę jarzyły się świetliki. Był to piękny widok. Wiera z ilią odprowadzili je wzrokiem. Płyną razem, powiedziała Wiera. Za rok puścimy je tego samego dnia, oznajmił ilia. No dobra, w weekend. Wziął ją za rękę. Za drzwi klubu sączyły się basy. Najwidoczniej w środku handlowano płynnym szczęściem. Chcieli się go narzłopać, aż urwie się im film. Wytrzymali czekanie w kolejce. Podobno pary przy wejściu odsiewali. Parę mniej wydają, nie muszą się nawzajem upijać. Trzeba było udawać singli, żeby półtora godzinna wyprawa z łobni nie okazała się daremna. Ale Ilia nie mógł zdradzić wiery i puścić jej ręki. Cóż, raczej nie mógł jej powiedzieć, że tak trzeba i dlaczego. Długie minuty postali przy samym wejściu, przytupując do rytmu. Przyjaciele nie odbierali telefonu, pewnie w środku było głośno. – Co się tak uśmiechasz, młody człowieku? – spytał selekcjoner. – Zaliczyłem sesję – powiedział Ilia. I Archanioł, który sam też był kiedyś człowiekiem, przypomniał sobie o tym i wpuścił ich oboje do raju. W objęciach chmur słodkiego dymu, walącej po uszach muzyki rozkoszy. Od razu znaleźli się i koledzy z roku, radośni, prawdziwi. Klepali Ilię po ramieniu, tańczyli w kółku. Mieli w dłoniach podrinku, częstowali wiarę ze swoich słomek. Wiera zgadzała się ze śmiechem. Chcesz coś? Spytał ją Ilia. Piwo albo coś? Nie trzeba, opędzała się nieśmiało Wiera. Ale on i tak poszedł do baru. Uznał, że dla siebie nic nie weźmie. Można napić się w łazience z kranu, tak jak zwykle. Przy barze się wahał, wypytywał ceny, w końcu zdecydował się na śrubokręt. Rozsądna jakość w rozsądnej cenie. Jakieś dziewczyny machały do niego z drugiego końca kontuaru i tylko na moment pożałował, że jest zakochany. Wiera czekała na niego, ucieszyła się ze śrubokręta, śmiesznie krzywiła się pijąc wódkę, częstowała kolegów, ilie też. Tańce zrobiły się weselsze. Po jakichś czterdziestu minutach w końcu naprawdę zaczął mijać spazm. Super było ogłuchnąć. Ilia sycił wzrok. Wiera nastroszyła włosy, pod obcisłą bluzką nie było stanika. Zamiast mini założyła czarne leginsy. Wyszło i niewinniej, i bardziej wyuzdanie. I tak była tu najładniejsza niemal ze wszystkich. Reprezentacja olimpijska weszła do basenu, wykręcała salta do rytmu. Z wielopoziomowych złotych lóż patrzyli na idealne biodra nieznani bogowie. Wokół nich uwijali się niczym gady kelnerzy. Śmiertelnicy ocierali się o siebie nawzajem na parkiecie, krzesali ogień. Rozpaleni całowali się po kątach, pojękiwali w niedomkniętych kabinach. Wszyscy mówili, nikt niczego nie słyszał. Klub był przeciwieństwem ziemskiego życia. Może i rajem, a czemu nie? Eden z zielonymi łąkami, białymi szmatkami i harfą, to nie raj, a jakiś burżujski dom starców. Dla dwudziestolatków trafić do takiego po śmierci to była lipa. Włączył się stroboskop, tnąc telewizyjny obraz rzeczywistości na poszarpane kadry kroniki filmowej. Dlatego, kiedy wszystko się zaczęło, nie od razu można było w to uwierzyć. W tłumie pojawili się ludzie w kominiarkach, w kamizelkach kuloodpornych, ale to mogło być częścią show. Przecież były już tańczące karły z przyczepionymi fallusami. Dlaczego by teraz nie miało być balu maskowego? Potem ci żołnierze przedarli się do DJ' i wyłączyli dźwięk. Tu kontrola antynarkotykowa wszyscy mają pozostać na miejscach. Ogłupiały stroboskop próbował jeszcze mrugać. Potem wyciągnęli kabel z gniazdka, włączyli oślepiające górne światło. To było jak rozebrać wszystkich do naga pod lufami karabinów. Tego ludzie się wreszcie przestraszyli. Odpłynęli z parkietu, pociekli do wyjść. Ale tam już na nich czekali. Loże opustoszały. Wszyscy zachować spokój i pozostać na miejscach. Ubrani na czarno przeczesali sale, wyszukując i wylokąc dokądś najbardziej zaciekłych, którzy kontynuowali tańce pod niemymi głośnikami. Ilia chwycił wiarę, pociągnął ją jak najdalej od zbliżających się zębów grzebienia. Stać, gdzie? Wiera pisnęła, ugrzęzła. Popatrz, no, niezła. Jakiś człowiek wczepił się jej w nadgarstek. Kienierzawy, młody, o gładkich policzkach. W cywilu. Dlatego Ilia szarpnął Wierę do siebie. Ale tamten miał chwyt jak buldog. A ty co? Puść ją. Ilia, Ilia. Federalna Służba Kontroli Narkotyków. Ona jest zatrzymana, proszę nie przeszkadzać. Wiera bezradna, zagubiona, tylko kręciła głową, patrząc na Ilię. Niech pan pokaże legitymację zażądał ilia łamiącym się głosem. Chcesz legitymację? Mężczyzna w cywilu pociągnął nosem. Oczy miał szalone, wyłupiaste. Tak, jak należy. Masz. Tamten przelotnie wsunął ili pod nos blachę. Podporucznik jakiś tam. Już? Puszczę ją szybko, albo ciebie też zaraz wezmę. A na jakiej podstawie? Ilia nie rozluźniał uścisku. — Co ty? Ochujałeś? Podstawa? — ryknął jąkając się podporucznik. — Zatrzymuję narkomankę. Zaraz zawieziemy ją na badanie. Zabieraj łapy. — Nieprawda — Wiera zaczęła beczeć. — Nie ma pan prawa. Ja tu świadków, chłopaki. Losza, gdzie jesteś? To wbrew prawu. Po prostu czepiasz się mojej dziewczyny. — Mam prawo. Jestem w trakcie wykonywania obowiązków, a ty mi przeszkadzasz. Sierżancie, umielczuk, kędzierzawy zawołał ludzi w czarnych mundurach z naszywkami F.S.K.N. Przecisnęło się do niego dwóch z nich. Przytrzymajcie go, a ty idziesz ze mną, pociągnął wierę. Przyjaciele z roku, którzy wciąż jeszcze stali obok, odsunęli się od ludzi w mundurach jak od zadżumionych i zniknęli w tłumie. Wokół zrobiło się pusto. Na środku prześwitu stali tylko Ilja z Wierą i tamci. Nie wasz się jej ruszać. Ona nie jest narkomanką. Nie waż się. Słuchaj, gnoju! krzyknął ogłuszony Ilia. Przecież ty sam jesteś naćpany. Kędzierza wypuścił rączkę wiery. Podszedł blisko do Ilii. Nachylił się do jego ucha, zaszeptał. Będziesz mi tu rozkazywał? Jaki śmieć? A co ty mi zrobisz? Wiesz, gdzie dupeczki chowają dragi? No to zaraz położę ją mordą na ziemi. Beknął Ili do ucha i ciągnął dalej. Ilia, nie słuchając, odepchnął go od siebie. Kędzierzawy zachwiał się, ale ustał. Kiwnął do Ili, skrzywił się. O Mielczuk, napaść na funkcjonariusza. Zatrzymujemy. A pani jest wolna, już dobrze. Machnął ręką do pochlipującej Wiery. Idź, czego stoisz? Idź, Wiera. I Wiera poszła. Opór przy zatrzymaniu powiedział czarnemu mundurowi cywil. Ilia szarpnął się, ale nadbiegł jeden operacyjny, potem drugi, wyłamali mu ręce, pochylili go zgięli do ziemi i powlekli gdzieś, ściskając go z obu stron. Dlaczego go zabieracie? Dzielnie pisnął któryś z kolegów wzroku. Stoi gdzie stoisz, zaraz po ciebie wrócimy, ryknął do niego człowiek z naszywką i tamten zniknął. Ilia cały czas wykręcał szyję. Czy Wiera zdążyła zgubić się w tłumie? O siebie się nie bał, co mu zrobią. Próbował raz trawki na wakacjach w szkole, nigdy więcej nie tykał narkotyków. Jest czysty, nic się do niego nie przyklei. Wiera też jest czysta, ale kędzierzawemu będzie znacznie łatwiej ją ubrudzić. Jeśli Wiera im się wyśliznęła, to ilia będzie trzymał się zgodnością. Miał mocne postanowienie, że będzie się trzymał zgodnością. Wyrzucili go na ulicę, zapędzili do furgonetki, w której były już jakieś oszalałe małolaty. Ludzie w fartuchach, wąsaty dowódca, opuścili go. Więc tak, wywracaj kieszenie, ryknął ochryple podporucznik. A, wyciągaj, co tam masz, i dowód osobiści. Ilia wzruszył ramionami. Wsunął rękę do kieszeni. Wyciągnął klucz od domu. Portfel? Coś miękkiego, niedużego? Wyjął, zmrużył oczy. To... Więc to tak, Pawle Filipowiczu. Proszę spojrzeć, co my tu mamy. Czarna torebeczka. Coś było w środku. Ilia jeszcze nie chciał rozumieć co. Proszę to położyć na stole. Kładź to na stół. nakazał wąsacz. Co to? To nie moje. Więc tak, ma ktoś pensetkę? I potrzebni nam świadkowie rewizji. Dawaj to świadków, Pietja! polecił podporucznikowi dowódca. Dzieciaki tu siedzą, weźmy je. Po co daleko szukać, Pawle Filipowiczu? Kędzierzawy Pietja skinął głową w stronę maulatów. O, młodzieży, ma któryś dowód? A ty siadaj, siadaj nie spiesz się. Zaszemrał wąsacz do ili. Gdzie ci się tak spieszy? To nie moje. Już rozumiał. Ale jeszcze nie mógł uwierzyć protestował ale nie mógł mówić jakby go faszerowali wpychali mu do ust gęstą pozbawioną smaku owsiankę zmuszali do przełykania i dalej pchali mu ją do gardła dławił się tymi ich słowami dławił się własną bezradnością miotał się tonął w grząskim bagnie a oni tymczasem szybko robili swoją robotę rutynową mechanicznie więc to tak otwieramy, rozkleili cienką czarną folię, a w środku pokazały się małe strunowe woreczki z mąką. O, proszę, już popaczkowane, czyli przygotowane do sprzedaży. No tak można sądzić. Tak więc, młodzieży, wszystko ma pan przy sobie. Jeden, dwa, trzy. Świadkowie ciężko obracali białkami oczu. Posłusznie obserwowali, jak podporucznik przekładał pęsetą torebeczki z proszkiem na wagę. Nie dyskutowali. Szala Ilii robiła się cięższa, a ich coraz lżejsza. Każdy myśli o sobie. – Podrzucili mi. – To on mi podrzucił. – Przełknął w końcu owsiankę Ilia. – Co tam jest? Co jest w woreczkach? – O, to zaraz pytamy specjalistów. Tego co tam było, Ilia dowiedział się później. Było tam jego starte na proszek życie. Od co? Artykuł 228 1. Przygotowanie do sprzedaży środków odurzających. Kokaina. Więc to tak, świadkowie, podpisujemy się, Piotr starannie chowamy dowód rzeczowy. Tam są jego odciski, przypadkiem nie zatrzyj. Dobra, dawaj tu naszych ludzi. To nie moje. Dlaczego mnie nie przebadacie? Macie tu przecież lekarzy. Niech zrobią analizę, niech pobiorą mi krew. Jestem czysty. Potem pobiorą. Nie przeżywaj pan tak, obiecał mu wąsacz. Przecież sami widzimy, że jest pan w normie. Ale to nie ma znaczenia. Wy, że jesteście tu przecież w pracy, że tak powiem, na służbie. Musicie mieć chłodną głowę i czyste ręce. <laughs> Zupełnie jak my. Dobra, Pietja, bierz go, mam jeszcze mnóstwo roboty. Swoimi grubymi palcami, swoim grubym głosem wziął Ilię i wepchnął go do lejka maszynki do mięsa. Do rynienki na mięso. Delikatnie, ale pewnie wsunął wyrywającego się i piszczącego Ilię do ślimacznicy. A podporucznik Pietja kręcił korbką. Kiedy prowadzili go do samochodu, Pietia pociągnął wykręcone do tyłu ręce Ili do góry i rozmawiał sam ze sobą. – A masz, ścierwo, a masz, gnoju. Wlepią ci szczeniaku siedem lat, pogrzejesz pryczy, nabierzesz rozumu. Będziesz wiedzieć, żeby się nie stawiać. Opowiesz ludziom w zonie, kto ma jakie prawa. – Będzie jeszcze sąd. W sądzie niczego nie udowodnisz. Jestem czysty. Nigdy nie brałem narkotyków i nigdy nie handlowałem, rozmawiał sam ze sobą Ilia. Ale sędzia nie miał potrzeby tego wszystkiego wiedzieć. Wystarczyło jej co innego. Sześć torebeczek po dwa gramy, czarna folia z odciskami palców, zeznania świadków rewizji i kędzierzowego podporucznika, podporucznika Federalnej Służby Kontroli narkotyków Piotra Jurijewicza Hazina. Mama dowiedziała się jego nazwiska od adwokatów podczas procesu. Adwokaci mówili, niech pani im coś zaniesie, rozmyślą się. Ale mama nie miała im czego zanieść. Co do siedmiu lat, to podporucznik odgadł idealnie. – Suka! – krzyczał do niego szeptem Ilia przez łzy, kiedy ogłaszali wyrok i kiedy oddalali skargę kasacyjną. – Suka! – Hazyn nie pojawił się na rozprawie. Ilia już go nie interesował. Służba biegła dalej. Sędzia poradziła sobie i bez niego. Wszyscy działali według planu. Załatwili to szybko i Ilia pojechał do Solikamska. Rozdział trzeci. Więcej nie wchodziło. Nie potrafił wypić nawet połowy. Siedział w kuchni i oglądał telewizję. Telewizor nie przestawał z nim rozmawiać. Telewizor był jak obłąkany sąsiad. Skrzyżujesz z takim spojrzeniem, i już go nie uciszysz ani nie uciekniesz. Ględził, stroił minę, przestraszał. Ale Ilia cieszył się teraz z tego wariactwa, z tej cudzej żółci. Niech sobie wyje. W ciszy można było usłyszeć samego siebie. Tak było jeszcze gorzej. Ilia chciałby zasnąć, ale nie pozwalała mu wódka. Wódka stała się jego szkieletem, naciągnęła na siebie jego skórę, wytrzeszczała jego oczy na migocący ekran, poruszała szczękami, wypychała go czerstwym chlebem, szarą, pozbawioną smaku kiełbasą. Wódka czegoś od niego chciała, ale Ilia bał się nawet pomyśleć, co to było. Potem nogi poniosły go z powrotem do telefonu. Wybrał numer do matki, na komórkę, którą wzięła ze sobą. Odczekał siedem dzwonków, dziesięć. Bardzo chciał się to dzwonić. Potem rzucił słuchawką. Powiedział: Aha! Miał suche oczy. Iść do niej? Wziąć ją do domu? Zamówić chociaż przewóz, to przecież niedaleko. Nie może jej tam przecież zostawić. Nie, teraz nie mógł. Potem, później. Teraz nie miał siły, żeby się we wszystkim upewnić. Bał się wymienić wspomnienia na trupa. Pozostał numer, którego jeszcze nie próbował wybrać. Do sieriogi. Naciskał cyfry ciężko, powoli. Oprócz sieriogi nie było już do kogo dzwonić. Nie można było się pomylić. Sierioga odebrał od razu. Dzień dobry, Tamaro Pawłowna. Sierioga? Kto to? Ilia, to ty? Wyszedłeś, czy jak? Wyszedłem. Ty jesteś tutaj w łobni, czy wyjechałeś? Tu jestem, a gdzie? A my. Wpadniesz do mnie? Ja tu jestem sam, dziś dopiero co przyjechałem. Łoisz tam? Oho, dobra, kamracie, zapytam tylko żonę. Mały coś gorączkuje, ale jak jest taka okazja, zaczekaj, odzwonię. Obiecał i odzwonił, i po pół godzinie stał już w przedpokoju. Był dziwny, opalony, jakoś dziwacznie ostrzyżony. Boki miał wygolone, a pośrodku czub. Do tego wszystkiego wypielęgnowana broda. Siriodze przez całe życie nic nie rosło na twarzy, a tu broda objęli się. Pachniał rzeźką, przyjemną wodą kolońską. Broda wydawała jakiś własny, oddzielny aromat i łaskotała. – A gdzie Tamara Pawłowna? – Nie ma jej. Chodźmy do kuchni. Nalał kielonek. Syrioga opróżnił go od razu, nie krygował się. – Gdzie się zakopaliłeś? A, tak, w Syrilance byliśmy. Przebimbraliśmy całe lato, mały był niezaszczepiony, posiedzieliśmy na daczach. Ocipieliśmy tam oczywiście od rosyjskiego kolorytu. No i Stasia przymusiła mnie, żebym załatwił jej na urodziny Sri Lankę. Jakaś jej koleżanka poleciała tam z mężem i mówiła, że och i ach, więc poleca i tak dalej. Pieniądze i tak mieliśmy odłożone, a teraz akurat rubel trochę podskoczył, także wyszło spoko. Zostawiliśmy naszego człowieczka u jej rodziców. W sumie to nadaje z nimi na tych samych falach. I polecieliśmy we dwoje pływać na desce. No i wszystko było tak, jak mówiła koleżanka. Druga młodość, nie uwierzysz. Dwa tygodnie jak jeden dzień To znaczy, kiedy tam jesteś, zdaje ci się, że minęło pół roku Czas ledwo ciurczy A kiedy lądujesz w domu na Szeremietiewie Wychodzisz rozgrzany i wesoły A tu pod nogami chrupie sól drogowa W twarz siecze, ni to śnieg, ni to deszcz Od razu zaczynasz szczypać skórę No i tak charakterystycznie zalatuje ojczyzną <grym> A ty? Kurde, może cała ta lanka mi się w ogóle przyśniła? Opalenizna też się tu długo nie trzyma. Nasze słońce chyba z powrotem wysysa ze skóry witaminę D. Polej jeszcze co? Ilia polał. Sirioga wlał w siebie drugą stopkę, przesunął wzrokiem po stole, szukając zakąski, ale nie tknął kiełbasy. I potem miałem jeszcze zaległości w pracy. Szefostwo w ogóle nie przepada za urlopami w listopadzie. Mówią, nie mogłeś poczekać miesiąc do świąt? Aha, a na święta wyprzedano już wszystkie bilety lotnicze i na Airbnb są zaporowe ceny. Tym bardziej, że chcieliśmy spokojniutko poserfować, odbudować formę bez świadków, a w nowy rok tam jest nie ocean, tylko barszcz z Australijczykami. W końcu to nie tylko nasz nowy rok, ale międzynarodowy. Generalnie ja mu na to. A nie skoczyłby pan na drzewo, towarzyszu dowódco? To znaczy oczywiście tak nie powiedziałem, tylko głośno pomyślałem. A teraz mówią mi tak. Twój plan sprzedaży za listopad nigdzie nie zniknął. W ostatnim tygodniu możesz u nas nocować, jeśli chcesz, ale żeby target był wyrobiony. Dlatego mały przynosi z przedszkola jakąś swoją przedszkolną dżumkę. Czołem może pręty spawać, takie gorące. się od razu się zagotowało pod kopułą. Wracam z pracy całe pół godziny spóźniony i się zaczyna. My tu z tjomką, a ty tam... A my z tjomą tu, a ty tam, bo tobie to jest wszystko jedno, co z ciebie w ogóle za człowiek. No sam się domyślasz. Mi też żal tjomki. Dzieciak ma dwa latka, temperatura po trzydzieści dziewięć, a ten nie płacze, tylko się śmieje. Majaczy czy coś? Generalnie, jaka tam Sri Lanka, jakbym nigdy nigdzie nie latał. No a ty co? Co u ciebie? Siergiej zapytał jego, a popatrzył w telewizor. Potem na okruchy chleba, potem w okno. Jeszcze ani razu nie spojrzał mu prosto w oczy, pomyślał Ilia. Sirio zsuwał się nawet z jego twarzy. Nie mógł wytrzymać dłużej niż sekundy. Widać, twarz Ilii stała się śliska. Co u mnie? Cóż, wyszedłem. Ile to lat minęło? Siedem. No tak, rzeczywiście siedem. Ilia nalał jeszcze po jednym. Chciałby pewnie zaprzyjaźnić się z tym seriogą, tak jak kiedyś przyjaźnił się z tamtym. Zespawać się z nim na brzeszkach. Wódka jest jak acetylen może stopić ludzikom krawędzie, którymi będą się mogli na krótko połączyć. A. serioga utkwił wzrok w czole Ili. A. jak tam jest w zonie? Jak? Zwyczajnie, Zona to Zona. No tak. Chciałby, ale nie mógł. Słuchaj, powiedział Seriadze. daj komórkę na chwilę. Co? A, tak, jasne. Wsunął dłoń do kieszeni dżinsów, pospiesznie. Wyjął cienkie, szare lusterko. Siódemka. Zabrzmiało to tak, jakby Syriogę przepraszał. Zaczekaj, tu jest kot. Uniósł już palec nad kółkami w kształcie przycisków. Potem się spostrzegł. A, tu przecież można na odcisk palca, proszę. Podał go Ili, jakby niechętnie. Ten przyjrzał się nowym ikonkom. E, tu się dzwoni, to są wiadomości, WhatsApp i tak dalej, a to internet. Widząc, jak Ilias zwleka, przeskoczył po przyciskach Sirioga. Orientuję się przecież, co ty myślisz, że jestem całkiem dziki. Ilia pogładził palcem szkło i myląc się przy dotykaniu ciasno umieszczonych klawiszy, ostrożnie wybrał numer. Halo? Wiera? Ilia odsunął się od stołu. Krzesło przechyliło się i zaczęło padać, ale upaść w tej kuchni nie było gdzie i zawisło ukośnie. Ilia wyszedł z kuchni, głośno zatrzasnął drzwi. Kto mówi? Ilia? Wiesz co mi ten kutas powiedział wtedy w klubie? Co mi wtedy powiedziała ta suka, to ścierwo? A to: wepchnę się twojej kobiecie we wszystkie dziury i poszukam tam towaru, a ty postoisz i popatrzysz. To wszystko nie ma już znaczenia. Nie ma? A co ma? Żeby wyruchał cię tam jak dziwkę? Żeby ci piczkę rozwalił? Zrobiłeś, co zrobiłeś, Ilia. Wiera mówiła twardo. Dziękuję, tak czy owak. Od dawna cię nie kocham. Może jestem podła, ale to też nie ma znaczenia. Nigdy do ciebie nie wrócę. Nie dzwoń do mnie więcej. Z żadnego numeru. Wybacz. Ilia sam się rozłączył. Usłyszał w wierze coś takiego, przez co nie mógł już się domagać od niej miłości. W uszach mu dzwoniło. Od jej wybacz nie zrobiło mu się lżej, a poczuł się tak, jakby narkoza przestała działać. Minęła narkoza, a tu zamiast ręki kikut. Skończone. Niczego nie chwycisz. Rozłączył się spokojnie. Potem się odwrócił i z rozmachem przywalił w telefon tak, że ten poleciał w cholerę ze swojej grzędy na łóżko matki. Spadł na poduszkę. Rozlej do końca. Palnął do sierogi. Masz swoją komórę, nie cykaj. Wiera? Lej, kurna, lewu się nie wpieprzej się. Wiera czy nie wiera? Na chuj podsłuchujesz. Samo powiem co trzeba. Dobra. Sieroga posłusznie rozlał resztki. Wyszło aż za dużo. Ilucha. zrobili cię, tak? Ilia oprzytomniał. A ty, ty to jak myślisz? Jak myślisz? Ja, no, myślę, że. Jesteś niewinny, ale ja i ty przez ostatni rok, półtora, to rzadko kiedy. Odkąd poszedłeś na uniwerek? Daj jeszcze cegłę, daj na chwilę telefon, mówię. Sieroga jeszcze raz posłusznie podsunął mu swoje lusterko. Ilia zawisł nad ikonkami, poprzesuwał je niepewnie w lewo i prawo, potem stuknął. A masz yy, w kontakcie? To, tutaj, aha. A Co, mogliście tam nawet wchodzić na w kontakcie? Nie wiedziałem, że u nas tak humanitarnie. Wszystko ma swoją cenę, rozumiesz? A cegła szczególną. Cegłę można mieć tylko zasianą. Ilia wszedł. Telewizor chodził bez dźwięku. W środku rozdziawiała usta prowadząca wiadomości, przypominała ogromną rybę w akwarium ze spuszczoną wodą. Ryba spieszyła się, żeby opowiedzieć, jak dobrze się żyje bez tlenu. Sirioga patrzył w rybi pysk, próbował czytać ugarstwa z ruchu ust. Posiedzieli w ciszy. Ale Sieroga szybko zaczął się wiercić, jakby jemu też kończyło się powietrze. On też musiał gadać. A pamiętasz, jak wlezliśmy razem do gołębnika na Bukińskiej? Kiedy to było w siódmej klasie? Tego obok Wielki Domu, przy torach kolejowych. Jak nas właściciel przyfilował I zaczął do nas walić przez okno z wiatrówki A ja ciągle próbuję sobie przypomnieć Po co my tam poszliśmy Przecież nie chcieliśmy tych gołębi upiec Może wypuścić na wolność Albo wykorzystać jako pocztowe Nie pamiętasz? Dosłownie stoi mi to przed oczami Dostałem wtedy w tyłek Kulka już opadała Nawet z dżinsów nie przebiła Ale siniak został Masz, patrz na ekranie telefonu było powiększone zdjęcie. Kędzierzawy facet z ciemnymi brzwiami, o gładkiej różowej skórze w jaskrawo-niebieskiej marynarce i wykrochmalonej koszuli zapaśniczym chwytem, przyciska do siebie panienkę z zapompowanymi ustami i rzęsami jak wachlarze. Mankiet koszuli wydyma żółty zegarek. Spojrzenie chłopaka było syte i niedbałe, ale przymrużone oczy dawały do zrozumienia. On jest z takich, co to żrą i nie tyją. Ustami się uśmiechał. Za jego plecami śmiali się niewyraźni ludzie. Niebiescy mężczyźni i czerwone kobiety. Pod zdjęciem był podpis. Dziś z przyjaciółmi w Potem do chuligana, kto z nami. O, o, ten śmieć mnie zwinął. Wszystko zajarzyłem. Za co? Za co? Był naćpany. A ja mu to powiedziałem przy wszystkich. Zacząłem dyskutować. A im wiesz co się podoba? Żeby wszyscy przed nimi padli na kolana, żeby wszyscy robili im laskę. Za nic, kurwa. Dlatego, że może. A to jego gablota. Przeglądaj, przeglądaj, o. Zobacz, tu też jest ogorzały całkiem jak ty. Dopóki dowództwo im pozwalało. Latał do Tajlandii. Dymał tam pewnie jakieś seksolatki dla chociągów. Nagrzany na stówę. to jest życie, co? Teraz jest majorem. Pewnie niedługo zostanie pod pułkownikiem. Oni? Oni mogą tak zwyczajnie we wszystkich sieciach społecznościowych? Myślałem, że gliną to przyblokowali odparł ostrożnie Co Zależy komu. Kiedyś siedział tam w ogóle pod własnym nazwiskiem. Teraz zmienił na krzywkę. Ale ja jestem starym subskrybentem. Do chuligana idzie suka. Co to za chuligan? Na Roczdelskiej. Triogorna Manufaktura. Takie miejsce. Było modne zeszłego lata. Dużo różnych rzeczy naraz. To dawna fabryka, duży teren. Teraz przebudowują to na biura, restauracje i różne takie. Restauracje i różne takie. Powtórzył za nim ilio. A ja! Bębeluche żłopie. Jeden kurna ma palmy, a drugiemu palmo odbija. Wpadłem jak śliwka. Masz, wytrzymaj. U nich w kieszeni. Między tymi a tamtymi. Nie wychylaj się, wszystko im rób. Na dwóch łapach. sekcje im rób. Tę gazetę. Potem wytłumacz się tamtym, żeby nie zaciukali, żeby tylko dali przedterminowe, żeby tylko wcześniej wyjść, szybciej. Może i trzeba było, na dwóch łapach. Może wtedy bym zdążył. Ale kim bym wtedy został? Za to zdążyłbym. Śmieć, suka. Zerwał się i złapał drugą butelkę, jednym ruchem ukręcił jej główkę. Najpierw chlusnął sobie, przelało się. Oj, posłuchaj, poplątł serioga. Ja to ja nie mogę, Staśka mnie nie zrozumie. Muszę już iść, może siedź. Ilia przesunął butelkę, rozchlapał na stół, zaczął lać do kieliszka seriogi. Nie, naprawdę, serio. Powiedziała mi jeszcze, żebym kupił małemu panadol. Skończył nam się. Ja jutro się spotkajmy, no albo w następny weekend. Akurat dzieciakowi się poprawi. Ilya nie odpowiedział i wlał w siebie wódkę. Wziął pilota, dał głośniej. Y, to ja tylko strzemiennego, Sirioga upił odrobinę. Y, wezmę telefon, dobra? Wszedł do przedpokoju, założył tam swoją kurteczkę. Sam wymacał zasuwę. Jesteśmy w kontakcie, tak? Połóż się spać, Iliucha. ilia Ilya jeszcze pogłośnił. Nie czuł zimna. Mglista ciemność podmyła domy jak kwas, spowiła je, zaczęła przeżerać. Latarnie świeciły skąpo, oszczędzały energię. Okna mrówkowców z wielkiej płyty krwawiły światłem, porozrzucane bezładnie, jakby ktoś podziurawił je na oślep. Niepewna ziemia była śliska. Śnieg ustał, ale bez niego wiatr stał się bardziej nieprzyjemny. Ludzie się poukrywali. Tylko na przystankach struszyły pióra jakieś pingwiny w oczekiwaniu na porzewiałe skutery śnieżne. Nogi kroczyły same, łobnia pozostawała w tyle. Krótkowzroczne samochody trąbiły, w ostatniej chwili dostrzegając Ilię na poboczu. W środku też bulgotał mu kwas. Ten sam, który w pierwszym roku wypalił mu całą śluzówkę duszy. Tak palił, że zneutralizował go rezygnacją. Ale i zasada przeżerała mu duszę. Powiedział wtedy sąsiadowi z plac karty, że wybaczył Suce. Ale to była półprawda. On tak jakby zaproponował Suce ugodę. Wybaczam ci, jeśli mogę wrócić do życia na początek. A wrócił w ślepą uliczkę. Tylko Sierioga doczekał jego powrotu, ale Ilia nie mógł już na Siriogę patrzeć. Aż go trzęsło. Nienawidził go za to, że stał mu się obcy. Za to, że przez siedem lat żył w górę, a ilia w głąb. I osobno nienawidził go za jego litość. Czas jego też amputować. Póki nie zakaził mu całej krwi. W ogóle wszystko odciąć. Niech wszędzie będą kikuty. Ale sierroga chociaż żył swoim życiem. Nieskradzionym. Odpowiedzialność spoczywała na kim innym. Na pieti hazinie, na suce, na kim jak nie na nim. Sędzia to człowiek pozbawiony mózgu i serca. Przy wydawaniu togi opróżniają mu klatkę piersiową. Sąd jest tak urządzony, że nie da się nikogo uniewinnić. Za uniewinnienie trzeba się będzie bronić przed oskarżeniami. Jeśli sprawa trafiła do sądu, na pewno człowieka skażą. Sędziowie mają sztuczne oczy nie pozwala im się patrzeć na oskarżonych przez żywe oskarżony może się bronić tylko przed śledczym jeśli sprawa nie posypie się przed rozprawą to koniec a przed sędziami nie ma obrony więc i zemsta na nich nie ma sensu ilia to teraz wiedział nauczyli go w kolonii przed stacją dyżurował radiowóz ale menty grzały się w środku oszczędzały policzki Ludzie spłynęli tu z całej łobni. W tej zupie nie od razu dało się Ilię zahaczyć, wyłowić. Miał na sobie buty z cholewami, miał kurtkę jak człowiek. Jego własną ze studenckich czasów. Dziwnie na nim leżała. Była teraz na niego za duża, chociaż z niej wyrósł. Wyglądał w niej jak człowiek? Jeśli nie patrzeć jak chodzi. Może chociaż od tyłu. Na peronie był lód podziurawiony solą. Wiatr wpychał Ilie pod koła zamrożonych towarowych. Pasażerskie przelatywały obok. Ich okna sklejały się w jeden ekran, na którym leciał klip z przeciętnego rosyjskiego życia. W głowie kołatała mu jakaś taneczna muzyka. Ilia syczał do jej rytmu. Za co mi to zrobiłeś, śmieciu? Żeby podnieść wykrywalność? Zemścić się za to, że umoczyłeś? Z nudów? Dlaczego? Kolejka z Dmitrowskiej spóźniła się, dając Ili czas na opamiętanie. Nawet jeśli znajdzie sukę, co mu powie. Jak go zmusi, by go wysłuchał? Czy tamten zacznie się tłumaczyć przed nim ze sprawy sprzed siedmiu lat? Pamięta to w ogóle? Pamięta. Zacznie. Tylko on ma odpowiedzi. Możesz, dla własnej chwilowej przyjemności, zabrać człowiekowi młodość. Bez powodu wyciąć mu z życia najjaśniejszy kawałek Płać Nie możesz poczuć się ważniakiem, żeby nie zetrzeć drugiego człowieka w pył Płać Potrafisz potrącić samochodem jakiegoś durnia i dalej pędzić Nie oglądając się za siebie Uważaj też na swoje plecy Myślisz, że twój kurewski system osłoni cię swoim pancerzem? Myślisz, że obroni cię twoja hydra? Nie da urwać łba swojemu człowiekowi? Tyle, że bywa różnie. W końcu czekający na peronie ożywili się. Z ciemności podstawili odpowiedni pociąg. Ilia wsiadł do niego, zmrużył oczy, zaczął tajać. Na siedzeniach ściskała się młodzież. Jechała bawić się w Moskwie. Sączyli piwko, chichotali i całowali się. Ilia patrzył na nich i nie poznawał sam siebie. Pociąg zastukotał po szynach. Miasto zniknęło. Teraz za oknem był tylko ten sam wagon na czarnym tle i nagle nie było dokąd wyjść. Gdyż Ilia wcale nie zamierzał wysiadać. Ściągała go do Moskwy grawitacja. Pocił się. Spadał na słońce. Musiał tam być, musiał coś tam zrobić. Nie mógł zostać w domu. Było tam zbyt pusto. Całe jego życie w jednej chwili wypełniła pustka. Nie było w nim czego się chwycić. Do wagonów wchodzili bardowie, śpiewali swoje serenady samotnym, przysadzistym babom. Zdolny okularnik z głośnikiem na plecach zagrał na cały pociąg na fujarce jakąś obcą melodię. Potem do wagonu dał nura szurający gitarzysta z oczami, jak otwory strzelnicze. Przyłożył palce do strun i zaczął wyciskać jakiś żewny, więzienny szanson. Śpiewał na ślepo, a źrenice biegały mu między rzędami. Szukał swoich. Ilię poznał od razu, tak jak i on jego. Minął wszystkich młodych, piwnych facetów też, szedł prosto do niego mimo studenckiej kurtki. – Chyba nie zrobisz przykrości byłemu więźniowi. Wyciągnął rękę z oparzeniem od chemii. Wywabiał tatuaż. Ilia wsunął mu stówę, żeby tylko ruszył dalej i odwrócił się. Tamten poszurał do innego pasażera, wygolonego, ponurego. Wiedział, co robi. Dobry interes. Pół kraju kiedyś siedziało. Nie, nie po to jechał. Ilia dobrze wiedział, co Hazin odpowie na jego pytania. W zonie pomogli mu ich zrozumieć. Tam takich było w nadmiarze. Zona składa się właśnie z takich Hazinów. Jednych łapią do Wora, jak zaślinione czerwonookie psy, i wpychają glanem do środka, a drudzy przychodzą tam sami, z własnej woli, bo gdzie jeszcze można niszczyć ludzi i dostawać za to jedzenie? Ale ukarać za to, że matka umarła, nie było kogo. I za to, że Wiera przestała go kochać? Że Sirioka zaczął mówić niezrozumiałym językiem? Za to, że Ilia przyjechał z Solikamska i wyrżnął w ceglany mur? Co on tam zrobi? Co zrobi z Hazinem? Wódka go przekrzykiwała. Nie pozwalała odpowiedzieć samemu sobie. Wódka szumiała w uszach, płonęła w żyłach, dawała na kredyt złość i upór. Wódka wrzeszczała tam, gdzie można było szeptać. Było jej w skórze Ilii ciasno. Wywracała go na nicę. Zewnętrzną stronę zachował w czystości, a potrzewka była cała wyciarana. Potrzewki w więzieniu nikt nie uchroni. Dojechali do stacji Sawiełowskiej, moskiewskiego przejścia granicznego. W Moskwie wisiała mgła, mrzyło. Moskwa też była spocona, zdenerwowana. Przemknął w tłumie, złapał żółty samochód. Metrem nie wolno mu jechać po pijaku. Wiedział to nawet w takim stanie. Teraz taksówki w Moskwie są żółte i z szachownicą, jak za sowieckiej władzy. Wszystko znów stawało się tak jak kiedyś. Tak było jaśniej. Taksówkarz całkiem dzielnie gadał po rosyjsku, ale Ili w głowie grała jego własna płyta. Nie mógł odpowiadać. Choć co prawda wydobył od niego coś do palenia. Wódka zażądała. Moskwa w dzień zdawała się dumna a nocą nieszczęśliwa. Na ulicach paliły się tylko latarnie, domy stały jak czarne karty perforowane, jak w łobni. Łuna nad miastem przygasła. Pozbawili fasady prądu, reklam pozostało niewiele. W ogóle mało było światła i dużo ciemności. Ludzie biegali przygarbieni, jakby ktoś ich gnał kuksańcami zadawanymi w plecy. Sunęli w jesiennych butach po lodowej galarecie, a prawdziwa zima dopiero nadciągała. Wódka nachuchała Ili na szybę. Za oknem wszystko się teraz rozpływało. Płonął tylko jeden budynek, hotel Ukraina, stalinowski tort urodzinowy z mięsem i żelazo-betonem. Ale od jego jasnego płomienia cienie wokół robiły się jeszcze czarniejsze. Płynąca powoli rzeka walczyła z lodem, ale usypiała już z wychłodzenia i miała niedługo zdechnąć. Pół nieba przed nimi zasłaniały wieżowce City. W ciągu siedmiu lat przybyło ich. Bezładnie, przypadkowo, jakby narosło stalagmitów, albo polipów. Miasto jakoś je trzymało. Potem zjechali z nabrzeża w bok i zatrzymali się. roczdelska tu! Znajmił taksówkarz. Trio gorka, tutaj pan wyładzi. Było tu to samo co siedem lat wcześniej w krasnym Octiabrie. Korki na drogach dojazdowych, kotłowani na bramie, dziewczyny w rajstopach na cienkich nóżkach, żeby się ogrzać, obejmują same siebie, biegną w statkach. Chłopcy dołączają, dopijając w biegu z butelki. Wyłączyli Moskwie światło, przycisnęli jej dorosłych mieszkańców, wprowadzili zaostrzony rygor, ale młodziaków to jakby nie dotyczyło. Oni musieli żyć natychmiast, zakochiwać się od razu, w tej chwili, odłużać się i niezwłocznie rozkładać nogi. Liczyła się dla nich każda sekunda i wszystkie trzeba było spalić. Co w tej manufakturze kiedyś produkowali, tego nie wiadomo. Może szyli ubrania robocze, a może regulowali systemy naprowadzania rakiet. A może oba zakłady stały obok siebie dla konspiracji. Teraz, po konwersji, na triogorce w dzień robili cyfry, litery i opakowania dla fantazji, a podczas nocnej zmiany, odurzenie, próżność i hormony płciowe. Ceglane budynki różnej wysokości były poustawiane jak popadło. Okna w jednych były wybite, w drugich zabite deskami, trzecie lśniły świeżo wymytymi szybami. Manufaktura przestawiała się. Połyskujące limuzyny i pogięte kontenery budowlane stały obok siebie. Ludzie przekraczali bramę i rozchodzili się po ciemnych zakamarkach manufaktury. Kluby i restauracje wykrawały sobie z mroku trochę miejsca przy pomocy jaskrawych witryn i latarek selekcjonerów, ale tam, gdzie nie było lokali, panowały egipskie ciemności. Hałaśliwi ludzie błądzili między światłem a cieniem. Dobijali się i skrobali do drzwi, śmiali się i bili, głośno flirtowali i rozstawali się. Tu wszyscy byli pijani, nie tylko Ilia, i tu mógł czekać, jak długo chciał. Na zewnątrz w cieniu był na miejscu, a do środka nie mógł wejść. W środku było głośno, a on miał do pogadania. Dobre miejsce ta triogorna manufaktura. Stał i myślał. Na wolności powietrze jest bardzo rozrzedzone. Za dużo tu przestrzeni. Gęstość zaludnienia jest zbyt niska. W zonie jest po 150 osób w baraku. W więzieniu po 50 w celi. Prycze mają trzy piętra. Do cudzego losu ma się pół metra. I każdy zamiast losu ma otwarte złamanie. Ostrymi odłamkami na zewnątrz. Nie da się nie nadziać na innego człowieka, nie da się o niego nie rozpróć, nie umazać się w strzępach mięsa, pchają się sobie nawzajem do oczu, do nosa swoimi śmierdzącymi wnętrznościami, szturchają penisem. Nie ma się gdzie przed nimi schować. Najpierw to jest nieprzyjemne, potem mydlicie i żygasz, potem się przyzwyczajasz. A potem bez tego jest wręcz pusto. Na wolności mieszkasz z obcymi ludźmi w osobnych mieszkaniach. Oddzielasz się od nich ścianą. Metrem każdy jedzie w swojej bańce, jak herbata z torebki po więziennym czaju. Tak jest na wolności. Kiedy siedzisz, zdaje się, że tylko na zewnątrz wszystko jest autentyczne. Wychodzisz, a to fałszywka. Życie w zonie to mrok. Nie ma niczego prawdziwszego. Stał i myślał. A jeśli nie przyjdzie? Jeśli jego kobieta zawiezie go na jakieś karaoke, co wtedy? Jechać do domu z czym? Jakie tam będzie jutro? Nie było żadnego jutra. Wszystko kończyło się dziś. Nie czuł zimna. Grzał go kwas. Kiedy zobaczył, nie uwierzył. Do tego czasu skostniały mu już nogi, kłuły i dzwoniły jak metalowe. Ceglany mur podtrzymywał mu plecy. Wódka zaczęła ustępować przed zimnym powietrzem, ale na ustępstwa było za późno. Kazin szedł, zatarzając się, krzyczał coś do telefonu. Ciągnął za sobą, szarpiąc za rękę cicatą babę. Baba potykała się na swoich szczudłach i głośno go przeklinała. To ta sama z dzisiejszego wymuskanego zdjęcia na w kontakcję. Co za scenę urządzasz? Rzucę ją. Powiedziałem, że rzucę. Pietia odwrócił się w końcu do swojej kobiety. No to jak rzucisz, to będziemy rozmawiać. Ja się nie pisałam na całe życie w drugoplanowej roli, zakwiczała tamta. Wyszarpnęła rękę i zakręciła biodrami jak parowóz tłokami. Ogarnij się, harknął w ślad za nią Hazin. Zmierzwił sobie włosy, pokręcił się w miejscu, ale nie zatrzymywał jej. Utkwił wzrok w telefonie. Być może szukał, po kogo jeszcze zadzwonić. Wystukał numer, przyłożył słuchawkę do ucha, spojrzał w niebo. Halo, młody, nie chciałbyś dziś nosem podkurzać? Ta, mam ładunek, nie? E? Ale jaka da zastanów się? No to chuj z tobą. Rozłączył się ze złością tego człowieka. Znowu zaczął szperać w komórce. Coś go swędziało. Trzeba było rozdrapać jakiś wrzód i ilja już wiedział jaki. Wtedy suka wsunął dłoń do kieszeni i zamarł. O! Zaczął się gorączkowo obmacywać. Wyciągnął klucze, zabrzęczał. Później jeszcze coś niewidocznego. Potem wybrał numer w telefonie, przyłożył go do ucha. Co dzień dobry. Przed chwilą siedziałem u was z dziewczyną. Nie, nie zostawiłem portfela? Czarno-szary w szachownicę i Znaleźliście? Chwała Bogu. Zaraz, zaraz przyjdę. Przyszedł czas, nie ma co dalej czekać. Pietia! zawołał do niego ochryple Ilia. Pietunia! Major podniósł głowę. Powiódł wiertłami oczu po ceglanym cieniu. Szukał, skąd dobiega głos, gdzie ma świdrować. Ilia zrobił krok w jego kierunku. Kazień zmrużył oczy, ale go nie rozpoznał. Przecież sam Syrioga, jego dawny najbliższy przyjaciel, rozpoznał go z trudem. — Nie poczęstowałbyś? — Czy mam cię poczęstować? — skrzywił się Pietia. — Ktoś ty, wujaszku? — Poznaliśmy się na disco. Ilia się skoncentrował. — Poczęstowałeś mnie pierwszego — było super. Jestem Ilia. Pamiętasz? Jakieś półtora miesiąca temu. To, co było w kwartierie. Przypomniał sobie kogoś Hazin. Ta. Ilia zaryzykował. W Kiblu. Mogę jeszcze? Ilia, chyba, ta W, w kwartierie. No tak, ojej. Ile weźmiesz? Ile masz? Odejdźmy może, co tak na widoku. Ilia pokazał, dokąd pójść. Major podążył za nim jak szczur za dźwiękiem fletu. Za rogiem było wyszczerbione wejście na klatkę schodową. Z budynku wygrzebywano próchno, żeby nabić je pieniędzmi. Tutaj, na klatce. No i? Co, no i dwieście za gram. Jakoś jak u Escobara. Oglądasz narkos. Jeszcze nie widziałem. Ilia włożył rękę do kieszeni, poszperał, wyciągnął ruble. Oto jakie ma do suki pytanie: czy on w ogóle pamięta, że jakiemuś dzieciakowi siedem lat temu zniszczył życie? Obracało mu się to na języku, ale wciąż chciał poczekać na odpowiedni moment. Obok rozbrzmiewały pijackie śmiechy: mogli zabrnąć i tutaj. Poglądaj przy okazji, szkoła kolumbijskiego życia! Pietia wsunął rękę pod klapę marynarki na serce i wyjął blachę. Czy noju. Doigrałeś się. Wszystko się nagrywa na telefon. Ilias z zakłopotaniem schował papierki z powrotem. Powiedział: Przecież ja nic nie robię. A z kieszeni od razu, z dołu do góry, ostrzem, uderzył Pietię w miękki podbródek, maminem nożem do kiełbasy. Wąskim, i naostrzonym podczas samotnego wieczoru. Pietia zabulgotał i zaczął krwawić. Spróbował zatkać dziurkę ręką. – Pamiętasz mnie? – zapytał go Ilia. – Siedem lat temu. Już raz się tak z tobą doigrałem. Pietia spróbował podyskutować z Ilią, obwinić go albo uniewinnić. Może po prostu powiedzieć, że nie, nie pamięta, ale stracił głos. Chciał wyjść z budynku, ale ilia mu nie pozwolił. Odepchnął go. Suka przykucnął, wyjął giwerę z kabury pod pachą, ale nie do końca zginęły mu się palce. Ilia po prostu odebrał mu pistolet. Pietia odpłynął. Zebrał się, przypomniał sobie o telefonie. Wczepił się w niego, spróbował odblokować go czytnikiem linii papilarnych, ale palec był umazany krwią. Telefon Pieti nie rozpoznawał. Ilia kucnął obok. Świat wibrował, serce mu waliło. Nie mógł się oderwać od śmierci Suki. Było mu strasznie od nieodwołalności i słodko nie wiedzieć od czego. Od zemsty? A strasznie było przecież też i od niej. I od tego, że okazała się być słodka. No, co powiesz? Zapytał Sukę. Pietia zaczął naciskać palcami klawisze, wstukiwać hasło. Przeszedł górny rząd cyfra za cyfrą, potem dolny, jeden, dwa, trzy, siedem, osiem, dziewięć. Chrypiał, poświstywał, bulgotał i naciskał jak nakręcony. Palce mu się ślizgały, iPhone płatał figle. Ilia patrzył na niego wytreszczonymi oczami, póki go nie rozbolały. Potem zabrał mój telefon. Pieti zakręciło się w głowie. Zachwiał się, uderzył czołem w ścianę, potem w ziemię. To wtedy wszystko to stało się realne. I dzikie. Zatrzęsło nim. Miał ochotę zapaść się pod ziemię. Wyskoczył z klatki schodowej. Wrócił. Pietia lekko drżał, majtał nogami. Nie dało się tu niczego unieważnić. W przerwie między budynkami w asfalcie tkwił zapomniany żeliwny blin studzienki kanalizacyjnej. Ilia zerwał go, przyciągnął Pietię za nogi i głową w dół posłał go w ciemność. Pietia upadł głucho, bezwładnie. Ilia wytarł nóż, rzucił go w ślad za nim. Zasunął włas nad suką. Zamknął. Zastanowił się. Myśli były powolne i urywane. Nabrał śniegu w dłonie, zaczął ścierać to, co Pietiano chlapał na klatce. Na zewnątrz pomagał zmywać wzmagający się deszcz. Tego już nie zmieni. Niczego już nie zmieni. Jadące przed nimi samochody rozpylały drogowe błoto na przedniej szybie, wprost na rogówkę oka. Wycieraczki chrobotały i skrzypiały. Wycinały z błota wąski łuk ale samochody przed nimi od razu zalewały tę szczelinę obserwacyjną brunatną breją. Nie cholery, w tej waszej Moskwie nie widać, powiedział taksówkarz. Ilia siedział w milczeniu, oczy miał zalepione błotem, tarł je na próżno. Nic nie sprawiało, żeby mu było lżej. Z nikim nie układała się rozmowa. Nikt nie mógł odpowiedzieć Ili na żadne pytanie. Nie było żalu, nie było strachu nie było satysfakcji na zewnątrz próżnia i wewnątrz też pozbawiona powietrza i ducha do domu jechał tylko dlatego że trzeba było dokądś jechać przyjechać i iść spać przespać się i otworzyć sobie żyły nie było w tym nic trudnego w zonie go nauczyli nic trudnego w życiu nie ma umierać jest prosto i zabić można z łatwością, ale ani od jednego, ani od drugiego nie stanie się lżej. A wiesz po co Amerykańcom Ukraina? Tworzył tło taksówkarz. Dlatego, że lada chwila wybuchnie im Yellowstone, według wszelkich prognoz. Nie mówią o tym oczywiście w ich niej telewizorni, żeby nie wzbudzić paniki, ale szykują się. I po to tamtejszy Departament Stanu sponsoruje faszystów na Majdanie, żeby przekazali im swoich chochłów ugotowanych. Przyjmą debili do NATO, wprowadzą swoje czołgi i lotniskowce, potem ich bronią genetyczną. Pist i chuj po nich. A potem przyślą kolonistów i zagospodarują ich ziemię. Wiedzą, że Putin za nic ich do siebie nie wpuści, bo ma tych wszystkich Rothschildów serdecznie w dupie. Rothschilda, chociaż wiesz, ej. Nie. Skąd ty w ogóle wylazłeś taki ciemny? Do Rothschildów należy amerykański system rezerwy federalnej, ten, który drukuje dolary. A dolar, tak na marginesie, od 15 maja pierwszego nie jest niczym zabezpieczony oprócz gołej dupy. De Gola, wiesz za co sprzątnęli? Za to, że chciał sprzedać Amerykanom swoje dolary za złoto. Wszystko zgodnie z porozumieniem z Bretton Woods. Posyłali do Fort Knox samoloty z dolarami, które wracały z amerykańskim złotem. No i Rothschildowie szybko się zorientowali co i jak i sprzątnęli naszego szarla, bo czemu kurwa nie? Nie wierzysz? A co to dla nich de Gaulle? W swoim czasie sprzątnęli i Napoleona. Serio mówię, możesz spytać kogo chcesz. Wyjaśniali to w radio. Myślisz, że korona brytyjska jest niezależna? Ich monarchia jest w długach po szyję. Samą koronę już trzy razy zastawiali u uparchów. Generalnie o co chodziło w wojnie 1812? O to, że Rothschildowie napuścili naszych na Napoleona, bo przeszkadzał im robić biznesy. I teraz takie same buty. Dolar jest osiem razy przeceniony. Wiesz, jaki stany mają deficyt budżetowy? 17 trylionów i rośnie. Obama, Trump. Wszystkim to na rękę. Drukują papierki, kupują za nie naszą ropę, gaz, drewno, a my się cieszymy nawet ze szklanych paciorków. Wojna jest tym rotrzildą tylko po to, potrzebna, żeby odciągnąć uwagę od dolara. W nas trzeba uderzyć, bo my tu mamy realną gospodarkę, rozumiesz? Kto ma drewno? Wszystkie te węglowodory, my. O i wszystko zgadza się, jak dwa razy dwa miał mdłości. Ale pan Bóg nie pozwalał się wyrzygać. Ilia podjechał prawie pod sam dom. Trzeba było oddać większość pieniędzy. Ty, a czym to jest umazane? Krew czy jak? Skaleczyłem się tam, powiedział Ilia. Na zdrowie, bracie. Przystanął przy śmietniku, zadarł głowę do góry. W oknach ich mieszkania paliło się światło. Przytulnie, Spieszył się, żeby wyjść na zewnątrz. Zapomniał zgasić. Teraz zdawało się, że można tam wrócić. Zdawało się, że matka nie śpi. Czeka na jego powrót z imprezy. Z tej, która zaczęła się latem 2009 roku, a skończyła dopiero dziś. Wszedł po schodach. Pchnął niezamknięte drzwi. Wszedł do łazienki. Popatrzył w lustro. W granatowej studenckiej kurteczce. Siedział tam nieznany owad, poruszał żuwaczkami, ręce miał w zaschniętej posoce, kurtkę w brunatnych bruzdach. Nie czyścił ich. Czym to zmyć? Usiadł w kuchni, nalał sobie wódki, znieczulenie, porwał palcami resztki kiełbasy, wepchnął je sobie do ust, napił się jeszcze, porządnie go wzięło, może szybko straci przytomność. Ranek mądrzejszy od wieczora. W telewizorze coś bełkotali. O szkło zabrzyczała mucha. Desperacko, wciąż i wciąż, w równych odstępach. Ochydny dźwięk. Ilia wstał, żeby rozgnieść ją kciukiem, aż pokażą się zielone kiszki, ale muchy na czarnym oknie nie było. Muchy nie było, a nie mijało. Ktoś niewidoczny natrętnie dopraszał się żeby wypuszczono go stąd z tego ciasnego mieszkania na chłodną swobodę ktoś tu z Ilią ugrzązł i chciał się uwolnić ilia poruszył ciężką głową w prawo i w lewo potem wpadł na to by wsunąć dłoń do kieszeni kurtki zdziwił się i wyciągnął stamtąd najpierw czarnego makarowa a potem czarnego iphone'a komórka właśnie kończyła dzwonić i wtedy na pokrytym brunatnymi plamami ekranie pojawiło się WhatsApp. – Wszystko w porządku? – Niepokoję się. – Mama. Świat się skulił. Ilja zeskrobał paznokciem z przycisku Home cienką skorupę. Z pijacką pewnością wpisał podpatrzony kod. Najpierw cały górny rząd, potem cały dolny, po kolei. Trafił od razu do wiadomości – i kciukiem powoli, cicho, odezwał się w odpowiedzi: Cześć, mamo, stęskniłem się. Na ekran kapały słone krople. Rozmaczały suchą krew. Rozdział czwarty słońce pchało się przez okno, blade, słabe wciskało się pod powieki. Ilia przypomniał sobie od razu usiadł na łóżku, Swoim starym. W ubraniu zdjął tylko buty. Głowę miał ciężką, wypełnioną jakimś gęstym świństwem, jakby mazutem. Język kleił się do podniebienia. Powieki przyrosły do oczu. Spojrzał na swoje dłonie. Były białe, poza ciemnymi obwódkami wokół paznokci. Od tych obwódek było mu niedobrze. Bez nich można by było przekonać samego siebie, że to wszystko się przyśniło. Ale budził się nie ze snu, o triogorcze, a z dołu z mazutem. W przedpokoju coś jakby ledwie piszczało, cicho i niewyraźnie. Telewizor w kuchni rozmawiał sam ze sobą. Ilia, ostrożnie jak nie u siebie w domu, poszedł w tamtym kierunku. Cudzy telefon leżał na stole, a obok makarów. Na obrusie były ślady palców. Poczuł, jakby w saunie odetchnął wrzątkiem wylanym na kamienie. Usiadł, bo nie mógł ustać. Zaczął trzeć czoło. Ogarnął go smutek. Ogarnął go kac po zabójstwie. Wczorajszy wieczór rozłożył się przed nim w polaroidowych odbitkach. modlistych, wykrzywionych. Potasował je w otępieniu. Pietia bulgotał dziurką w szyi. Wpadał do studzienki. Gruby pas na betonowej posadzce... Potem znów stał żywy chytry. Pytał, czy Ilia oglądał jakiś film. Potem oddawał mu swój pistolet palcami jak zwaty, jego oczy bezradny, zagubione. Ziemska oś tkwi pieci w gardle. Świat jest jak wirujący bąk. Drapacze chmur jak latarnie we mgle. Złą drogę mu pokazały wszystko we mgle, czerwone pieniądze, posępny taksówkarz. Iliana nalał sobie wody z kranu. Leciała rdzawa, smakowała, jakby ktoś wybił mu ząb. Otworzył na oścież okno, bo powietrze w środku skwaśniało. Po co? Co to zmieni? Po co? Pomyłka, pomyłka. I w żaden sposób nie wróci do wczorajszego dnia. Nie złapie wczorajszego siebie za rękę, nie zatrzyma w domu. Podniósł telefon ze stołu. Trzeba przeczytać wiadomości, znaleźli już sukę? O czymś takim na pewno powinni napisać. Hasło tkwiło mu w głowie, nie wypadało. Chciał i bał się wiadomości. A otworzyła się korespondencja z matką Pieti. Dopiero teraz przypomniał sobie o tym, jak wczoraj do niej pisał. A co pisał? Coś ty jej pisał z jebie. Cześć, mamo, stęskniłem się. Jesteś pewien, że wszystko dobrze? Tak, po prostu się upiłem, jutro się dzwonimy. Dobrze, spokojnej nocy. Cofnął się, popatrzył. Nieodebranych połączeń nie było. Czekała, aż się wyśpi. Niech pani jeszcze zaczeka, niech pani da zebrać myśli. Śpię, śpię, zaraz. Poszukał na jandeks.ru. Roczdelska zabójstwo. Triogorna manufaktura napad. Za każdym razem, kiedy wpisywał, trzęsły mu się palce. A jeśli zaraz znajdzie, co wtedy to będzie koniec? która jest teraz godzina jedenasta. Czy naprawdę deszcz umył porządnie asfalt przez noc? A klatka. Na klatce schodowej była krew. Ilia rozmazał ją brudnym śniegiem, ale w świetle dziennym zaświeci się. Będzie kłuć w oczy. Dziś sobota, może w soboty tam nie pracują. Trub, Hazin, klub chuligan, policjant. Nie na razie nie znaleźli. Albo znaleźli i nie zdążyli jeszcze zawiadomić pismaków, ale to nic nie znaczy. Jak tylko bliscy suki się połapią, od razu trafią na Ilię. Nie chciało mu się o tym myśleć, ale nie mógł też się od tych myśli wykręcić. Szybko go odnajdą. Przejrzał wideo z kamer monitoringu. W Moskwie tych kamer było 130 tysięcy. Kiedy Ilia siedział, połtykali je wszędzie. Wśród nowo przybyłych do kolonii wielu było takich, których dzięki kamerom i namierzali, i oskarżali, i skazywali. Każde drzwi w mieście gapią się na ciebie jednym okiem. Włażą ci w życie. Na wszystkich trasach porozwieszane są kamery. Śledzą, zapamiętują. Podobno kiedyś przynajmniej słabo widziały, teraz jednak przejrzały. O czym ja wczoraj myślałem? O niczym. O tym, żeby rozliczyć się z Hadzinem. Ilia zajrzał w siebie W zamęt Nie było tam litości dla suki Nie było też skruchy za to, że zabił Nie czuł gorzkiego smaku grzechu Chciałby poczuć triumf sprawiedliwości W końcu jedyny raz w jego życiu zdarzyło się, że Bóg się odwrócił I Ilia zdążył po swojemu zaprowadzić sprawiedliwość Zapłata, mamo? Nie Nic tam wczoraj nie triumfowało po prostu szmaciarz zdechł. Ilia brzydził się suką również dlatego, że ten nieładnie umierał. Czuł też wstręt do siebie, dlatego że sączył jego śmierć przez słomkę, jak szejk truskawkowy z maka. I pozostała złość na sukę za to, że ten przez swoje dziurawe gardło nie mógł rozmówić się z Ilią po ludzku. Główne uczucie Ilii było takie. Koniec z nim. Nic się nie da zrobić. Otworzą włas, przesłuchają taksówkarzy i koniec. Następnego dnia zapukają do drzwi. Nakazano mu jeszcze rejestrować się na policji. Jak się nie stawi, przyjdzie dzielnicowy. Nawet gdyby to nie ilia zabił sukę, i tak byłoby na niego. Byłe zaki są pierwszymi podejrzanymi, a tu jeszcze jest i motyw. Oto on niby siedzi w domu. Ale to jak jeszcze jedno zdjęcie z Polaroida. Wyrwane z ciemności mgnienie oka a w następnym będą rzucać Ilię na pysk, gnieść mu twarz, łamać ręce, ciągnąć całego obrzękłego do więzienia. Skończyła się wolność, jeszcze zanim zdążyła się zacząć. Chujowo z niej Ilia skorzystał. Można kupić wódkę i czekać, aż przyjdą. Można też zgłosić się samemu, przyznać się do winy, szczerze wszystko opisać. Co będzie? W najlepszym wypadku pojedzie z powrotem koleją. Bez powrotu. Za zemstę na glinie dadzą do żywocie. Dopóki wyrok był policzalny, można było podtrzymywać w sobie człowieka, huchać na niego, żeby się tlił. Kiedy czas będzie nieskończony, szybko zgaśnie. W zonie człowieczek bardzo przeszkadza. Oszczędza się go dla życia na wolności. A kiedy jej nie będzie, lepiej samemu zgasić. Zanim błatni, utopią go w moczu. Jeśli to nie będzie do żywocie, ale dajmy na to dwadzieścia lat, piętnaście... To wtedy wyjdzie z zony zamiast Ili. I do czego? Za okna pachniało zimą. Po deszczowej nocy znów chwyciły przymrozki Ilia wychylił się po więcej tlenu. Na zewnątrz się pozmieniało. Białe niebo podniosło się, świat się poszerzył. Stało się jasne, że nadłobnią jest więcej pięter, że nic się tu nie kończy. Na świecie było sprawna sto lat naprzód. Zaczęły być widoczne szyny, zajezdnia kolejowa, a pośrodku zajezdni ceglana wieża ciśnień, o której jako przedszkolak myślał, że jest pozostałością twierdzy. A teraz w dziennym świetle pojawiły się za nią nieznane, nowo wybudowane 25-piętrowe bloki. Nie. Łobnia była nie ta co dawniej, nie zastygła, kiedy ilie je wsadzili. Poruszała się, rosła. To było obce miasto już teraz. A za 20 lat wszystko będzie w ogóle z innej planety. Nie można wrócić nigdzie. Ale najważniejsze, to nie wracać do Zony. Poczuł nagle dziki, dziki strach przed zamknięciem na zawsze w zakratowanej, pomalowanej olejną farbą ceglanej skrzynce. Strach przed pozbawieniem przestrzeni, powietrza, Widoku bloków. Prawa, by jechać pociągiem, chodzić po ulicach, patrzeć na ludzkie twarze. Prawa, by widzieć dziewczyny. Prawa, by jeszcze raz znaleźć się w domu, wciągnąć do płuc ten domowy zapach. Tylko szczerba te gęby, szare drelichy, beznadziejna ohyda zamiast rozumu i serca. Złe podstępne reguły błatnego życia, rozciągnięte jak żyłka. Jak pajęczyna w każdej chwili tylko czekają, żebyś w nie wpadł, zaplątał się, zaczął się miotać, żeby można było cię skroić, nawpychać no, ci do ust brudnych szmat i zgwałcić, oświnić i rżeć nad Tobą, szczerząc zgniłe zęby. Tylko tak człowiek może sobie poradzić z poniżeniem i niszczeniem samego siebie, przekazując poniżenie dalej, wpychając w gówno innych. Inaczej mu nie ulży. Ale za zabójstwo psa należy się inna zona. Do żywocie zaostrzony rygor. Specjalnie tak obmyślona, żeby doprowadzić człowieka do samobójstwa. W celach oślepiające światło pali się przez okrągłą dobę. Powietrza dziennie, pół godziny. Paczki raz na rok. Ciągłe rewizje. Nie dają się nawet oswoić ze współwięźniami. Cały czas trzepią. Z celi wychodzi się mordą w ziemię. Z rękami do góry, zawsze biegiem. A zabić się nigdy nie pozwolą. Wczoraj zdawało mu się, że na wolności jest nieprzytulnie. Dziś na samą myśl o zonie upanowywała go taka groza, jakby ktoś dusił go foliową torebką. Uciec. Natychmiast wskoczyć do pociągu. Póki jego dowodu nie ma na liście poszukiwanych. Wyskoczyć gdzieś pod Jarosławiem albo zgubić się tam na wsi, w jakimś porzuconym domu, albo pewnie by było samochodem, ale drożej, kto go zawiezie za darmo. Trzeba trzeba się ubrać, póki nie jest za późno. Znowu zobaczył swoją uwalaną kurtkę. Jej nie mógł założyć. Coś innego ciepłego, jest zima. I zabrać ze sobą jedzenie, plecak? Czy matka ma plecak? Ale kiedy przetrząsał szafę, stracił wiarę. Nie ma u kogo się ukryć. W wiosce wszystko jest jak na dłoni. Obcych od razu widać. W mieście bez pieniędzy nie pociągniesz nawet dwóch dni, a pieniądze już się kończą. Znów wyjrzał przez okno nie ma radiowozów? Znów wszedł do internetu roczdelska, Tryogorka, Hazin, zabójstwo jeszcze telefon mogą go przecież wyśledzić po telefonie oczywiście że mogą namierzą go w trymiga wyrzucić go wyłączyć wyrzucić idiota jak mogłeś o czymś takim wczoraj nie pomyśleć wczoraj było mu wszystko jedno a dziś miał takie uczucie, jakby jadąc rozklekotanym chińskim autem wypadł na gołoledzi za barierkę rzeki Moskwy, zanurkował w ciemną wodę, elektryka się zacięła, drzwi są zamknięte, a z kratki wentylacyjnej posypały się drobinki lodu. Niby jeszcze żyjesz, ale jesteś już martwy, dławiąc się lodem. Nie wyjdzie z tego. Nie ucieknie. Nagle telefon zawibrował mu w dłoniach. Bezgłośnie, ale to jeszcze ostrzej cieło Ilie po obnażonych nerwach. Mama. Gapił się w ekran. Miał ochotę wcisnąć telefon do kosza na śmieci albo pod wodę, żeby zachłysnął się tam i umilkł. Podejść? Wyszeptać coś? Jestem na naradzie, na spotkaniu z dowództwem. Gdzieś sobotę, jakie spotkanie? Ilia szybko spróbował przypomnieć sobie głos Pieti i jego wymowę, czy była jakaś wyjątkowa? Coś jakby grasejował i miał wyższy głos. Mamo, spróbował na brudno Ilia. Teraz nie mogę. Fałsz. Telefon wciąż drżał, drżał. Tak jak Pietia wczoraj się kończył, lekko podrygując, kiedy naczynia krwionośne zaczęły mu wiotrzeć bez paliwa. I dokładnie tak samo Ilia stał i patrzył na to urzeczony i bezsilny. Wydzwonił tyle, ile operator pozwalał przed włączeniem się poczty głosowej. I umilkł. Ilia otarł z czoła lepki pot. Zaczął mu się wyrównywać puls. Gdyby odebrał, załamałby się mu głos. Oto co było straszne: pomówić w zastępstwie zabitego z jego matką, wygłupiać się, mówiąc cienkim głosem. Jak miałby się nie pomylić. Zabrzmiał dzwoneczek. Masz wiadomość głosową. Ilia wstukał podany numer, ściszył telewizor. Pytyosza, śpisz jeszcze? Odzwoń, proszę. Chciałam z tobą porozmawiać, omówić urodziny taty, dobrze? Jej głos zupełnie nie przypomniał głosu matki. Drżący, jakiś taki przymilny. Wstyd mu było słuchać tego tonu. Poczta głosowa miarowo spytała, czy Ilia nie chce odsłuchać wiadomości ponownie. Ilia powiedział, że chce. I jeszcze raz. Odłamki czegoś ogromnego, rozbitego w drzazgi, przebijały się przez te jej krótkie słowa. Suka miał z matką zupełnie inne stosunki niż Ilia ze swoją. W końcu odłożył telefon. To koniec. Tylko po co czekać, aż po niego przyjdą? Wyciągnął rękę, podniósł ze stołu pistolet. Poobracał go w dłoniach. Odkrył, jak się wyjmuje, magazynek. Naładowany, no i dobrze. Urwała mu się strunka w głowie, zadźwięczała. Seram na was wszystkich. Na razie. Rozebrał się, poszedł pod prysznic. Odkręcił gorącą wodę. Wczoraj nie czuł zimna, a dziś nie mógł się rozgrzać. Gdzieś na górze zawyły rury. Pod wanną dyżurował karaluch, wystawały mu wąsy. Czekał aż Ilja odstrzeli sobie głowę, żeby zabrać jego duszę do piekła. Szorował się starannie gąbką. Trzeba było zeskrobać dwie doby w pociągu, siedem lat w zonie, jeszcze cały wczorajszy dzień. Woda lała się słabo, pulsująco jak z otwartej żyły. Żałowali mu tam, robili aluzję. Nie chcieli, żeby wyszedł czyściutki. Jak to się robi w makarowie? Odciągasz nabój do komory, odbezpieczasz i już. Ciekawe, czy spust ciężko chodzi. Był tego ciekaw tak abstrakcyjnie, jakby nieszczególnie go to dotyczyło. Zastrzelić się będzie i tak szybciej, niż się powiesić czy skoczyć z okna. Wieszanie, zanim się udusisz, zdążysz i narobić w gacie, i się umęczyć, i rozmyślić. A opowiedzieć o tym nie będzie komu. A skakać? Z drugiego piętra. Męty tylko rozśmieszy. Była taka chwila w drugim roku, kiedy zapędzili go w zonie w kozi róg. Chlapnął wtedy mamie przez telefon, że niby to jest gotów skończyć ze sobą. Powiedziała mu surowo, żeby się nie ważył. Samobójcy na zawsze idą do piekła. Już się nie spotkamy. No i przecierpiał. Nie potrafił nie posłuchać matki. A teraz, mamo, tak czy siak się nie spotkamy. Rozcierał sobie żebra, sunął bezmyślnie wzrokiem po ścianie porysowanej liniami w kwadraty. Poczuł obojętność. Już postanowił. Pozostaje wykonanie. Fugi między kafelkami w jednym miejscu były ciemne od pleśni, gdzie indziej znowu białe. Dziwne, tak jakby matka zaczęła je myć, ale nie domyła i przerwała. Może tak właśnie było, może właśnie w tej łazience się przemęczyła. Sprzątała na jego przyjazd, szykowała się i. Ilia znieruchomiał. Mama. A jeśli się teraz zastrzeli, to co z nią będzie? Kto ją zabierze? Kto pochowa? Gdzie? Co w ogóle robią z martwymi, którzy nie mają swoich żywych? Zakopują na jakimś lokalnym cmentarzu? Spalają w ramach oszczędności? A co zamiast nagrobka? Tabliczka na drewnianej tyczce? Nic? Dodał jeszcze gorącej, nie pomogło. Nie. Nie można. Tak z nią nie można. Wyszedł mokry. Zapomniał ręcznika. Karalu dał za wygraną, schował się, czekając na swój czas. Ilia poczłapał do pokoju. Znalazł u mamy czysty ręcznik, wytarł się. Najpierw ją po ludzku pochować, a potem cokolwiek. Z przedpokoju wciąż dobiegały stłumione, pulsujące piski. Pewnie to coś u sąsiadów za ścianą. Wrócił do kuchni, zamknął okno, schował pistolet. Zaparzył herbatę z trzech torebek. Usiadł. Przecież ty tu jesteś, suka. Przedziurawiłem ci gardło, ale ty tu jesteś. Twoja dusza siedzi w tym czarnym lusterku. Zgrałeś to swój backup i śmiejesz się ze mnie. Patrzysz na mnie przez obiektyw kamery. Czekasz aż przybiegną z twojej suczej korporacji, żeby mnie zadusić. Tu jesteś. Ilias ścisnął telefon w dłoniach, żeby go zgnieść. Nie, nie wolno zgniatać nie wolno wyrzucać. Najpierw trzeba uspokoić mamę Pietri. Trzeba było coś jej napisać. Napisać jej, żeby na razie nie dzwoniła, żeby dała mu pomyśleć. A jak jemu to poprosić? Mów suka. Odpowiadaj. Podejrzałem hasło do Twojej pamięci. Raz, dwa, trzy, siedem, osiem, dziewięć. Dziecinne, idiotyczne hasło. Mam cię teraz w klatce. Nie dam ci spokoju, póki nie nauczysz mnie kłamać. Póki mi nie pomożesz ścierwo. Jesteś mi to winien. Jesteś mi winien. I swoją rzadką krewką niczego mi nie wyrównałeś. Ilia wszedł w korespondencję między suką a matką. Tak po prostu się upiłem, jutro się zdzwonimy, dobrze, spokojnej nocy. Zaczął przesuwać rozmowę do góry, tam gdzie zamiast Ilii pojawił się sam Pietia. O czym tam oni do siebie pisali? Za co można się zaczepić? Przyjedziesz w weekend? Matka, mam służbę bez weekendów. Ile mam wyjaśniać? Tak, tak, mów jeszcze. Tak długo u nas nie byłeś. Sama wiesz, komu trzeba podziękować. Przejechał jeszcze wyżej, jeszcze głębiej w przeszłość. Mama Pieti pisała starannie, stawiała wszystkie znaki przestankowe i często przedstawiała się Pieti od nowa, jakby nie rozumiała, że wyświetla mu się jej numer. Pietia, tu mama, wszystko się u ciebie skończyło, można do ciebie zadzwonić? Matka sam zadzwoni, jak będzie można, na razie literkami. Dobrze, napisz chociaż do Niny, nie może sobie znaleźć miejsca. Sam to załatwię. Co się skończyło? Ilia przesunął jeszcze w przeszłość, ale nie znalazł tam żadnych odpowiedzi. Ale bywało chyba tak, że Pietia przestawał odbierać telefon i sam nie mógł dzwonić. Zebrania czy operacje specjalne? Bo to oficer operacyjny, a nie od papierkowej roboty, tak? Trzeba znaleźć jego korespondencję z innymi mentami. Tam podpowiedzą właściwe słowa. Wszedł do listy kontaktów. Puste obce imiona, zdjęć nie ma, stopni nie ma. Za numerami nie widać ludzi. Zaczął patrzeć uważniej. Można znaleźć dowódców. Dowódców należy nazywać imieniem i odczestwem. Takich złożonych ludzi było w telefonie Suki mało. Ale ludzie ci widocznie lubili mówić własnym głosem, tak żeby uważnie ich słuchano, a fatygować się alfabetem nie chcieli. Aleksieje Aleksiejowicze, Roberty Aramowicze, Michaiły Markowicze, Antony Konstantinowicze. Wszyscy byli jakby niepiśmienni. Znalazł tylko jakiegoś Igora K. Praca. Praca. Co poradzisz? Jeden ma taką, drugi kadzidłem macha. Klawisze w Zonie też pracują. Jedzą śniadanie z rodziną, pakują kanapki, cmokają dzieci w główki, wsiadają do Łady niwy i jadą niedaleko od domu, żeby pilnować potworów. A z przypadkowych obywateli potwory lepić, ponieważ tylko upiorny język znają i nie chcą się uczyć innych. Wracają skrzywieni do domu, wyciągają na stół wodę, posyłają żonę do diabła i tłuką dzieci. Powołanie. Widać tak samo i suka cały oddawał się pracy. Igor kapisał telegraficznym stylem, tak jakby dyktował ze schronu bojowego operatorowi radia. Ale tak, żeby wróg, jeśli przechwyci wiadomość, nie rozszyfrował jej. Hazin, plus kwa ok. Hazin, ds, mówi, przykr, za, tydz. Hazin, kier, wzywa. Pietia odpowiadał mu równie lakonicznie. Rozumiem, przyjąłem. Ilia potarł skronie. Trzeba spróbować, póki nie wszczęła alarmu. Zaczął pisać. Mamo, nie denerwuj się. Ale urwał. Popatrzył, jakim tonem Pietia z nią się kontaktował i poprawił. Mamo na matka. Poczytał jeszcze, jak Pietia poszczekiwał. Spróbował napisać tak jak on. Było niezręcznie szturchnąć mamę wykrzyknikami, ale Pietia tak robił. Trzeba było powtarzać za nim, żeby nie zauważyła fałszerstwa. Wysłał i zamarł. Włączył dźwięk, bo kier to przecież kierownictwo. Wszystko prawidłowo odczytał u Igora K. Czy w czymś się pomylił? Ile w ogóle matka wie o pracy Pieti? Matka, praca. Pilnie wezwało mnie kierownictwo. Jest jakaś sprawa. Nie mogę rozmawiać. Po długiej chwili brzdęknęło. Ale pamiętasz o jubileuszu ojca? Jest. Głosu by nie uznała. A w tekst uwierzyła. W tekście nie ma oddychania. Wszystko pamiętam. Czekam na twój telefon. Wiadomości przychodziły od niej nie od razu, tylko jakby szły po miedzianym kablu z Ameryki. Powoli pisała. Matka Ili też pisała smsy z trudem, niepewnie, na pół ślepo naciskając klawisze. Jubileusz ojca. Dlaczego sam nie zadzwoni? Szykują dla niego niespodziankę, czy co? Ilia poszukał w kontaktach tatę. Taty nie było. Poszukał ojca. Ojca też nie. Jak to tak? Może umarł. Może to nie jubileusza rocznicza. Czy sam ilia skasowałby z pamięci numer swojego zmarłego ojca? Czy zostawiłby go w książce telefonicznej? Zostawić byłoby głupio. Przecież oddadzą ten numer jakiemuś nieznanemu człowiekowi, który na telefony do zmarłego będzie się irytował. Przeklinał tak poprzedniego właściciela, jak i wszystkich dzwoniących. Nawet groby po pięćdziesięciu latach oddają nowym nieboszczykom, a co dopiero telefon. Ale kasować? Jakieś to okrutne. Numeru matki Ilia na pewno nie mógłby skasować, gdyby nawet miał z czego. Ale z ojcem nie wiadomo. Ojciec Ili nie mógł umrzeć, bo nigdy nie żył. Tak. Teraz mama Pieti trochę zaczeka, póki suka jest na zebraniu u kierownictwa. Ma godzinę, może dwie. Przez te dwie godziny trzeba wykombinować, jakby tu naciągnąć ją jeszcze choć na jeden dzień. Cały WhatsApp był po brzegi wypełniony donosami od złapanych na gorącym uczynku i trzymanych na uwięzić punów, którzy żeby tylko nie pójść siedzieć, na wyścigi kablowali na siebie nawzajem, na dilerów i bliskich. Można tu się było pogubić. Nad wszystkimi imionami była pusta linijka z lupą. Wyszukiwanie. Ilia zaczął tę linijkę wypełniać kiero, żeby zrozumieć, o czym tam może być rozmowa. Wyprowadziło go na jakiegoś Sinicyna. Sinicen pisał: Za ten temat trzeba będzie jeszcze posłać do kierownictwa, pamiętaj. Hazin odpowiadał: Nie ucz uczonego. Czyli był jakiś temat. Ale ili to nie dotyczyło. Co tam jeszcze u Igora? Przykr. Odkopało mu od razu kilka rozmów. Ludzie inicjały wysyłali Hazinowi swoje szyfrogramy, ale ilia nie zwrócił się do nich. Nina. Przecież wyjaśniałem, mam przykrywkę, nie dam rady. Kto to jest Nina? Tamto przekupa? Strychogorki? Otworzył korespondencję. Nie miała końca. Gdyby ekran telefonu nie ucinał ciągu wiadomości za ukońców, pewnie można by go było rozwinąć od ziemi do nieba. Wśliznęło się zdjęcie. Z wyciągniętej ręki dziewczyna fotografowała samą siebie. Nie, nie ta z wielkimi wargami, którą pietja przyciągał do siebie garncami złota. Zgrabna dziewczyna, kasztanowe włosy zaziorna fryzura typu Bob, Okrągłe okulary ze szkłami zamiast soczewek. Demonstracyjnie za duży płaszcz, niczym żagiel na wietrze. Ładna, młoda. Wydaje się jakaś niezepsuta. Co ktoś taki miałby robić z Pietią Hazinem? Na dodatek do wykrzykników w każdej wiadomości od Niny były okrągłe mordki, obrazki, ludziki. Wydawały się przez to dziecinne, jakby narysowane kredkami. Jak laurki, które Ilia robił dla mamy w przedszkolu na wszystkie święta. Matka suki posługiwała się telefonem naiwnie, niepewnie. Koledzy z pracy wyszczekiwali litery jak przez radiostację, ale Nina była tu w swoim żywiole. Podoba ci się płaszcz nie za bardzo wiosenny? W porządku. Okropnie chciałabym przeskoczyć zimę i żeby była już wiosna. Tak w ogóle to go kupiłam. Pietia czasem nagle też pozwalał sobie z nią, a to na żółte kółeczko z uśmiechem, a to na jakiś przygłupi piktogram. Ilia poczuł lekkie ukłucie za żebrami. To było dziwne uczucie. Jakby się podglądało, jak ktoś się całuje. Zaczekaj, Nina, nie zgaduj. Tam było coś o przykrywce. Czyli znowu znikniesz? Nie będziesz mógł nawet porozmawiać? Będę pisał. Tam będą ludzie dookoła. Wyjaśniałem ci przecież, co to takiego. Cały czas tu będę, będę mógł pisać. Może zadzwonię, jeśli się uda. Przykrywka. Operacyjny zgrywa dilera albo wchodzi do grupy z jakąś legendą. Rżnie głupa przed złodziejami. Zaczyna ich rozpracowywać, żeby wyśledzić wszystkie nitki w grupie, żadnej przypadkiem nie przerwać. Znany schemat. Ci, którzy naprawdę siedzieli z 228, opowiadali mu. Kiedy to było? Pół roku temu. Ojczyzna może znów go wyznaczyć. A co inni o tym mówili? Przydałoby się konkretniej. Nie babskim dialektem. Ale Ilia nie od razu wrócił do facetów, choć mu się spieszyło. Nie wytrzymał. Machnął palcem w górę. Jest tam? Było. Nina fotografowała lustro. A w lustrze była ona sama. Opalona, szczuplutka. Brzuch miała wciągnięty pod żebra w kształcie odwróconej litery u, pępek jak guziczek. Ręką obejmuje piersi zasłania, ale ręka nie wystarcza za cienki garstek. tam jest sok. Wszystko dojrzało. Już rozpiera i z pomiędzy palców ciekawsko patrzy brązowy sutek jak przez dziurkę od klucza. Uwydatnia się obojczyk, a tam gdzie dwie kości się schodzą. Zamiast Coli nie wiedzieć czemu widnieje świeży, czarny tatuaż. Kot QR. Stoi w półobrocie szczupła, ale o kształtach łagodnych, bez kantów, nie da się oderwać wzroku i żadnej linii nie dałoby się nakreślić lepiej. Dobra cóczka przysłała siebie temu śmieciowi, żeby bardziej za nią tęsknił. Nabrał ochoty jeszcze ją znaleźć, nasycić wzrok. Puls mu przyspieszył i ukłuła go idiotyczna zazdrość w stosunku do Hazina. Póki przytulał jakieś blachary, dało się wytrzymać. Ale jak ta do niego trafiła? Ledwie otrzeźwiał. Odciągnął się za uszy od dziurki, od klucza, co oczywiście śmieszne. Jutrzejszy trup wczorajszemu trupowi zazdrości żywej kobiety. Bardzo młodej, Nieprzyzwoicie wiosennej, która będzie jeszcze długo, długo żyć, kiedy po Pieti i Ili zostanie już tylko próchno. Cholera. Dobra, nie ma czasu. Przykrywka i znów trafił na sinicyna. Koniec przykr, zwijaj się, wołał ten. Wysyłam grupę, reagował Hazim po chwili. Ciągnęli jeszcze przez kilka godzin, spokojniej i regularniej zachowując pauzy. Wzięliśmy dwadzieścia towaru, pięć można odłożyć, meldował Sinicyn. O tym dawaj przez sygnał, Wasia, przerywał Muchazin. Nie mam zainstalowanego. To zainstaluj, Baranie. Przecież WhatsApp jest szyfrowany. Chuja tam szyfrowany. Wszystkie klucze są dawno na łubiance. Potem już tylko umawiali się na spotkania. Pietia ja się spóźniał, sinicyn fiksował, ale o towarze więcej nie wspominali. Pięć można odłożyć. Wzięliśmy dwadzieścia. Skonfiskowali czy co? Jakie jeszcze mogą mieć sekrety? Sygnał. Ilia wszedł do menu, przeszukał ikonki. Telefon pieci był zaśmiecony tak, że przechodziło wszelkie pojęcie. Napchane licho wieczym foldery piętrzyły się pod sufit. Tłem dla nich było terenowe Maserati na brzegu morza. Ledwie odszukał jakiś signal w schowku, wciśnięty między gry arcade. Wszedł. Tu nie było tak ciasno jak w Whatsappie. Nie wszystkich tu zapraszano, ale Sinityn kręcił się i tu. Ilia zajrzał mu do środka. Jak ten twój abrek? Będzie brać? Nie spiesz się, Wasia. poważne kolo nie można naciskać. Powiem kiedy. Nie mogę długo czekać. Co jeśli to FSR. Nie cykaj. Ilia zostawił synicyna. Jego podejrzenia z odopieci się potwierdzały. Opychał na lewo skonfiskowany towar, prawda? Odsunął telefon. Łyknął czarnej od stanej herbaty, wsypał trzy łyżki cukru, zamieszał. Cukier wirował w zimnej herbacie jak zamieć za kręgiem polarnym. Nie chciał topnieć. Tu suka ili nie rozczarował. Na to właśnie go ilia łowił tam na Triogorce i złowił. Nic w tym specjalnego, że gliny odbierają towar jednym, a drugim sami opychają. O tym też opowiadali w Zonie ci z artykułu 228. Ilia zawsze słuchał poniekąd zainteresowany. Ludzie powinni mieć biznesy, jak mają egzystować z samych poborów. Kontrolę obrotów narkotykami dopiero co oddali mentom. Przedtem była oddzielna służba FSKN, a zanim tak ją przemianowali, nazywała się GNK Gosnarko Kontrol, Państwowa Kontrola narkotyków, ale już wtedy żartowano. Gosnarko Kartel zabawne. Nie Ili sądzić pietie. Tak czy owak jego interesy dobiegły końca. Ili też niewiele zostało, żeby zakończyć swoje. Trzeba było zostawić ich sobie. A jakie sekrety ciągną się za kimś z dawnego życia? Czy to ważne? A może ważne? Zastanowił się, zakręcił cukrowym wirem przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Wymiana wiadomości była całkiem świeża, sprzed paru dni. Wątpliwe, żeby wszystko to już się wydarzyło. Czyli towar ma gdzieś ten sinicyn, a pieniądze abrek. Wszyscy czekają na wymianę, ale bez suki nic im z tego nie wyjdzie, a suka leży twarzą w ściekach. Ilia poszukał jeszcze w wiadomościach słów towar i materiał. Wyskakiwały jakieś stare dyskusje. W archiwum znajdowało towarzyszu i niezły z niej towar. Z dna telefonu Pieti podnosiły się rozmaite fusy. Abrek rzecz jasna nie mógł się tak nazywać w kontaktach. Ilia zaczął więc przeczesywać alfabetycznie wszystkie brzmiące po muzułmańsku. Dużo znalazł, ale w wiadomościach nie było niczego, co by pasowało. Poszukał w Whatsappie, poszukał w signalu, ugrzązł w jakichś zgrzytach z czeczenami, pomógł uwolnić brzucha tych azerów. Zwiniętych w klubie z Koksem, ale to wszystko były nieświeże historie, nieusunięte tylko przez pomyłkę albo dla pamięci, a nowych po konfiskacie tych dwudziestu nie było. Spróbować? Idiotyczna, zuchwała nadzieja pęczniała w nim, nabierała soków. Co ilia ma do stracenia? Nic. Kto ma długo żyć, dlatego stawka jest wysoka. A Ilia stawiał na szale zaledwie dzień czy dwa. Wszystko co miał. Dogadać się zamiast suki za brekiem? Przejąć pieniądze? Tyle, ile się należy za dwadzieścia nie wiadomo czego? Niech to on żąda towaru od tego sinicyna. Połączy ich niech się jakoś dogadają albo pozagryzają nawzajem. Po co im te pieniądze? Na jakieś maserati. Z dzirą do pieca, żeby miłość nie gasła, żeby pojechać nad turkusowe morze, dobudować do domu dodatkowe piętro, bzdety. Ilja bardziej ich potrzebuje. Musi urządzić matce pogrzeb. Może przecież zdążyć. Wykupić porządne miejsce, przyzwoitą trumnę, co tam jeszcze trzeba, zapytać Ciocię ile, człowieka z doświadczeniem, wieńce poprosić o wybaczenie za wszystko, wycałować i zniknąć. Jeśli sypnie pieniędzmi, może ze wszystkim zdążyć. Ostatnie czary zostały na świecie. Pieniądze. Kończyła się już sprężyna. Ale obrócili Ili klucz w plecach, dali jeszcze trochę odwagi, żeby biegł dalej. Gdyby tydzień temu ktoś mu powiedział, że zapali się do takiej kalkulacji, Zagryzłby takiego człowieka zębami. Ale proszę. Chodził teraz po mieszkanku pewnym krokiem z ręcznikiem na biodrach. Zacierał ręce, starał się wpaść na to, jak złożyć mozaikę. Chciał pomóc mamie. No dawaj, suka, pogadaj ze mną. Komu chciałeś obchnąć swoje dragi? Milczy. Ilia zamieszał uparty cukier, wlał w siebie całą szklankę i cukier rozkruszył skostniałą głowę. Wymyślił, jak kazać Pieti mówić. Doigrałeś się. Wszystko się nagrywa na telefon. Przejrzał dodatki. Odszukał dyktafon. Jeśli Hazim nagrywał Ilię tak po prostu, dla zabawy, wziąć w obroty nieznajomego, żeby piątkowy wieczór się nie zmarnował, to wszystkich partnerów powinien był już dawno wpychać sobie w dyktafon. Dla bezpieczeństwa. Ostatni plik był rzeczywiście poświęcony Ilii. Włączył, poczekał. Pamiętasz mnie? Zapytał suka Ilia. Siedem lat temu już raz się tak z tobą doigrałem. Pietia szeptał coś w odpowiedzi, ale teraz znowu nie było czasu, żeby się w tym połapać. Nagranie miało cztery minuty. Skończyło się, kiedy suka przypomniał sobie hasło i chciał dzwonić do kogoś po pomoc, ale jego czas upłynął. Miał rację. Był tu długi... Ciąg plików. Zaczął odsłuchiwać jeden po drugim. O, Hazin, zamknij na drzwi. Wszystko zrobione? Tak, Denisie Sergiejowiczu, ale na razie czekamy, grzebią się. No, kiedy będzie gotowe, nie ociągaj się. Prawie się już dogadałem w twojej sprawie. Możesz szykować ładny kieliszek z tych większych, żeby poczuć moment. Tak jest. I jeszcze proszą trochę w naturze. Przyjąłem, biorę to na siebie. Lepiej weź ze sobą, zapowiada się szaszłyczek. Wprowadza cię w sytuację, bywaj i nie przeciągaj tego, rozumiesz? Wszystkiego dobrego, Denisie Sergiejewiczu. Urwało się. Ilia ja otworzył następny plik. Wszystkie były ponumerowane. Żaden nie miał nazwy. Nie wiesz pokrako, co to jest, nawet ja to wiem. To jest gnojku sprzęt do uprawy. Co ty tu, holenderskie pomidory hodujesz? Przecież ty tu masz całą szklarnię. No ładnie, kurwa, światło. Ej, Kostomarow! Dawaj do środka grupę operacyjną żywo. Towarzyszu mildziałem pan posłucha. Może się tego, no bo co? Ja tu miętę do herbaty. Od razu grupę operacyjną, może się dogadamy. Zaraz mi tę całą miętę zeżrzesz, mato. Kumasz? Co ty mi tu? Łapówkę wpychasz? O chujałeś? Wlepiam cię jeszcze za łapówkarstwo Kostomarow. Bierzmy tych narkusów i wszystko zapieczętowujemy. I dawaj tu tych z telewizji niech filmują zdobycz. Dalej była jeszcze godzina mamrotania, mazania się bełkotu, ale nie było po co tego słuchać. To nie to. Szybciej, co tu jeszcze, jeszcze, jeszcze przesłuchania? Konfrontacje świadków, rozmowy przy obiedzie, zmarnowana godzina. E, maga to ty? Salon, towarzyszu Miły Cjancie. Kiedy się zdeklarujesz? E, pisz przez telegram. Kto mówi takie rzeczy przez telefon? Sam wiesz, wszyscy słuchają. Czy sam chcesz mnie spalić? Dobra, nie wariuj. Napiszę ci przez ten twój telegram. Jeszcze jeden komunikator. Poszukał tak, inaczej. W końcu znalazł w telegramie Magomieda Dozorce. W skrócie chłopaki mówią, że kasa będzie za tydzień. O miejscu jeszcze porozmawiamy. Tamto stare już nie pasi. Wiadomość z wczoraj. Tydzień. Hazinowi to pasowało. Ili nie. Czy zdoła przez tydzień grać komedię? Udawać sukę, pietie, hazina? Ilia wstał. Przeszedł się. Dwa kroki do jednego końca przedpokoju, dwa do drugiego. Znów pisk, jak kropla spadająca na ucho. Napięte nerwy dźwięczały jak struny. Ostrożnie podniósł telefon, napisał matce Pieti. Pilnie mnie wysyłają. Przykrywka. Tydzień bez kontaktu. Spróbowała zadzwonić, ale nie odebrał. Matka odłożyła słuchawkę po kilku sygnałach. Może bała się wzywać syna do rozmowy przy dowództwie. Potem naskrobała. Nie możesz odmówić? Nie matka, nie mogę, to służba. Przyszło to ili z trudem. Dasz chociaż radę pisać smsy? Ilia wypuścił powietrze. Nie wolno teraz przecholować. Ona coś czuje. Co tam? Czuje wszystko. Niech tylko myśli, że ten niepokój to przez to, co nadchodzi, a nie to, co już się wydarzyło. Ostrożnie, bojąc się ją spłoszyć. Wpisał na ekranie SMS: tak. Cholera, by wzięła tę twoją służbę. A proszę bardzo. Po raz pierwszy tego ranka nabrał pełną pierś powietrza, umył się w zimnej wodzie, postawił szci na ogniu. Rozdział piąty. Wygodnie się pieci i żyło z telefonem. Ilia musiał wszystko trzymać w sobie: nagą wierę w promieniu słońca, śnieżki po szkole, ekspedycje do lokomotywowni z seriogą i sańką, pijaństwo na koncercie Splina i B2, podglądanie dziewczyn w szkolnej toalecie, ostatni wyjazd z mamą do babci do omska, huśtawkę nad stawem nadaczy, izbę przyjęć 8 marca po tym, jak obierał ziemniaki nożem do mięsa, żeby zaimponować matce. Szczeniaka, którego jak się okazało nie można było zostawić w domu, bójki za garażami, butelkę fanty na podłodze, smak wiery, smak wina i winy. Kiry z jego wydziału, która 2 września po zajęciach zaprosiła go do siebie, żeby przepisać notatki z opuszczonego wykładu. Playstation z chłopakami w nowy rok do rana, do dziury w mórzgu, sanki do spożywczaka, okreziony gołębnik na bukińskiej. Ucieczkę przed matką z pensjonatu na dyskotekę w Semferopolu. Wykop budowlany z grząskim piaskiem. Świt o czwartej rano. Białe szorty białozębych dziewczyn w ultrafiolecie. Tłuste zielone morze. Krymskiego szampana i krymskie słońce. Piołun i cyprysy. Nocną kąpiel wśród fal i sztorm. I jeszcze milion różnych rzeczy. Mówi się staje przed oczami ale to oczywiście nieprawda rozbłyskuje na mgnienie okna nie da się tego zatrzymać nie da się dokładnie przyjrzeć nie da się sobie przypomnieć co było na chwilę przedtem a co potem obrazy strzępy plamki na siatkówce nie filmy a impresje gdzie je tak naprawdę widzisz gdzie one w ogóle są i gdzie znikają Ilia trenował słaby ludzki mózg, odwróciwszy się twarzą do ściany na swojej pryczy. Trząsł nim, wyławiał z pomiędzy fałd zapadnięte szczególiki. Stukał sam siebie w pudło, żeby obraz był kolorowy i nie szumiał. Mózg się starał. Z początku był jak zaschnięta plastelina, ale Ilia na niego chuchał, ugniatał go i mózg robił się trochę miększy, cieplejszy. Przed ilią zawsze była ściana pomalowana farbą olejną na zielono. Dobry to był ekran. Ale normalnie ta telewizja i tak działała tylko w nocy. Któregoś razu tak mocno walnęło, że potem jeszcze przez cały ranek trzeba było dochodzić do siebie. Sny doskonale pokazują przeszłość. Do łez. Suka wszystko trzymał w telefonie. Wszystko w wysokiej rozdzielczości. Wszystko w maksymalnie żywych barwach. Fotografie i wideo. Pamięci miał suka 128 gigabajtów. Życie zmieściło się w całości, jeszcze zostało miejsce na muzykę. Myślisz, że pamiętasz swoją przeszłość, a w rzeczywistości pamiętasz zdjęcia, które i tak są zapisane w komórce. Przez 7 lat telefony stały się bardziej spostrzegawcze i pamiętliwe. 16 razy. Teraz telefon widział w ludziach to, czego człowiek by nie dojrzał. Teraz można było wrócić, sprawdzić samego siebie. Pietia miał wygodnie. Nie trzeba niepotrzebnie zaprzątać sobie głowy. Wygodnie ma i Ilia. Może oglądać cudze sny. Wszedł do fotografii, żeby poszukać Niny. Przewinął jakieś sprawozdania z miejsc kolizji, martwe natury z palarni Szisze, grupowe fotki z twarzowcami w cywilu, ponure autoportrety z wypacykowanymi blacharami, patriotyczne memy, siniaki u zatrzymanych, fotki z maserati tak zrobione, żeby nie było widać, że to salon samochodowy. Wśród nich znalazły się wysłane pewnie przez samą mninę głupkowate obrazki. Tutaj wydyma usta, tam przytula do siebie kota, potem z jakimś dzieckiem, całkiem do niej niepodobnym. Ilia zatrzymywał się na nich, ale przesuwał dalej. Szukał czego innego. Chciał więcej obojczyka, więcej łukowatego wgłębienia pod żebrami, wiru jej rozchylonych warg. Miał nadzieję, że ręka się podniesie, odsłoni mu to, co skrywała. Chciał figlarności i zuchwalstwa. I strachu przed własnym zuchwalstwem, i bezczelności, z którą się oddają, i mrocznego, grząskiego oczekiwania na bezczelną odpowiedź oczu i ust. Tego, czym nie tyle można się zachwycać, ale w czym można się zgubić i zapomnieć jeszcze więcej. To było cudze. Nie ili, ale niech i tak będzie. Swojego nie ma i nie będzie miał. Co pozostaje? Pozostaje właśnie to. Wszedł do folderu z filmami. Przewinął do tyłu, zahaczył o jej twarz. Otworzył. Z urlopu. Z nad jakiegoś morza. Play. Ruszyły fale, w głośniku zaczął szeleścić wiatr. Ożyły wysokie źdźbła wzdłuż szerokiej smugi białego piasku. Panorama zachodzącego słońca zadrżała. W kadrze pojawiła się Nina. Włosy jej się splątały, fruwały na tym wietrze. Odgarniała je z twarzy, śmiała się. Siedzieli na plaży na ręcznikach. Nie miała jeszcze tatuażu. Pójdziemy popływać? Pytał ją swoim wysokim głosem niewidoczny pietia. Jeśli ty pójdziesz, to ja też, odpowiadała Nina. A telefon mam tu zostawić? No i co? Mniej będziesz w nim siedział. Mam tam całą swoją pracę. Tutaj masz całą swoją pracę. Nina wskazała gdzieś palcem na czoło Pieti. W głowie, zawsze. A teraz jesteś na urlopie. Urlopie. Zrywała się, wzbijając fontannę piasku i wbiegała we wzburzoną wodę. Jaskrawożółty kostium kąpielowy na niemal czarnej od słońca skórze. Pietia nie mógł się od niej oderwać. Filmował, jak piszcząc uparcie wchodzi w fale. Potem telefon padał na wznak, długo patrzył jak paralityk na szkarłatne chmury. Nagrywał głos Pieti. Idę do ciebie, a potem śmiech. Śmiali się oboje. Dobrze, że Pieti nie było tu widać. Jeszcze wieczorna rozmowa z jakiejś kawiarni. Pasiaste orientalne poduszki, dym, sisze, monotonna muzyka, kieliszki do koktajli. W środku coś z pomarańczami i bitą śmietaną. Nina z lampionami w oczach. Oblizuje śmietanę ze słomki, patrzy w oczy i pyta. No, a jak sobie wyobrażasz siebie za pięć lat? Te twoje pytanka. Odpowiada za ilie Pietia. Jak, to podchwytliwe, tak? Nie, dlaczego? Jak chcesz, to ja powiem pierwsza. Jeśli takie to u ciebie skomplikowane. Ja na przykład będę pilotem że co, Piet Jaręchocze? Będę pilotować samoloty. Myślisz, że cię tam przyjmą? W Aerofłocie kobiety przyjmują tylko do obsługi. A dlaczego Aeroflot? Pójdę do prywatnego lotnictwa. Będę latać na Gulfstreamach, albo na bombardierach. Po co? Po pierwsze, bo to piękne i niesłusznie się śmiejesz. Nina marszczyła czoło i groziła palcem. W tym zawodzie pracuje wcale nie tak mało dziewczyn. No tak, biorą je pewnie licząc na to, że będzie można polecieć w ich towarzystwie do jakiejś licei. Jacyś brzuchacze, którym staje już tylko na widok munduru. Dobra już, dobra. Teraz ty za pięć lat. No, będę pewnie. Pod pułkownikiem będę na pewno, a może i pułkownikiem, jeśli wszystko robić z głową. Jasne. – A będziesz miał żonę, dzieci? Nina wygięła brwi w daszek. – Co to, przesłuchanie czy jak? Do kamery? – Nie wiem, żona. Pietja się irytował. – Czyli tobie też staje już tylko na widok munduru? – śmiała się Nina, ale życzliwie. – O ty cholero, chodź tu, ja ci pokażę. – Nie, stój. Chodź, załóżmy się, że zostanę pilotem wcześniej, niż ty swoim podpułkownikiem. Ha, o wszystko, co chcesz. I znów filmik rwał się i zatrzymywał. Ilias spojrzał, to nagranie miało rok, a ich relacja była już chyba w punkcie kulminacyjnym. No, powiedział do Niny. Tak to jest. Przed rokiem składał podanie o przedterminowe, a za pięć lat, jak zgadnąć, Nino, przed oczami pojawił się komunikat. Niski poziom baterii, poziom naładowania wynosi 20%. Natychmiast trzeba było poszukać ładowarki do nowego iPhone'a. Nie można było zniknąć. Matka Pieti uwierzyła w akcję pod przykrywką, a pozostali? Ile ta ładowarka kosztuje? Ile mu zostało? Przed nim jeszcze tydzień. I nie wiedzieć czemu. Zamiast ubierać się, przeliczać resztki pieniędzy, zbiegać po schodach i szukać punktu z akcesoriami GSM, Ilya dotknął w telefonie paska galerii. Powiódł palcem nad ikonkami, jak medium nad literami. Jedna z nich przyciągnęła go jak magnes. To był pokój hotelowy, przestronny, kremowo-złoty, alkowa za haftowanymi zasłonami, kandelabry. Nina była w białych koronkach. Śmiała się. Śmiała się przez cały czas, kiedy ją filmował. Chodź, starczy i dla ciebie. Ja dziś bez białego, tylko czerwone. Nina odżegnała się, uniosła pełny winogronowej krwi kieliszek. No, jak chcesz, telefon się obrócił. Pietja pociągnął nosem, stęknął, umilkł. Twoja kolej. Dawaj, prawda czy wyzwanie? Wyzwanie. Więc tak. Chcę, żebyś. żebyś pocałował mnie. O, tutaj. Pokaż jeszcze raz, pokaż do kamery. Obiektyw pokazał Ninę, opalone ramię. Białe ramionczko. Miejsce, gdzie z pochyłości wzbija się w górę szyja. Tutaj. Ilia patrzył jak użyczony. Nie można się było oderwać. Nina grała, ale nie szarżowała. Nie było w niej wdzięczenia się ani fałszu. Nina zupełnie przesłoniła jego wczorajszy dzień, choćby tylko na chwilę. Teraz twoja kolej, prawda czy wyzwanie? Dobra? Nina odwróciła wzrok, zastanawiała się. Prawda? Co chcesz wiedzieć? No ty z tą prawdą, powiedział Pietjanie swoim głosem. Na pewno nie wyzwanie? No dobra. Czy kiedykolwiek mnie zdradziłaś? Głupek. Tak właśnie myślałam. Złościła się przez śmiechnina. Po pierwsze, sam dobrze wiesz, a po drugie, po co? Mam na ten temat teorię. Powiedzmy, że mam całą swoją energię, tak? I chcę ją oddawać tylko tobie, dlatego że jesteś mój. I dopóki całą ci ją oddaję, wszystko będzie z nami dobrze. Będziemy razem i nic złego ci się nie stanie. To jak takie pole ochronne w fantastyce. Jak niewidzialna kopuła nad nami, nad tobą. A jeśli zacznę oddawać komuś jeszcze cząstkę swojej energii, to pole od razu osłabnie. Nie będzie nas do siebie przyciągać, a w kopule pojawią się pęknięcia. I wtedy będzie mogła runąć nam na głowy, mnie i tobie. A ja tego nie chcę. Ja się tego boję. Przecież mimo wszystko cię kocham. Oj, znów się zaczęły te babskie bzdury. Dobra, zaliczone. W takim razie ja też wybieram prawdę. A ty mnie mimo wszystko kochasz? Ja ciebie? Chodź do mnie, zaraz ci pokażę. Koniec. Młodziutka ile ma lat? Dwadzieścia i troszkę. Ciekawe czy sama wierzy w to co mówi. Mając lat dwadzieścia i troszkę może wierzyć. Dopóki ludzie cię nie ukąszą, do świata można przyłożyć dowolną, piękną teorię, najbardziej łzawą, a potem wierzy się już tylko w to, jak dotąd z tobą było. Niny widocznie jeszcze nikt nie ukąsił, czy może zamalowała ukąszenia podkładem. Ilia włączył drugi filmik, też z powodu bielizny. Tylko nastaw coś fajnego, mam tam Jamesa Blake'a i Arzie'a, take a fall. Will, zaczekaj. Gdzie tu je. O, gotowe. Zaczęło grać. Jakiś subtelny tenorek pojękiwał stylowo z kurzej piersi. W tle coś syczało i czarny głos śmiało przecinał ten strumień melodeklamacją. Razem brzmiało to dziwnie nużąco i pikantnie. Nina, wraz z pierwszym bitem, pierwszym jękiem, wypłynęła na środek pokoju. Jakiegoś innego, nie w tamtym pałacowym hotelu. Atłasowy peniuar, krótki, koronkowy, tyle, żeby zasłonić zacienione miejsca. Najpierw ramionko do przodu, potem drugie po falującym ciele w dół, do kolan, w rytm śpiewu tenora. A kiedy wszedł czarny głos, przytakiwała mu już biodrami. Szła mu naprzeciw. Kołysała nimi tylko odrobinę, ale to kołysanie docierało do ili kręcąc mu w głowie, kołysząc i jego. Potem zsunęło się ramiączko, samo. Przybliżył ekran, żeby Nina zajęła całe jego pole widzenia, żeby nie przytłaczał go jego pokój dziecinny, w którym się już nie mieścił i z którego miał już nie wyrosnąć. Z drugiego ramiączka i z całego atłasowego stroju Nina się wyślizgnęła. Ten spełzł jak zbędna łuska, na sekundę pozwoliła Ili zobaczyć całe opalone piersi, jakby za długo zwlekając, a potem od razu się odwróciła. Zostały same majteczki, czarne z kilku nitek, a potem jęk, jęk, urywana deklamacja grubych warg ponagla smaga, chlasta, chłoszcze po plecach, po pupie i pod tymi batami nina się rozpuszcza. Palce zapominają się i wsuwają pod gumkę. Z jednej strony ściąga ją w dół. Materiał niechętnie, kokietując, mija biodro. Ciągnie się, buduje napięcie, żeby potem się zerwać. O, o! A ty nie chciałaś? Przecież ci powiedziałem. Od tego będzie tak. Rozpalisz, rozpalisz się, będziesz cała płonąć. Czuć, czujesz? Bełkotał sukarnie swoim głosem. Chodź, dawaj, dawaj, dawaj jeszcze za w gardle, bolało w pachwinie, muciło w głowie, oddychał nierówno. Ilja zjeżdżał Ninie wzrokiem po plecach, po kręgosłupie jak wąż, w dół, w dół, do samego gniazda węża. Wtedy Nina, która przyciągnęła do siebie krzesło, żeby je osiodłać, spróbowała zrzucić ze stopy ściągnięte już koronki, machnęła nogą, zaplątała się i uwięziona poleciała na ziemię, chwytając się krzesła z łoskotem i okrzykiem. Pietia wybuchnął śmiechem. Ona też. Leżąc na boku, śmiała się i płakała. Take. Najważniejsze to. Take a fall for me. Ilia też się roześmiał. Śmiał się tak, że w oczach miał gorzkie łzy. A w spodniach stalową sprężynę. Śmiał się, aż zaczął kasłać. Potem chrypiał jeszcze przez minutę. Nie mógł się uspokoić. Niski poziom baterii. Poziom naładowania wynosi 10%. Wyświetlił telefon. Zmusił się, by wstać. Zarzucił cienką kurtkę, w której przyjechał z Solikamska. Przeliczył pieniądze. Zostały prawie trzy tysiące. Można żyć. Zaraz wszystko rozwiążemy, powiedział Ninie. Przejaśniło się. Słońce się rozpaliło. Powietrze było świeże. Wiatr nie siekł, tylko głaskał. Ilia wyszedł z bloku i zmrużył oczy. Na tym powietrzu można było wziąć wczorajsze wydarzenia za miraż. Zapewne trzeba było iść w stronę stacji. Szukać po drodze jakiejś Jewrosjetii. Ale Ilia zamiast tego skręcił w prawo. Tam, gdzie za domami zaczynał się fragment lasu. Coś na kształt parku. Poszurał obok sąsiednich domów. W jednym kwateruje stowarzyszenie weteranów z Czarnobyla, drugi zasiedlili jacyś kozacy. Pół ściany pomalowane w barwy wstęgi świętego Jerzego. Był jeszcze rysunek. Ubrany na czarnojeździec w furażerce przekazuje pieszemu chłopcu dziedzictwo. Kozacy w Łobni wcześniej nie występowali. To przez te siedem lat ich tu się namnożyło. Za domami rosły rzadkie sosny – Dalej w prześwitach majaczył kolejny silikat i tam do innego osiedla prowadziła dróżka, której początek był oznaczony tabliczką – ścieżka ekologiczna 400 metrów. Ili od tej łobnieńskiej chluby zrobiło się głupio i miło. Poszedł ścieżką ekologiczną. Kiedy jeszcze będzie miał okazję się nią przespacerować? Szedł i porównywał Ninę z Wierą. Bo z kim jeszcze? Tyle lat oszczędzał Wierę dla siebie – już po tym, jak go rzuciła. Gdyby Wiera wtedy z nim została, powiedziałaby chociaż, że zostaje, to przez te siedem lat byłaby dla niego świętą ikoną w tej ciemnicy. A poza nią nie było do kogo się modlić. Tylko w składziku, do wystrzępionych przez innych obrazków, gdzie przez różowe cycki przebijały drukowane litery i reklama wiagry. Najpierw było obrzydliwie, głupia i wstyd a potem niczego sobie. Inaczej nie wypędzisz z siebie biesów, bez tego nawet świętego by pokonały. Kiedy ilie zabrali, bez wiery zrobiło się ciężko i całkiem nie do zniesienia, kiedy w drugim roku oznajmiła mu, że od niego odchodzi. To właśnie wtedy zaczęło mu się wydawać, że naprawdę ją kocha i że nie zdoła bez niej żyć. To więzienie tak zamieniło bieguny. Przedtem ilias sam myślał o tym, by ją zostawić, uwolnić się od łobnieńskiego ciężaru i przenieść się do Moskwy całym sercem. Myślał, ale brakowało mu odwagi. Wiera miała skórę jak dzieci na powiekach, cienką i delikatną. Łatwo ją było zranić. Wystarczyło obtarcie i od razu leciała krew. I była bardzo podejrzliwa kiedy tylko Ilia zakochał się w Moskwie, cały czas oczekiwała, że ją rzuci. We wszystkim widziała symptomy i znaki. Przez cały ostatni rok mówiła Ili, że powinien się określić. Określić się należało tak, żeby Wiera nie ucierpiała. I im więcej o tym mówiła, tym bardziej samotność zdawała mu się wolnością. Jakkolwiek wcześniej wyobrażał sobie z nią przyszłość, w teraźniejszości nie mógł zabrać jej ze sobą do Moskwy na stałe, ale mógł na jedną noc na tańce. Spłacał jej wtedy dług, a Wiera myślała może, że to zaliczka. Tamtego wieczora siedzieli w pociągu podmiejskim, połączeni przez słuchawki i Ilija z góry wiedział, że kabelek nie utrzyma ich razem. Był dla niej czuły i uprzedzająco grzeczny, jak dla ukochanego kotka, którego wiezie się uśpić. Po kablu od wiery płynęło do niego poczucie winy. A co wiera słyszała w swojej słuchawce, tego nie wiedział. Pewnie nadzieje. W ogóle dużo myślał o jej uczuciach. Przyzwyczajasz się, żeby myśleć o nich zbyt wiele, kiedy wychowujesz się sam z matką. Teraz do niego docierało, kiedy skamlała o wspólną przyszłość. Nie chciała po prostu sama grzęznąć w tym, co teraz. Potem Ilia zniknął w przeszłości, a Wiera potrzebowała iść dalej naprzód. Można ją zrozumieć? Można. Matka, dajmy na to, zrozumiała ją po kobiecemu i prosiła Ilię o zrozumienie. Wszystko na świecie można zrozumieć. Ilia szedł krótką ścieżką po kruchym śniegu, po czyichś śladach, po suchym igliwiu i odkrywał... Jego więzienna miłość do Wiery brała się z beznadziei. To nie Wierę chciałby kochać. Wiera była cała zamknięta, skrępowana. Ilia zawsze musiał ją rozweselać, zagadywać, rozkręcać. Jak to było, że postanowiła mu się oddać w jedenastej klasie? Właśnie, postanowiła. W szkole zdawało się, że Wiera jest upajająca. Teraz myślał... Po prostu upoiły i to ich oboje hormony. Dla niego to mogła pewnie nie być wiera. I dla niej mógł to być ktokolwiek inny. To udowodnione. Więc jest tak, to czym ci w okienku chlusnęli czerpakiem do miski, masz dalej jeść. A zamiast stygnącej berbeluchy mógłbyś zażądać wrzącej miłości. Trzeba było zakochać się w kimś takim jak Nina. Zawsze takiej chciał. Z do śmiechu, żywej, elektryzującej, żeby wystarczyło dotknąć i od razu poszłaby iskra i włosy stanęłyby dęba. A Wiera tak prądu nie przewodziła. Wybaczam, Wiera. I ty wybacz. Na razie. Jasno mu się myślało na świeżym powietrzu. Widział wszystko jak z lotu ptaka, a w baraku jakoś nie udawało się wzbić w przestworza Ciekawie było wyobrazić sobie swoje życie niezwierą, a z kimś takim jak Nina. Wieczny haj, przygoda. Jakby się wszystko ułożyło, zaczął sobie wyobrażać. Niestety ścieżka się skończyła. Kiedy czekał w kolejce mijał czas, Na co go marnuje, na to, żeby popatrzeć na cudzą laskę, a mógłby zamiast tego pójść teraz do swojej matki. Trzeba ją przecież odwiedzić, popatrzeć na nią, przywitać się. Ale Ilia nie mógł do niej iść. Przyjdzie i powiedzą mu, zabieraj ją, pan do domu. Bezpłatne przechowywanie się skończyło. Dokąd ją zabrać? Do ciepła. No i wymyślił sobie objaśnienie. A tak naprawdę nie chciał widzieć jej martwą. Chciał, żeby jeszcze trochę dla niego pożyła. Zobaczyć to jak pokwitować. Głupie, tchórzliwe, ale nie zdołał się przemóc. Zaczął wypierać ją z głowy. Potem zadzwoni, potem pomyśli, obowiązkowo. Jaki pan ma? spytał żółty sprzedawca. iPhone, nowy. Jest Chińczyk na licencji za dwójkę, taki wesolutki fabryczny Chińczyk za 1700 i chiński Chińczyk za 1000. Ile? Ilia nie uwierzył. Za sztukę. Ale ludzie się na niego skarżą, mówią, że pali baterie. Oryginalne mają tylko sklepy z jabłuszkiem, ale to też Chińczyki, tyle że z Foxcona. Ten fabryczny chętnie biorą. A na ile starczy chiński Chińczyk? Są dwa tygodnie na wymianę towaru, ale wymieniamy tylko ładowarkę, komórka będzie na pańskim sumieniu. Totalne gówno! oznajmiła ochryple z za jego pleców dziewczyna z niebieskimi włosami, następna w kolejce. Niech pan mi go pokaże. Chwileczkę sprawdzę. Ilia wysunął na moment telefon z kieszeni i przymierzył do niego niechlujną z zadrami podróbkę kabelka. Trzeba było oddać połowę pieniędzy. Pasuje, pasuje, prychnął sprzedawca. Po prostu uważaj na niego, żeby ci mieszkania nie spalił. Niepotrzebne ci do niego etui? Akurat modne przywieźli. Zaoszczędził pan na bezpieczeństwie, można zainwestować w estetykę. Niepotrzebne. Ilia wsunął telefon z powrotem do kieszeni i zapłacił tysiąc. Nie przesadzaj. Zagrała muzyka. Coś lirycznego, ale rytmicznego, jakby latynoskiego, z kastanietami i nieznanymi meksykańskimi grzechotkami. Skończył się wstęp. Na scenę wszedł hiszpański baryton. Rozpoczął namiętną opowieść do wtoru gitary. Śpiewał cicho, z duszonym głosem, ale nie milkł. Sprzedawca patrzył na Ilię wyczekująco. Zatańczymy? Zaproponowała dziewczyna z niebieskimi włosami. To nie panu dzwoni? zapytał Ilię sprzedawca. Ilia poszperał w kieszeni. Telefon natychmiast zaczął głośniej krzyczeć przez szparę. Jakby obudził się w czyimś bagażniku na posterunku drogówki i chwytał się swojej ostatniej szansy, gnojek jeden. Nie wyciągając go, wdusił wszystkie boczne przyciski. Dzwonek umilkł. Sprzedawca pożarł jego przedostatni tysiąc i poruszał jeszcze ustami, przyglądając się Ili i wyciągając już wnioski, skąd mógł się u niego wziąć taki telefon. Miłego używania, komórki. Ilia spiorunował go wzrokiem i wyszedł. Odszedł na dziesięć kroków i obejrzawszy się przez ramię na pawilon GSM, wyjął telefon z kieszeni. Spojrzał. Nieodebrane połączenie z nieznanego numeru. Pospiesznie wprowadził kod, żeby sprawdzić, może są od niego wiadomości. A ten drań wyłączył się z zimna. Do domu biegł. Zamknął drzwi na zasuwę. Telefon długo nie przychodził do siebie. Chiński Chińczyk kiepsko kontaktował. Trzeba było pogrzebać, poruszać wtyczką w gniazdku. W końcu się ocknął, pokazał jabłuszko. Ilja wytrzymał jeszcze przez kilka sekund. Potem wszedł do nieodebranych. Jakiś numer komórkowy. Nieznany. Suka nie dostawał od niego wcześniej wiadomości. W żadnym komunikatorze. Co robić? Oddzwonić? Ilia napisał do nieznajomego. Kto tam? Ale nie wysłał. Mogło przecież być tak, że to akurat znajomy i to bardzo bliski. I że wiadomości od niego były kasowane od razu po przeczytaniu. Całkiem możliwe. Albo po prostu ktoś pomylił numer. Jak będzie trzeba, zadzwonią jeszcze raz. Zaczął dalej oglądać Ninę i nagle natknął się na coś zupełnie intymnego. Z jakiegoś powodu zmieszał się, zawstydził i zamknął folder. Tak naprawdę chyba właśnie to miał nadzieję znaleźć, ale za bardzo było mu wstyd patrzeć, jak pieści ją zarżnięty Pietia. I wstyd za swoją nieprzyzwoitość przed nieżyjącą matką. A nuż ona to widzi, a nuż zapyta, czy to telefon. Kiedyś w dzieciństwie poszedł z chłopakami na budowę. Saniek powiedział, że robotnicy zostawili w wykopie naboje budowlane, które można było wysadzić w powietrze jak granaty. Zagrali w papier kamień nożyce, wypadło, że zejść na dół miał ilia. Wykop wykonany w rudym piasku był tak głęboki, że można było w nim zmieścić dwa piętra. Zbocza były niby łagodne, ale grząskie i niepewne. Ilia zdał sobie z tego sprawę już przy zejściu. Pozostali stali na czatach, na górze na wypadek powrotu budowlańców. Był wolny dzień, sobotni wieczór, przechodzący w noc. Zszedł z trudem. Na końcu ziemia zaczęła się osuwać i ilia zeskoczył, prawie skręcając przy tym nogę. W wykopie rozumie się nie było żadnych nabojów. Trzeba było się wydostać, a to okazało się niemożliwe. Piasek zsuwał mu się na spotkanie. Wszystkie kroki robił w miejscu. Nie było czego się chwycić, tylko sypka wilgotna rdza. Zawołał chłopaków, a ci się przestraszyli. Roił im się powracający stróż i milicyjna ochrona. Opowiedzieli już sobie nawzajem, że gliny na budowach mogą strzelać do złodziei, a tu jeszcze ciemność spłynęła z nieba. Ilia też zaczął się bać. A co jeśli jutro przyjdą robotnicy i od razu zaczną zasypywać wykop buldożerami, nie patrząc nawet, czy ktoś jest w środku? Wtedy z jakiegoś powodu wierzył w takie rzeczy. Sanik z Seriogą namawiali się, żeby uciec, a on przekonywał ich, żeby nie tylko żyli, tylko zostali i pomogli mu wyleść. Miotał się, rwał do góry, a i tak kończył na dnie Leja. Mówili, że zawołają rodziców, ale tego bał się jeszcze bardziej. Gdyby matka się dowiedziała, w co wdepnął, nawet bycie zasypanym w wykopie nie wydawało się takie straszne. A jak w takim razie miałby tłumaczyć przed matką to, że zabił człowieka? Lepiej po prostu w ogóle nic jej o tym nie mówić. Odłożył telefon na bok. Palił mu rękę. Ładowarka grzała. Do wieczora niepokój zebrał się w jakimś specjalnym pęcherzu u ili w środku. Naciskał na wnętrzności, domagał się ujścia. Przełączał z kanału na kanał opętany telewizor, podbiegał do swoich książek, przeglądał ulubioną kiedyś fantastykę. W środku były tylko bezładne robaczki. Wyłączył dzwonek, a potem znów włączył. Dziesięć razy podchodził, żeby sprawdzić, czy nie ma nieodebranego połączenia. A co z nim zrobić? Wciąż się nie zdecydował. Odszedł od niego, potem wrócił. Sprawdził wiadomości z roczdelskiej. Nie. Za dnia suki nie znaleźli, a noc skryje go jeszcze lepiej. Piekła go ręka. Cudzy telefon. Jakby Pietje nie dozabił. A teraz nie mógł już niczego z nim zrobić. Teraz trzeba go było karmić. Wieczorem wziął go z sobą do łóżka, żeby od razu odpowiadać, jeśli przyjdzie wiadomość. I nie na darmo, kiedy zmuszał się do zaśnięcia brzdąknęło. Otworzył. Pietieńka, ale napisz do Niny, mama. Dobra. Niech wie, że jest cały i zdrowy. Otworzył korespondencję z niną. Dodał na końcu: U mnie wszystko w porządku, co u ciebie. Nina nic nie odpowiadała. Ostatnia wiadomość od niej przyszła w piątek rano. Równie przyjemna jak ta, którą jej teraz wysłał. U mnie wszystko wprost super. stwierdziła nina. No to w kontakcie odpowiedział Pietia. A wieczorem sfotografował się z wypacykowaną laską z restauracji i wrzucił w publicznym dostępie. Liczył na to, że nie zobaczy? Był pijany, zapomniał skasować? Dobrze by było, gdyby się rozstali. Prościej. Wspomniał, jak Nina dla niego tańczyła, rozbierała się. Wyraźnie zobaczył jej piersi, pełne letniego soku, opalone, bez białych śladów. Poprzewracał się z boku na bok, popatrzył w ścianę, potem jednym okiem, jednym palcem odszukał drogę do pliku wideo. Nie mógł już dłużej się jej opierać. Znalazł się w mieszkaniu, pewnie należącym do Pieti. Przestronny salon, ogromny telewizor grubości książki, kanapa na dwadzieścia osób, nagie bezeceństwa w czarnych ramach na ścianach, jakieś milicyjne dyplomy, rurka do striptizu i otwarty bar, świecący na bursztynowo butelkami. Nina siedziała obok na kanapie telewizorze leciał jakiś sino-niebieski pornosz, ktoś jęczał przyciśnięty płaskim ekranem. Nina patrzyła w ten błękit bez skrępowania, żywo komentowała. Kamera Pieti szybowała, przeskakiwała z Niny na kłębowisko ciał. Oboje byli pijani. Nina biały męski t-shirt naciągnęła na gołe kolana. Półmrok migotał. Kiedy na ekranie pojawiło się światło, rozbłyskał i pokój. Mi się wydaje, że tato jest w ogóle oziębła. Może sama wybiorę coś dobrego. Co ty mi tak cały czas puszczasz, chłopak dziewczyna dziewczyna? Może lepiej chłopak dziewczyna chłopak. Kaman, nie mam nic przeciwko trójkątom, ale jestem za sprawiedliwością. Myślisz, że jeden ci nie wystarczy? Język Pieti znów latał jak szmatka. Rozmawiamy przecież o teorii, a nie o praktyce, tak? My? My o teorii? Czy o praktyce? Nina spojrzała wprost w kamerę, wprost na Ilię bezczelnie. Chcesz mnie rozgrzać? Pietja roześmiał się, ale ochrypł. No, a co tak ciągle o tym rozmawiamy? Może po prostu chcesz popatrzeć? Co? Chciałbyś popatrzeć? Na mnie, jak mnie. Chciałbym się nagrać i porobić zdjęcia, mogę? Czemu nie? Może ja też zrobię zdjęcie. Nina ściągnęła przez głowę koszulkę ze sponczbobem. Pod nią nic innego nie miała. Ześlizgnęła się na podłogę, uklękła przed nim. Sięgnęła do paska, brzęknęła sprzączka, rozpięła, wsunęła do środka ręce. Kamera traciła ostrość. Nina była zbyt blisko. Aj! Ilya już nie mógł. Musiał czuć to, co suka. Nie było delikatnych paluszków Niny. Trzeba było swoimi, niezgrabnymi. Zdarł z siebie spodnie, sprane majtki. Chwycił sam siebie, zimnym za gorące. Przymknął powieki, i otworzył oczy. Oczy Pieti. Dawaj, dobrze. Nina odsunęła włosy z czoła na bok. Chciała, żeby ją widział. Ten wił się, wyginał. Miała nad nim władzę. Jej ta władza też rozgrzewała krew. Podoba ci się? Chodź, starczy, chodź do mnie. Ściągnął jej stringi, zerwał się z kanapy, wyłączył pojękujący telewizor, umilkły zbędne dźwięki, zostali tylko wydwoje. dwoje. Jedyne światło, które teraz na nich spływało, było bursztynowe z baru. A na pewno wystarczy ci sama? Zamknij się. ściły, zadzwoniły spodnie. Chrapliwe oddechy, ostrość wariowała, Zamiast konturów były zarysy, refleksy światła baru na skórze, krótkie jęki. Zdaje się, że postawił Ninę plecami do siebie, pochylił ją do przodu. Ach, zaczekaj, zaczekaj. Nie czekał. Odsunął rękę z telefonem w bok, żeby kręcić z niej siebie z pozycji trzeciej osoby. Chciał to zapamiętać. Jak ona się oddawała, jak pozwalała nagrywać swój bezwstyd, jak było jej od tego jeszcze rozkoszniej. Życie. Buchająca para przechodziła w tym momencie przez ich ciała pod ciśnieniem dziesięciu atmosfer. Rozrywała rury. Oto właśnie było życie. Próbował je uchwycić, zamknąć w telefonie, ale niezbyt mu to wychodziło. Oni już nie byli ludźmi. Ręce były nieposłuszne. Zamiast słów w gardle skrzyczały im jakieś niedorzeczne dźwięki. Ciała w gęstniejącej żółtej smole. W lepkim bursztynie szczepiły się. Ocierały zaciekle o siebie nawzajem. Ostro się uderzały. Wahadło się rozpędzało. Czas przyspieszał. Potem odrzucił telefon na kanapę. Chciał złapać ninę obiema dłońmi, miętosić, przyciągać do siebie obiema rękami, wchodzić w nią natarczywie i brutalnie. Włosy, złap mnie za włosy. Tak, jesteś, jesteś taką słuczką, słodką. Ja jestem suczką? Czyją jestem suczką? Powiedz. Twoją, twoją suczką, twoją. moją, moja maleńka zdzira. Potem już tylko chrypienia, tylko jęki, krzyk. Jakby trafił go piorun. Przeciągnęło mu rozpalony drut z brzucha przez pozlepiane kanaliki. Kończył jakby krwią. Wywróciło Ilię na drugą stronę. Wpadł w falę przyboju. W nocny sztorm fala opaliła go, wyrzuciła na brzeg, a potem gładziło go jeszcze słone morze, dawało mu złapać oddech. Telefon skończył odtwarzać. Znów stał się sobą. Zacisnął, rozluźnił dłoń. To nie krew, lepko, ciepło, głupio. Pachnie jak pielmieni albo wybieracz. Dlaczego miłość kończy się tym właśnie idiotycznym klejstrem? Powlókł się do łazienki, żeby się umyć. Zwiędły, otrzeźwiały i pusty w środku. Dał nurka pod kołdrę, długo się trząsł. Oddał całe ciepło. Nie było jak się ogrzać. Potem zapadł w sen. Był jakby w celi. Otworzyło się okienko. Strażnik umieścił w nim swoją nalaną twarz, kazał ili podejść. Ilia posłuchał. Na pozostałych pryczach siedzieli ludzie z zapitymi mordami i pokutymi rękami, oczy mieli wyblakłe, niemal pokryte bielmem. Skierowali uszy w stronę drzwi, jakby to ich dotyczyło. Cela była mała, więzienie. W okienku oznajmili, że ili udzielono corocznego widzenia. Ilia żywo, jak na jawie, zdumiał się, bo wiedział, że nie ma kto tu przyjeżdżać. We śnie nie był to Solikamsk, ale osada w tundrze. Ilia usłyszał nazwę Poćma. Raz w roku? Zamyślił się. To zaostrzony rygor. Współwięźniowie zasyczeli, zachichotali. Z jakiegoś powodu wiedzieli już, z kim Ilia będzie miał widzenie i po co. Ilia wybiegł z celi, Rozstawił szeroko nogi, podniósł ręce tak wysoko, jakby podwiesili go na nich pod sufitem, oparł się głową o ścianę, twarz skierował w stronę podłogi. Szczęknęły kajdanki. Poprowadzili go wzdłuż szarych korytarzy z jednakowymi drzwiami bez numerów. Skąd oni wiedzą, kto gdzie siedzi? Korytarz cały czas zakręcał, a Ilia starał się wyczuć tyłem głowy, czy nie celują mu w potylice z pistoletu dlatego, że tak właśnie wykonują egzekucję, w przejściu na schodach, dawszy wcześniej nadzieję na widzenie, albo omamiając przenosinami do innej celi. Niby przypomniał sam sobie, że nie, nie ma już kary śmierci, ale potylica i tak go świeżbiła. Lecz potem korytarz się skończył, żelaznymi drzwiami na klatkę schodową z zamkiem kodowym. Ilię spytali z tyłu, czy zna kot. Spróbował, jeden, dwa, trzy, sześć, siedem, osiem. Pasowało. Zamek pisnął, rozdziawił paszczę. Ochrona została z tyłu, drzwi się zatrzasnęły, dalej miał iść sam. Na klatce było lato. Takie lato, kiedy na dworze jest lipcowy upał, a w środku nieco wilgotny betonowy chłód i nawet z szybu windy przyjemnie ciągnie jak z babcinej spiżarki. Z ulicy było słychać krzyki, wesołe. Ktoś tam się bawił, jakieś dzieci. Ilia ruszał w górę schodami, chociaż winda stała obok. Zapraszała, ale w jej wnętrzu wszystko było czarne, jakby się wypaliła. Lepiej piechotą. Wszedł tam, gdzie trzeba. Pod mieszkanie numer 53. Wiery. Zadzwonił do drzwi. Otworzyła Nina. Rzuciła się Ili na szyję. Wycałowała. Była w fartuszku, tak jakby coś gotowała. Z kuchni pachniało słodkim ciastem, pieczonymi jabłkami. Nina sypała biały puder na pyszną szarlotkę. Okna były otwarte na oścież. Lato wdmuchiwało zasłonki do środka. Proszek z papierośnicy leciał po stole. Nina kichała śmiesznie i cichutko, jak kotka. Zaczęła wtykać świeczki w ciasto. Skończyła na piętnastu. Zapytał ją, co świętują, dlaczego taka dziwna liczba. Machnęła ręką. Idź ty ze swoimi głupimi pytaniami. Liczba jak liczba nic nie znaczy. To w ogóle jest impreza pożegnalna. Przecież dziś wyjeżdżamy. Zaczekaj, dokąd wyjeżdżamy? To przecież widzenie. Jestem tu na dożywociu. Głupta się, jakie znowu dożywocie? Wszystkie walizki już spakowane, sam zobacz. Lecimy do Ameryki. Mamy tam wynajęty samochód. Mustanga bez dachu. Pojedziemy z Miami do San Francisco przez cały kraj. Cały miesiąc w drodze, tak jak marzyliśmy. I wizy mamy w paszportach, sam zobacz. Sprawdził i faktycznie. Jest i paszport, i wiza. Na zdjęciu on, Ilia, a jednocześnie jakby nie on. Gładkie policzki bez śladów po ospie. Włosy na skroniach wygolone, na górze czup, Wymodelowane jakby suszarką. Oczy też obce, błyszczące. Nie puszczą mnie z tym paszportem, Nina. No co ty? Ja tu nie przypominam siebie. Oczywiście, że puszczą. Przecież taki właśnie jesteś. Wszedł do łazienki, wytarł z czarnego lustra parę. A w nim rzeczywiście był wesoły, o pięć lat młodszy od samego siebie. Gładki i starannie uczesany. A na pewno zaraz po mnie nie przyjdą? Zapytał ją ostrożnie, żeby nie wydać się kompletnym wariatem. Jeśli już, to tylko taksówkarz, powiedziała Nina. Szybciej, herbata stygnie i szarlotkę trzeba jeść, kiedy jest krucha. Inaczej będzie niesmaczna. Była w białej bluzce, rozpiętej do trzeciego guzika. Świeża, lekka, bardzo rzeczywista. Tatuaż. Kwadrat pełen kwadracików. Był już nieco wyblakły, granatowy, a nie soczyście czarny. Co ono znacza? Zainteresował się Ilia. To kod qr, wyjaśniła Nina. Mam go zamiast krzyżyka. Skanujesz go telefonem i wchodzisz na stronę Boga. Tak zwyczajnie na nią się nie dostaniesz. Ma trasowanie cebulowe. Da się wejść tylko z linku z kodu i tylko przez tor. Owszem, Bóg jest tam adminem. Można mu pisać tylko na saport. Za to na stronie wisi chatbot, który zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Ilia podniósł telefon. Chciał zeskanować kot tak jak Nina go nauczyła, ale w dłoniach miał ten więzienny z przyciskami, w którym nie było nawet aparatu. Wyrzucił go przez okno. Podniosły go jakieś dzieci, ruszyła sztafeta. Jeszcze zdążysz, powiedziała Nina. Przecież nigdzie od ciebie nie odejdę. A teraz trzeba już lecieć taksówka czeka przebieraj się szybciej. Tam są czyste dżinsy, t-shirt i panama, biegniemy. I ciepłym, żywym policzkiem potarła o jego twarz. Pachniała jakimiś kwiatowymi perfumami. Zdawał sobie sprawę, że to sen. I dlatego kombinował, wykręcał się, wyślizgiwał, jak mógł, żeby się z niego nie obudzić. Ogłuchł, oślepł, żeby realny świat nie mógł go wyciągnąć z tej czarodziejskiej krainy. Ale i tak się skończyło. Leżał ogłupiały i po uszy zakochany. Obejmował poduszkę jak człowieka. Nic w matczynym mieszkaniu nie pachniało tak, jak aromat niny we śnie. Ale to był bardzo autentyczny zapach. Gdyby ilia spotkał go w życiu, od razu by go rozpoznał. I wszystko inne, co tam mu pokazywali, było prawdą oprócz paszportu. Tego ilia nie miał nigdy. Wymacał telefon, żeby sprawdzić, czy Nina nie odpowiedziała. Była pierwsza w nocy. Nie, nie odpowiedziała. Na ekranie majaczyło coś innego: pięć nieodebranych połączeń od człowieka, który szukał go w dzień. Rozdział szósty. Dlaczego nie było słychać dzwonka? Spocił się, zakręcił podłym telefonem w palcach. Dlaczego mi to robisz, Suko? Przełącznik dźwięku był przesunięty w stronę ili. Głośność ustawiona na maksimum. Wszystko w porządku, dlaczego nie dzwoni? Ten drań po prostu zataił przed ilią dzwonki. Zachował wierność staremu właścicielowi i próbował zgubić nowego. Uspokoić się, kto mógł tak natarczywie wydzwaniać w sobotnią noc. Jakaś rozmażona laseczka, której Hazin obiecał urządzić wesołe miasteczko? A może naćpany przyjaciel uparcie dzwonić z huczącego klubu, żeby zaciągnąć pietie na jasełka? Czy to transakcja? Transakcja, na którą mnie przyszedł? Numer nie jest zapisany i nie ma od niego żadnych wiadomości. Może to kochanka? Przyjaciel wątpliwe. Dlaczego by nie zapisać go po imieniu? Po co kasować korespondencję? a transakcja. Wszyscy partnerzy suki byli poukładani w segregatorach, na półeczkach. Nawet magomiet dozorca miał swoje miejsce. Ostatni raz dzwonił ledwie 15 minut temu. Komu jeszcze może być potrzebne o takiej godzinie? Czy ten ktoś ogłosi alarm? Nie ma sensu dalej czekać. Może suka po prostu zablokował komuś samochód na parkingu. Zostawił za szybą telefon i teraz dzwonią do niego rozzłoszczeni sąsiedzi, rozpaczliwie próbujący wyjechać. Lepiej porozmawiać. W nocy głos ma się inny. Listopad, szaleją przeziębienia, ochrypł i tyle. Lepiej oddzwonić samemu i wtedy, w miarę rozwoju sytuacji, zrozumiemy, chyba. Co mówić? Co mówić każdemu z nich? Pochodził po pokoju, potem zamknął się w ubikacji. Raz, dwa, trzy, wybrał numer. Jeśli zamknął samochód, to co? Jaką go teraz zabierze? Po drugiej stronie od razu podnieśli słuchawkę, czekali. Kazin, gdzie ty jesteś? Męski głos. I to nie należący do przyjaciela, ani bliskiego człowieka. Temu lepiej nie kłamać o akcji pod przykrywką, więc co? Ja coś źle się czuję. Ochrypłym szeptem wydusił z siebie Ilia. Spałem. Tak w ogóle to ludzie tu na ciebie czekają. Zmuszasz mnie, żebym dzwonił z własnego numeru. Pamiętam. Oddech mu się poplątał. A, a która godzina? Co znaczy źle? Nie, jeśli było wyznaczone spotkanie, Ili nie uratuje przeziębienie. Nawet złamana ręka nie będzie usprawiedliwieniem. Dlaczego nie zadzwonił? Nie odwołał, nie przesunął. Strułem się czymś? Powoli odnajdywał właściwe słowa. Żygam i mam gorączkę. Na pewno strułeś? Powątpiewał głos. Nie jesteś naćpany? Skąd? Wyjęczał Ilia. Ledwo. W ogóle doczukałem się do kibla. Gdzie jesteś w domu? Może kogoś przyśle. Nie pytanie, ale żądanie. Z pracy? Czy partnerzy biznesowi? Co to za ludzie czekają o pierwszej w nocy? Po co wiedzą, gdzie Pietja ma dom? Nie, ja. Jestem tu w gościach. Co ty, u laski się zasiedziałeś? Hazin, do kurwy nędzy. Pamiętasz w ogóle o szaszłykach? Byli tu ludzie, z którymi chciałem cię poznać. Pamiętasz, co mi obiecałeś? Ilia. Czepił się zębami w palec. Co tam było o szaszłykach? Co tam było o szaszłykach w dyktafonie? Tak, Ta dokładnie. Obiecałem przywieźć, no, w naturze w poczęstunek. Poczęstunek, Hazid, właśnie. I on tu był zapowiedziany. A ty gdzie jesteś? Stawiasz mnie w niezręcznym położeniu. Wszyscy się już rozjeżdżają. Ja... Jestem ledwo żywy, to pewnie ta grypa żołądkowa. Trzeba było powiedzieć coś jeszcze, trzeba... Zaraz się... Rzucił telefon na dywanik, uklęknął przed sedesem, wsunął sobie w usta dwa palce. Wyszło. Diabeł się uśmiechnął. Rozczulił nad błaznowaniem Ili pomógł. Ilia poklęczał jeszcze trochę, podtrzymał się zimnego fajansu. Drapało go w gardle. Czuł paskudny, kwaśny smak w ustach. Muszla była ochlapana połkniętym, przerzutym, ale absolutnie nieprzetrawionym cudzym życiem. — Jezu, tobie chyba naprawdę nie do szaszłyków, Hazin. — Dobra, chuj z tobą — mówił nosowo telefon. — Ogarniesz się chociaż do poniedziałku? — Dziękuję, będę się starał. — Nie starał, tylko masz być jak brzytwa. — Twórcy, dobra, kuruj się. Zgasło. Ilja spuścił wodę, opuścił klapę, usiadł na niej. Przechodziły go dreszcze, ogarniała słabość. Zatrucie! Na drzwiach wisiał kalendarz. Upleciona złyka wieś w błękitnym śniegu, żółte okienka, dym z kominów, sierp księżyca, wiklinowa konna trojka zaprzężona do sań. 2016 do poniedziałku był jeden dzień. Do piątku pięć. Dalej czas nie popłynie. Na szesnastym roku wszystko się skończy. W szafie u matki znalazł kawę w granulkach, grudki zeschniętego brązowego pyłu. Rozmiękczył go wrzątkiem, usiadł w kuchni, ślepić oczy w iPhone'a. Ze snu nic nie zostało. Przejazd Mustangiem z letnią miną przez nierealną Amerykę zniknął wraz z brudną wodą w czeluści z sedesu. Wybronił się. Teraz trzeba się zorientować, komu i co kłamał. Mózg miał odrętwiały po spazmie. Ilia dorzucił kwaśnego cukru do kawy. Kto dzwonił, co wie, co zrozumiał. Dlaczego Hazin nie ma jego numeru w kontaktach? Co ilia jeszcze przegapił oprócz dzwonków? Znalazł tamto nagranie z dyktafonu. Rozmowę podsłuchaną przez sukę w czyimś gabinecie. Otworzył aplikację, odszukał plik. Zamknij no drzwi. Wszystko zrobione? Tak, Denisie Sergiejowiczu. Prawie się już dogadałem w twojej sprawie. Możesz szykować ładny kieliszek. I jeszcze proszą o trochę w naturze. Zapowiada się szaszłyczek. Denis Sergiejewicz Dogadał się w sprawie Hazina. Jego przełożony? Na jaki temat się dogadał? Dlaczego nie ma go w kontaktach? Wszedł do jednego komunikatora, do drugiego. W WhatsAppie majaczyło bez odpowiedzi: Pedro, przecinak dziś. Jestem w duranie, bardzo chętnie bym się rozerwał. Domagał się jakiś gosza. Wiadomość przyszła też zaledwie pół godziny wcześniej. Telefon suki ukrył przed Ilią i jego. Za to w signalu wisiał cały ciąg. Od tego samego numeru, który wypytywał ilię w ubikacji. Hazin, przypominam o dzisiejszym spotkaniu. Hazin, jedziesz? Ludzie mieli obiecane, gdzieś ty sukni synu. Nie rozumiem. Mam cię zacząć szukać? Wszystko to było rozłożone regularnie między nieodebranymi połączeniami. Można uznać, że ilia zdołał się już z tego wywinąć. Ale przyszło jeszcze coś zupełnie świeże, też od niego. Pozdrów ojca. Tamte przeleciał, na tym się zatrzymał. Pozdrów ojca. Wychodzi na to, że ten Denis Sergiejewicz zna ojca Hazina. A ten powinien wiedzieć od matki o wymyślonej akcji pod przykrywką. Czyli jeśli zaczną się niepokoić, ojciec może się zwrócić do Denisa Sergiejewicza, żeby się upewnić. A tamten zamiast przykrywki dostał od ili zatrucie. I w poniedziałek, kiedy Hazin nie pojawi się na służbie, Denis Siergiewicz może sam zadzwonić do jego ojca i spytać: Jak tam nie poprawiło się pańskiemu synowi? Bo w sobotę prawie się wykończył, zawalił robotę. Znów wdepnął w grząskie bagno. Zadrżał w środku. Zdemaskują go, wykryją. Zaczął chodzić po mieszkaniu. Zaczął parzyć sobie język kawą, żeby wymyślić, jak się wyplątać. Tu trzeba było pomówić ze wszystkimi krewnymi i bliskimi, zorientować się, kto jest dla kogo kim. Tu trzeba było pomyśleć, spokojnie pomyśleć. Teraz jest noc. Porządni ludzie śpią, ilia mafory. Do rana zdąży. Wybebeszy Pieti i jego elektrodusze, dobierze właściwe hasła i do Denisa Sergiejewicza i do ojca. Zapisał numer Denisa Sergiejewicza, żeby tamten nie złapał go więcej z nienacka. Znów wszedł do Whatsappa, a tam nowa wiadomość. Jeszcze jedna, znowu. Gosza. Bracisz, czemuś mnie opuścił. Temu też trzeba odpowiedzieć za Pietię. Czym go nafaszerować? zatruciem czy tajną operacją. Co on wie o suce, do czego mu teraz Hazin potrzebny? Co mu odpowiedzieć? A może nic? Ktoś ty gosza. Kim wy wszyscy jesteście? Czego ode mnie chcecie? O czym z tobą wcześniej rozmawiałem? Jak ci odpowiedzieć, żebyś nie zauważył podmianki? Przewertował wymiany wiadomości z goszą. Pedro, super było cię zobaczyć, całkiem jak w starych czasach, w kontakcie. Trochę sucho się żegna. Czy on mu brat czy nie brat? Ilja pogrzebał głębiej w przeszłości, żeby się zorientować. Słuchaj no, wybacz, uniosłem się what about lunch, ja stawiam. Co powiesz na niedalni woschod, drobił Gosza. Sracz ten twój cały waschod. Chcesz, to sam wybierz miejsce? Goszy ani trochę to nie spieszyło. Pietja milczał. I od razu, kiedy nie dostał odpowiedzi, Gosza dodał pospiesznie. Czekaj, zadzwonię do ciebie. A więc przebiegł między nimi jakiś czarny kot. Gosza za coś go ugłaskiwał. Trzeba było się dowiedzieć za co, inaczej jak ma się dostroić. Czego nie odbierasz, bracisz? Denerwował się albo naciskał Gosza. A o czym mam z tobą rozmawiać? Jak będzie kapucha, dzwoń. Nie, nie mam teraz, będzie piętnastego. Nie ma rączek, nie ma ciasteczek. Nie jestem kurwa matka Teresa, żeby wszystkim pomagać. Nie możesz mnie tak wziąć i olać, jasne? Krzyczał Gosza. Mogę. Ja tobie niczego nie jestem winien, pisał Hazin. Nie chciałbym nikomu opowiadać, od kogo co biorę, bracisz. Po kilku długich minutach wydusił Gosza. Ilia przeczytał jeszcze raz. Groźba? Dzieciaku, Myślisz, że zajmowałbym się czymś takim, gdybym nie był dobrze kryty? Piśniesz komuś i cię zamknął. Ja cię wyciągać nie będę. Już nikt nie da rady. Spróbuj, jeśli chcesz, żywo odpowiadał Hazin. Na tym się urwało. A jeszcze wcześniej? Trzeba było podtrzymać jeszcze trochę przeszłość w wywoływaczu. Zarysowywało się już w przybliżeniu coś szarego, ale nie dało się jeszcze rozróżnić konturów. Pedro, are we having a party? Kilka tygodni przedtem dobijał się Gosza. Rodzinny ze mnie człowiek sam wiesz, uśmiechał się do niego Pietia. Jakie tam imprezy? Jasne, rodzinny, znamy te numery, śmiał się Gosza. Wpadła mi premia, chcę to uczcić i jednocześnie trochę się zaopatrzyć. Okej, okay, zajrzę, tylko może u ciebie. Kasujesz wiadomości głąbie. Tak jest, towarzyszył kapitanie, jak było nakazane. Już, majorze. A przedtem była jedna, druga, trzecia, podobne jak od sztancy. Jesteś dziś w mieście? Przecinak. Od goszy. A Hazin odczekiwał chwilę i wyznaczał mu spotkanie. Gdzie i kiedy jemu Hazinowi było wygodnie. Ilia przesuwał palcem dalej, dalej do tyłu. A nuż jest tam jeszcze coś, o czym nie wolno zapomnieć. Kiedy odpowiada się goszy. Bracisz, wybierasz się na nasze spotkanie absolwentów? pytał Pietia Hazin kiedyś całkiem już dawno. O cześć, nie spodziewałem się. Nie, raczej nie. Po co mi to? wymawiał się gosza. No co ty, to przecież dziesiąta rocznica ukończenia szkoły. Trzeba, chodźmy. Co, myślisz, że przez dziesięć lat ktoś tam wyszedł na ludzi? No to tym bardziej. Przyjść obejrzeć cały ten zwierzyniec. Ja i ty jakoś wyszliśmy, bezgłośnie nawiasami rechotał Hazin. Po prostu chcesz zobaczyć Simonową. Nie zobaczyć, bracisz. Czego my tam nie widzieliśmy? Tę księżniczkę trzeba w końcu puknąć. A ja ci po co? Wybieramy się z natką do teatru? Dla towarzystwa. Tam oprócz ciebie nie ma z kim porozmawiać. Obiecuję potem turnę po klubach i w ogóle program kulturalny. No i w ogóle, tyle lat, tyle zim i tak dalej. Kurczę, dobra, daj dzień na negocjacje, ustępował Gosza. Czekam, pan po flażu. Trzy te mordki od suki. Zaśmiewają się do łez. Jak się skończyła ta historia? Ilya zjechał niżej. No i jak tam? Doszedłeś do siebie? Jako pierwszy pisał Hazin następnego wieczoru. W sumie w porządku. Gosza słał kciuk w górę. Zejścia nie było. Bo to najwyższa jakość. Ufaj profesjonalistom w swoim fachu. A ty, Simonowa skapitulowała? Bezwarunkowo, jak flaga na Reichstagu. I jaka jest? Jak marcowa kotka. Jednym zwycięskim nawiasem uśmiechnął się Pietia. Teraz Gosza zaśmiał się mordkami, tak samo jak wcześniej Suka, trzema żółtymi, wesołymi do łez. Taka to rozmowa. Czyli kolega z klasy. Ilja porównał to ze sobą. Kim Sierioga jest dla niego, tym ten Gosza dla Hazina, przyjaciel ze szkoły. Jednak szkolna przyjaźń u każdego idzie inną drogą. Dopił duszkiem kawę. Dotknął palcem pustą linijkę, w którą trzeba było wstukać Goszy odpowiedź. Wpisał kac. Wysłał. Chciał wrócić do Denisa Siergiejewicza, ale mu się nie udało. Gosza był uparty wysłał fotografię siedzi na kanapie obok dwóch jałówek ze zrobionymi twarzami jałówki wydymają usteczka do aparatu sam gosza jest opuchnięty czerwono oki, pod oczami wiszą mu wory uśmiech ma jak wypchany wilk w muzeum rozciągnięty i przyklejony jałówki też były jak wypchane wszyscy tu na ciebie czekają tam też czekają wszędzie nie mogą się doczekać pieti hazina Wszędzie jest potrzebny. A może mignęło ili? Nie trzeba czekać tygodnia. Ile masz pieniędzy? zapytał Gosze. Bracisz. Prawdziwa przyjaźń to przecież nie gospodarka towarowo-pieniężna. Przyjaźń polega na wymianie naturalnej. Znów uśmiechnął się do niego tamten. My tobie, nimfy, ty nam dobry nastrój. Uśmiechał się tak, że zapewne miał skurcze policzków. Ze wszystkich sił. Merdałby ogonem, gdyby na nim nie siedział. A Ilia go smyczą raz po łapach, raz po grzbiecie, jak zapisał Pietja w testamencie, żeby zapiszczał. Będzie kapucha, pisz, koniec, zawracasz głowę. Klasnął go i utkwił wzrok w telefonie. Czy Gosza będzie skomleć? Będzie lizać mu ręce? Czy spróbuje znów capnąć za palce? Patrzył w jego łzawiące oczy, hipnotyzował. Ukosz się, uspokój, wleź do budki, z której wylazłeś. Ty masz rację, ja nie mam. Ja wyciągnąłem cię z przeszłości, ze szkolnych fotografii. Sam nie wiem w imię czego. Ja cię nakarmiłem, pozbawionego okręgosłupa cukrem pudrem. Przyzwyczaiłem cię, oswoiłem. Kiedyś byłeś mi do czegoś potrzebny, ale teraz mi się sprzykrzyłeś. Dlaczego ci to robię? Za co? W wiadomościach nie było całej ich historii. Tu sumowała się tylko słucha reszta, a właściwie równania psującej się przyjaźni wielopiętrowe i z wieloma niewiadomymi powstawały oczywiście w rozmowach na spotkaniach. Tam Ilja się nie dostanie. Zresztą co za różnica? Inaczej już i tak nie będzie. Kiedyś, Gosza, może cię kredytowałem, a teraz nie będę. Nasz bilans pozostanie nieokreślony. Ty nie masz racji i żyjesz, a ja nie mam racji i marznę w kanale. Nie bądź zazdrosny, rozchmurz się. Tylko nie zadawaj więcej pytań. Nie mogę rozmawiać. Gosza zdaje się posłuchał. Odczołgał się. Wybacz, przyjacielu. Czuł paskudny i mdły smak w ustach. Spojrzał na zegar. Była ta sama godzina, o której wczoraj wrócił do domu umyć ręce. Minęła doba doba a Pietia wciąż nie zesztywniał. Jutro trzeba będzie przekazać pozdrowienia ojcu od Denisa Sergejewicza. Tylko, jak to zrobić, jeśli nie ma go w kontaktach? Przez matkę nie, tu jest coś innego. Nie rozwód nie brak ojca, skoro razem świętują jego urodziny. Wpadł na pomysł. Wyszukać w całym telefonie słowo ojciec, gdzieś się powinien znaleźć. Wpisał ojca do odpowiedniego okienka, zaczął szperać. Wyłowił dyskusję z matką niezliczone. Mówił coś o ojcu Ninie, innym ludziom, a sam ojciec przepadł. Można się o nim dowiedzieć od innych, ale można spróbować czegoś jeszcze. Co jeśli to tata, tata, nie ojciec. Pokazało. Tato, wypierdalaj, rozumiesz? Tu był. W telefonie suki figurował Hazin Juri Andriejewicz. Zapisał go jak obcego. Tato. Nabrał nagle ochoty, żeby ochlapać się zimną wodą. Przed otwarciem korespondencji przemył oczy. Rozumiesz? Możesz się do mnie nie odzywać. Możesz mnie nawet wydziedziczyć, mam cię w dupie, i nie będziesz mnie kurwa uczył życia. Ty masz swoje, ja swoje, koniec, na razie. Na tym wszystko się urywało. Na razie to były ostatnie słowa. Tyle po pieti pozostało. Rozmowa kończyła się trzy miesiące wcześniej. Co z ciebie w ogóle za człowiek, Hazin? Za co tak się z ojcem obchodzisz? Gdyby Ilia miał taki właśnie telefon, ale własny, gdyby. Gdyby można w nim było po prostu wyszukać ojciec i znaleźć swojego prawdziwego ojca gdzieś w zapomnianym przeszłym życiu. Znaleźć kontakt. Za co? Po co? Bydle niewdzięczne, Judasz. Ojciec pisał wszystko wielkimi literami. Wszystko, co przesyłał Pieti, wszystko to składało się wyłącznie z wielkich liter. Tylko nie rób z siebie świętego, krzyczał do niego przedtem syn. Żeby twoja noga więcej nie postała w moim domu. Jeszcze wyżej. Bo przywykłeś, żeby wszystko zawsze było po twojemu, tak? Bo jesteś smarkacz, sam to wiesz, czym jesteś beze mnie, gdzie byś był. Zobaczysz, jak będę sobie radził teraz. Zobaczymy, jak oni ci pomogą, łajdaku. Jeszcze. Teraz nie mogę, omówmy wszystko tutaj. Co ty mi piszesz? Boisz się porozmawiać? Cykor. Wyłaź z zamatczynej spódnicy. Na tym wszystko się kończyło, a raczej od tego wszystko się zaczynało. Ilia przeczytał w odwrotnej kolejności. Nic się nie da zrozumieć oprócz jednego. Żadnych pozdrowień przekazać temu człowiekowi nie może. Co się między nimi wydarzyło? Telefon leżał na stole, ciepły od tego, że gmerał w nim Ilia. Zdawało się, że telefon był ciepły od życia, ale to było oczywiście co innego. Był jak przejrzały, spadły owoc, pękał od zgnilizny i biło od niego właśnie zgniłe, zwiędłe ciepło. Ale należało przeciąć skórkę i wygrzebać z niego wszystko łyżeczką, wygrzebać i zjeść, inaczej się nie uratuje. Z zamatczynej spódnicy. Pomóż, mamo. Przypomnij, co się stało między mną a ojcem. Zapomniałem. Dobrze, że przynajmniej z tobą nie jestem na noże. Pietieńka, proszę cię, porozmawiaj z tatą. Serce mi się kraje. Wiesz przecież, że możesz być ze mną szczery. Ojciec powiedział prawdę? Czy ty nie rozumiesz, że dla taty to prawdziwa katastrofa? Hazin jakby tego zawodzenia nie słyszał. Na żadną wiadomość nie odpowiedział. Kiedy mowa była o czym innym wyjmował zatyczki z uszu na temat ojca milczał może i nie poczuł żadnej katastrofy albo odwrotnie to w niej stracił słuch trzeba było pogrzebać w pamięci poszukać ojca fotografie wideo wszystko było łupiet i wymieszane szkarłatna łuna koncertów z nocnymi wyścigami po moskwie nina poważna z niną wesołą Rejestracja aresztowań i pijackie krótkie metraże o chichoczących kretynach z czerwonymi oczami, wśród których był i sampietia. Trzeba było pójść w górę, w głąb, póki nie znalazł dawnego, przestarzałego. Zdaje się sala bankietowa. Żółte ściany, sztukateria pod sufitem, senni kelnerzy. Długi, przykryty obrusem stół zastawiony sałatkami i butelkami koniaku, a za stołem mundury. Same mundury, aż ćmią się w oczach. Tkanina koloru stali, białe koszule, gwiazd jak na niebie, siwizny, łysiny, oficerskie żony, krótkie fryzury z trwałą, jaskrawe kolory, zgromadzenie. Za naszego wielce szanownego Hazina Jurija Andrzejewicza dwa krótkie, jedno przeciągłe. Ura, ura, ura. Wszystkie twarze były obrócone do solenizanta, ojca Pieti. Drżący obraz przybliżał się, pociągła twarz o dziwnie krótkim nosie, głęboko osadzone i przy tym małe oczy, włosy jeszcze gęste i niesiwe, ale o osobliwym odcieniu, gniadym, nienaturalnym. Ciężki podbródek, a pod nim fałdy skóry jakby obwisłe. Można by pomyśleć, że kiedyś był to pełny człowiek, ale potem coś wyjadło go od środka. Juri Andriejewicz Hazin słuchał Toastu stojąc. On też był w mundurze, wyprasowanym, odrobinę za luźnym. W ręku trzymał kieliszek z bladym szampanem. Jego uśmiech był autentyczny. Zapadnięte oczy świeciły, nie oszczędzając energii szczerze. To było jego święto. Zaczął mówić głosem schrypniętym ze wzruszenia, potem wykaszlał się i przemówił czysto. Drodzy koledzy, a co tam, moi drodzy przyjaciele? Sami wiecie, jak ważny jest ten dzień dla każdego naszego człowieka. W końcu nie jest to po prostu dowód uznania ze strony, że tak powiem, państwa, czyli ojczyzny. To też swego rodzaju znacznik, jak słoje roczne u drzewa. Proszę. – A więc rośniesz. I chociaż już niedługo przyjdzie czas ustąpić młodym. Zawahał się. Spojrzał wprost w kamerę. Pieti, ili w oczy i mrugnął. Ilię przeszedł dreszcz. Obraz się zakołysał. Może suka podnosił w odpowiedzi własny kieliszek. Wtedy Pietia był jeszcze dla swojego ojca synem. – A przecież i nam chce się jeszcze pożyć. A żyjemy, póki służymy, tak? – Droga redakcja oczy istnieje życie na emeryturze zażartował ktoś siwo włosy ze stołu. I to właśnie pan nam o tym opowie, szanowny Aleksandrze Jewgeniejewiczu Dobrodusznie wyszczerzył żółte zęby starszy Hazin. A nam się tam nie spieszy niech najpierw ochotnicy lecą w przestrzeń pozaziemską że tak powiem, białka i striełka ale nie to chciałem powiedzieć chciałem powiedzieć, że dziś jestem zmuszony złamać Naszą dobrą żołnierską tradycję. Pamiętam, jak oblewałem swoje gwiazdki porucznika. Pamiętam, kapitańskie, majorskie. Wszyscy oczywiście pamiętacie pułkownika. Ale niech to cholera weźmie. Te to się nawet w kieliszku nie mieszczą. Sala wybuchła śmiechem. Juri Andrzejewicz dał im się wyśmiać, potem pogładził swoją gniadą czuprynę. Tak więc będziecie musieli mi wybaczyć. Tym bardziej, że niektórzy tu obecni mnie rozumieją, bo sami próbowali. Co? Borysie Pawłowiczu? Właśnie. A ja, zanim wychylimy ten kieliszek, chciałem jeszcze coś dodać do twojego juratoastu. Zaczął się podnosić masywny mężczyzna, z czarnymi wąsami w stali i złocie. Zostałeś generałem majorem, według stanowiska i szarży, wszystko zgodnie z zasadami. Wydawałoby się, czego tu jeszcze można życzyć, a jednak, bo przecież o ile wiem, niedawno świętowaliście w rodzinie jeszcze jeden, że się tak wyrażę, awans. Syn został majorem, tak? Tak jest, powiedział z za kamery operator swoim wysokim głosem. A więc macie dynastię, syn major, a ty generał major. Życzę Wam obu, żebyście na tym nie poprzestali. I twojemu synowi, żeby też kiedyś dosłużył się Twojego wysokiego stopnia. I niech będzie taka tradycja, że wszyscy Hazinowie wiernie służą ojczyźnie, a ojczyzna, żeby ceniła i w porę awansowała. Ponieważ, że się tak wyrażę, cenne z was kadry. Sala znów parsknęła głośnym śmiechem, ale teraz Ilia nie domyślał się nawet dlaczego. Było tylko jasne, że ów Borys Pawłowicz był przy stole osobistością ważniejszą nawet od bohatera tej uroczystości. Generał major słuchał go z szacunkiem i nieśmiałą życzliwością. Za ciebie i twojego syna. Grubas na nikogo nie czekał, ale pierwszy zaczął żłopać ze swojego kieliszka i wypił wszystko do dna. W telefonie drgnęło i się skończyło. Taki to film o gnieździe szerszeni. Ilia siedział przybity, zagryzał wargę. Zabił generalskiego syna. Stuknął syna generała Mentów. Otworzył okno. Przysknięta rama nie ruszyła się od razu, zaskrzypiała. Ilia z desperacką złością szarpnął ją i otworzył na oścież. Duchota była, że hej. Tęsknota, która niby to znikała w dzień, ustąpiła ninie miejsca wieczorem. Zwaliła się na niego jak walec. Wgniotła w podłogę. Strasznie zachciało mu się palić. Teraz nie będzie nawet żadnego dożywocia nina. Być może od razu w więzieniu, zanim jeszcze śledztwo się rozpędzi. Uduszą mnie podstawieni ludzie. Ktoś inny będzie we śnie przejeżdżać z tobą mustangiem przez Amerykę. Nieważne o co Juri Andrzejewicz pokłócił się z synem. Zabite mu wszystko wybaczy, a na zabójcy za wszystko się odegra. I nikt go nie obroni. Prokuratorzy, menty, strażnicy więzienni. To jedna kasta. Dudożerców. A ilia należy do drugiej, do skazanych na śmierć. Można go i dla kaprysu zatłuć na śmierć. A do tego nakręcić to telefonem, żeby chwalić się przyjaciołom. Trzeba zapalić. Są przecież chyba całodobowe kioski. Wziął zapałki z kuchenki, dał nura w kurtkę i wybiegł w noc. Na zewnątrz było tak, jak w czasie epidemii. Domy stały martwe, ciemne. Mieszkańcy się pochowali drzwi pozamykane na zasuwy i łańcuchy zasłonili okna, głowy pod poduszkami. Bezdomne psy leżały zwinięte w kłębek w śmietnikach. Na każde trzy latarnie świeciły dwie. Ludzi i tak tu nie było, a biesy w ciemności wszystko widzą. Wyskoczył na bataryjną. Był na niej chyba spożywczy w suterenie. Ilia wsunął ręce do kieszeni, ukrył głowę w ramionach, na nią narzucił kaptur i ruszył. Przed nim sterczała jakaś maleńka samowola budowlana, zdaje się handlowa. Było zero stopni. Woda zamieniała się w lód, a lód w wodę. W tym zerowym powietrzu... Strach zaczął tajać, a zamiast niego, kropla po kropli, zaczął się gromadzić rozmrożony gniew. Za co oni tak zilią? Dlaczego spędził życie zagoniony w kąt i w kącie je kończy? Dlaczego jest tak bezsilny w konfrontacji ze światem? Gdzie sprawiedliwość w tym, że nie może uniknąć kary? Dlaczego zabić człowieka się udaje, a wybaczyć nie? Dlaczego wszystko jest w rękach ludożerców? Dlaczego nie ma innego wyjścia, jak tylko podnieść na siebie rękę, a za samobójstwo idzie się do piekła? Ty jesteś Bóg czy właściciel rzeźni? Wytrzymać. Ukryć głowę w dłoniach, szyję wciągać w ramiona. Jak w zonie. Nie wyróżniać się, nie kłócić, nie sprzeciwiać. Dali miotłę zamiatać, kazali się odwrócić, odwracać się. Z Bogiem umawiać się tylko na to, żeby burasy nie zmuszali cię kablować. Władnych omijać, klawisze omijać, nie patrzeć w oczy, czekać na wolność. Tylko gdzie ona jest? Suko, śmieciu, mendo, ty mendo, kurewska. Dlaczego nie ma dla Ilii właściwych słów? Nogi sprężynowały, złość popychała tłoki. Przemknął połowę ulicy jak we mgle. Spłoszył wszystkie niewidzialne biesy, a i tak nie rozchlapał ani kropli wściekłości. Dotarł do punktu handlowego. Był to kiosk białoruski je produkty, ale zamknięty na głucho. Witryny zasłonięto żelaznymi żaluzjami, na stalowych drzwiach wisiała gruba kłódka. W środku nikogo, a wejść nie ma jak. Nienawidzę, nienawidzę! Szybciej, szybciej i ruszył biegiem. Do przystanku autobusowego oszklonego świecącego świętnego wklejono w niego reklamę szczęśliwych ludzkich twarzy. Podniósł z ziemi kamień i raz nim w witrynę. Ta od razu pękła. Eksplodowała okrągłymi jak landrynki przezroczystymi odłamkami. Posypała się na wątły asfalt. A twarze okazały się papierowe. Trafienie kamieniem przekrzywiło je. Ili to nie wystarczyło, zerwał afisz, przedarł go na pół, jeszcze raz na pół, rzucił i wdeptał w błoto. Potem jeszcze zgasił pięścią świetlówkę. Oderwał się, opamiętał, podniósł wzrok. I przed sobą w zadżumionej ciszy zobaczył samochód. Świeciły długie światła. Auto sunęło powoli jak piorun kulisty. O takiej godzinie powinni byli starać się przemknąć drzewie i tymczasem wóz niemal pełzł, jak rekin, węszył. Psy. Od razu jakby zimna ręka ścisnęła mu wnętrzności. Odwrócił się do nich plecami, ruszył, błagając sam siebie, żeby nie biec. Wzdłuż ogrodzenia placu budowy, wciskając się w szczelinę, licząc na jakiś zaułek. W zerowej temperaturze gniew znów zamarzł w strach. Stało się prawie niemożliwe, żeby nie podbiec. Daleka smuga światła namacała rozbity przystanek. Zamyśliła się. Niemal sięgała ili. Trzeba było się oddalić, ale przed nim czekała pułapka. Jasne miejsce. Działająca latarnia po kilku oślepłych. Trzeba będzie wejść w jej pole widzenia. Ryzyko, tak, ale bez tego się nie obejdzie. Może patrol zajmie się stłuczonym szkłem. Nie zauważy pieszego. A jak zostanie w miejscu, na pewno go dogonią. Najspokojniej jak umiał wszedł w plamę światła latarni. Wyblakły blask przygniatał go do asfaltu. Łaskotało go w plecy. Nogi błagały, żeby ruszyć pędem. Widzą? Zauważyli go? Skronia jak wi Nie wolno się odwrócić. Kiedy tylko zanurzył się z powrotem w ciemność, z tyłu zabrzmiał pomruk. Wokół oślepiająco rozbłysnął błękit koguta. ryknął silnik. Ilia, nie czekając na okrzyk, wyrwał z miejsca przed siebie, po śliskim, niepewnym. I natychmiast dosięgły go lampy. Ktoś harknął do megafonu. Stać, obywatelu! Ogrodzenie akurat się urwało. Ilia zniknął za nim w mrocznej głębi. Pobiegł po sypkim śniegu między drzewami. Potem wydostał się na ścieżkę. Radiowóz patrolowy zaczął przepychać się między domami. Wyskoczyli z niego ludzie, krzyknęli z własnych gardeł, bez tuby, żeby ilia się zatrzymał, ale on nie mógł się zatrzymać. Wbiegł na jakieś podwórko wysokościowców, zaczął szarpać klamki klatek schodowych. Wszystkie były zamknięte. Wszyscy boją się obcych, nikt nie wpuści. Snopy światła wykręciły z za rogu. Zaczęły przepalać cienkie jak pajęczynka przydomowe zarośla, w których chciał się skryć Ilia. Popędził wzdłuż domu, pod oknami, przylegając do ściany. I zobaczył, jak daleko z przodu na spotkanie wychodzi mu pod latarnią szaroniebieski człowiek z automatem. Pozostała jedna klatka. Ledwie zdążył do niej dobiec. Szarpnął. A tam zamknięte. Złapią. Koniec. Wyciągnął telefon i bladym ekranem, żeby nie przyciągnąć wzroku, zaczął przeszukiwać drzwi. Postrzępione papierki na tablicy ogłoszeń. Listonosze wydrapują sobie przy wejściach kody do domofonu, żeby pamiętać na zaś. Ilia dowiedział się tego, czy to w dzieciństwie, czy to w Zonie. Pewnie w Zonie. W odblasku mignęło 717. Flamastrem na obramowaniu drzwi na wysokości pasa. Wstukał cyfry, pomylił się, skasował, wstukał jeszcze raz, pisnęło. Ilja pociągnął do siebie klamkę delikatnie, jakby rozminowywał. Jeśli się nie uda, wszystko skończone, poszła. Wtedy uchylił drzwi tylko odrobinę, żeby się przecisnąć i cichutko je za sobą zamknął. Bezszelestnie podbiegł do windy, postukał w przycisk. Słychać było, jak na zewnątrz patrol sunie wzdłuż ściany. Przez dziurawe żelazo przebijały się blaszane głosy w radiostacjach. Winda jęczała, zjeżdżając na dół. Wreszcie się otworzyła. Ilia wskoczył do środka, wcisnął najwyższe, osiemnaste. Dom był nowy, a winda leniła się i zawodziła. Na podłodze było naszczane. Unosił się ciężki, i mdły smród. Guziki stopiono zapalniczką, na każdym zastygła plastikowa łza. W tym momencie marzył tylko o jednym – żeby go właśnie teraz nie złapali. Powloką go na komisariat, przetrzymają do rozprawy, przewertują zapisy z kamer, a tam i Hazin da sobie znać. Za wcześnie, za wcześnie, jeszcze trochę czasu. Ilia agapił się w osmalony osiemnasty przycisk i modlił się, żeby kiedy drzwi się otworzą, nie było przed nim człowieka w mundurze, żeby na dole nie było słychać głosów. Jeden paskudzi w windach, inne rozwala przystanki. Wiadomo dlaczego. Inaczej człowiek nijak rzetelnie państwu nie odpowie i za życie się nie zemści. Wczołgał się wreszcie na górę. Zgrzytnęło, otwarło się. Piętro było dziwaczne. Ściany ozdobione lampkami choinkowymi, fotografiami Gagarina i oklejone pokemonami. Czy to któremuś z sąsiadów odbiło? czy doszykowali się zawczasu na nowy rok. Beton przesiąkł nikotyną na wskroś, tak jakby wdychał porami papierosową smołę. Ściągnęło mu policzki, popłynęła ślina. Ilia podkradł się do okna przy sypie, wyjrzał na podwórko. Zabawkowy radiowozik przeszukiwał sąsiednie domy. Pieszych w ciemnościach nie było widać, ale nie wolno schodzić, dopóki nie machną na niego ręką. Na parapecie stał okrągły słoik z popiołem i petami. Gospodarze wychodzili zapalić z widokiem na łobnie. Ilia poruszył niedopałki palcem. Widocznie ktoś próbował rzucać. Wypalał niecałe. Zostawiał jedną trzecią. Wyłowił z popiołu jeden z dłuższych, potarł zapałkę. Wciągnął w siebie niepotrzebny komuś tytoń. Zamknął oczy. Lampki migały wesoło, zmieniając rytm. Po kimś dopalał, po kimś dożywał. Rozdział siódmy. Wrócił do domu nad ranem. Niedzielny poranek. Jak często bywało w studenckich czasach. Wtedy też chodził w oparach świtu z pierwszymi przechodniami, dopiero zaczynającymi przeżywać ten dzień. Jeden na spacerze z psem, drugi na dyżur. Wszyscy przeszli już w dziś a Ilia wciąż jeszcze kończył swoje wczoraj. Kiedyś, co prawda, trzeba było ostrożnie, po cichutku otwierać mieszkanie. Delikatnie wsuwać klucz do zamka, obracać mikron za mikronem, pilnować, żeby mechanizm nie obrócił się sam, nie szczęknął zbyt głośno, a potem otwierać drzwi specjalnym sposobem. Jedną ręką odpychać, a drugą odrobinę słabiej ciągnąć do siebie, żeby przypadkiem nie trzasnąć. I jeszcze jednocześnie ściągać je w dół, umieścić zawiasy w niewygodnym, nieskrzypiącym położeniu. Matka miała bardzo czujny sen. Obudzi się, a ty wpadniesz. Ile można? Mógłbyś w ogóle nie przychodzić. Pójdzie do kuchni w koszuli nocnej, podsunie Ili pod nos podsmażone kartofle z obiadu. A niesamowicie chce się żreć. I kartofle są boskie. A z każdym widelcem trzeba przeżuwać i przełykać jej dezaprobatę. Ona tu przecież siedzi na krześle, spogląda posępnie i sennie, węszy. Dobra, żyjesz. I chwała Bogu, bęcwał. Dojesz. Ta, wciąż jeszcze sroga, zabierze naczynia, stanie przy zlewie, żeby umyć je z brzękiem. Plecami do ciebie. Swoim nauczycielskim garbem. Mamo, a można herbaty? Herbaty? I tak nie spał całą noc. Koniec starczy. Wleczesz się do łóżka bez herbaty, a kiedy już zawiniesz się w prześcieradło, z kuchni krzyknie w ślad za tobą. Dziewczyny, chociaż sympatyczne, były? Mamo, jakie dziewczyny! Przecież ja już jestem prawie żonaty. Żartuję, przecież żartuję. Spać, ale już. A teraz nie trzeba się było o nikogo martwić. Szurać cichutko w przedpokoju, wkładać klucz do zamka bezgłośnie, niczym wytrych. I mieszkanie było otwarte na oścież. A jednak Ilia starał się nie hałasować. Zdjął buty przy samym wejściu, dlatego że matka zwymyślałaby go, gdyby narobił śladów. Była taka cisza, jak gdyby mocno spała. Drzwi do jej pokoju były otwarte. Ona też tak je zostawiała, kiedy wychodził na noc, żeby usłyszeć, jak wraca. Ale czasem udawało mu się przekraść niezauważonym. Wtedy na palcach, niemal unosząc się w powietrzu, dopływał do sypialni mamy i tak samo jak wejściowe zamykał swoim patentowanym sposobem jej drzwi, żeby nie usłyszała, jak myje ręce, jak woda gotuje się w czajniku. I teraz też podszedł do jej pokoju. Chwycił za klamkę, żeby zamknąć drzwi. Żeby udawać, że matka tam jest, po prostu śpi. W porannej ciszy wyraźnie usłyszał stłumiony piszczący falset, który dopiekał mu przez cały dzień. Dobiegał z matczynej sypialni. Ilia wszedł do środka, obrócił głowę, wsłuchał się, chyba od łóżka. Telefon stacjonarny. Telefon, w który rąbnął ze złości, zapadł się w szczelinę między poduszkami i tam wydawał przyduszone piknięcia, sygnał zajęte. Ilia westchnął, umieścił aparat na miejscu, starannie odłożył słuchawkę. Ten umilkł, ucichł. Zniknęło nużące dźwiękowe tło, tak jakby pocieszył matkę. Wyszedł z jej pokoju, zamknął go. Spij, mamo. I ty dla mnie poudawaj. Wyszorował mydłem zapach popiołu z palców. Napił się herbaty, skoro już nikt nie słyszy. Zmienił pościel na czystą. Położył się. Poobracał w rękach telefon. Chciał nastawić budzik. I wśród ikonek pierwszej potrzeby znalazł jedną. Z półksiężycem była włączona. Przeczytał tryb nie przeszkadzać. Ot i cała tajemnica, dlaczego telefon nie przepuszczał do niego dzwoniących. Nie było tam niczyjej duszy, tylko zdjęcia, tylko tekst. Spał jak zabity. Jeśli nawet były tam jakieś sny, to ilia je wszystkie przepuścił. A potem naraz się zerwał. Gdzieś niedaleko przenikliwie skrzyczało, za ścianą, za ścianą, ale w jego mieszkaniu. Tomofon? Gliny go znalazły? Wyskoczył goły do przedpokoju. Pożałował, że giwera leży schowana w kuchni. Ale nie, to nie domofon dzwonił. Dzwoniło w pokoju matki. Telefon stacjonarny. Ktoś dzwonił do mamy na domowy numer. Nie będzie teraz z nikim rozmawiał. Kto to ze szkoły, przyjaciółka. Nie ma siły wyjaśnić, co z nią, co z nim, co dalej. Zamknął się w toalecie. Ale telefon było słychać i tam. Był nachalny. Dzwonił bez końca. Stamtąd, z sypialni, szedł świąt. Działo się tam coś niedobrego. Wydzwaniali bez przerwy. Tak jakby to nie człowiek chciał się dodzwonić, tylko automat, który ma czasu do woli, bo nie umiera. Może to naprawdę robot, żeby udzielić reprymendy za brak zapłaty za prąd. Poddał się. Otworzył drzwi i podniósł słuchawkę. Halo! Ilia Lwowicz? Głos był żeński, niemłody, głęboki, zupełnie żywy. Zadał pytanie i czekał na odpowiedź. Kto tam? spytał Ilia ochryple. Proszę przyjąć wyrazy współczucia w związku z pańską stratą, Ilio Lwowiczu, przemówił głos. Nie wyobrażam sobie, jak to jest dla pana bolesne. Stracić ukochaną matkę w kwiecie wieku. To, skąd pani wie, kim pani jest? Nazywam się Anna Witaliewna, reprezentuję Biuro Usług Pogrzebowych Mosobriat. Proszę wybaczyć, że niepokoję pana w niedzielę. Ledwo się do pana dodzwoniłam, wczoraj od rana do wieczora było zajęte. Niczego mi nie potrzeba. Skorzystał pan już z usług innego zakładu? Co? Nie. W takim wypadku chciałabym opowiedzieć panu o tym, co możemy panu zaproponować. Jesteśmy gotowi wziąć na siebie wszystkie pańskie sprawy. Nie trzeba mi teraz niczego proponować. Ili krew uderzyła do głowy. Rozumiem pańskie uczucia, powiedziała kobieta, i bardzo żałuję, że dzwonię w takim trudnym momencie pańskiego życia, ale przecież minęła już czwarta doba, odkąd Tamara Pawłowna odeszła. A pan wciąż nie zabrał jej skostnicy. To po prostu jakoś nie po chrześcijańsku. Pochówku należy dokonać na trzeci dzień. W końcu to pańska mama. Ilia odsunął słuchawkę od ucha. Utkwił w niej wściekły wzrok. Słuchawka dalej gadała komarzym głosikiem. Potem wziął się w garść, wydusił. Ile? Ile to wszystko będzie kosztować? Może będzie panu wygodniej, jeśli podjedzie do pana nasz agent i przedyskutuje z panem wszystko na miejscu, Ilio Lwowiczu. Nie, niech pani po prostu powie ile. Wariant podstawowy wyniesie pana jedynie 19 500 rubli. Obejmuje on trumnę z całym wypełnieniem, wieniec o średnicy 70 centymetrów, Transport ciała zmarłej na miejsce pochówku, a także komfortowy, wyspecjalizowany mikrobus gazela, który odwiezie Pana i Pańskich Bliskich z kostnicy na cmentarz. W mikrobusie jest dziesięć miejsc siedzących. Trumienka jest skromna, ale godna, plus drewniany krzyż na sworzniu. Jednak jeśli Pan pozwoli, chciałabym Panu polecić wariant standard. Tam jest i większy wieniec, i trumna wyścięła na jedwabiem. I gazelka z cmentarza dostarczy państwa do domu. Dwadzieścia cztery tysiące pięćset rubli. Różnica niewielka. Nawiasem mówiąc, rozważał pan pogrzeb w trumnie, czy kremację? Nie, kremację, powiedział Ilia. A upatrzył pan już sobie miejsce na cmentarzu? Bo możemy panu pomóc wybrać odpowiednie, niedaleko od wejścia w cieniu drzew. Teraz trudno panu będzie takie znaleźć na własną rękę, tym bardziej w krótkim czasie. Wszyscy przyzwoici ludzie wykupują sobie na kilka lat, poinformowała go w zaufaniu kobieta. A nasze biuro ma własną rezerwę. Jeśli pan chce, możemy od razu dzisiaj z panem pojechać. Sama wszystko panu pokaże. Mm, nie. Niech pani zostawi numer, oddzwonię. Ma się rozumieć. Anna Witaliewna podyktowała. Ilia wstukał cyfry do telefonu pieci. I po prostu chciałam panu jeszcze powiedzieć, że na pewno będą do pana dzwonić inne zakłady. Niech pan pamięta, że nasz zajmuje pozycję lidera na rynku usług pogrzebowych. Jeśli zdecyduje się pan dzisiaj, przyjazd agenta nie będzie pana kosztować absolutnie. Odłożył słuchawkę. Potem przeciągnął ręką po przewodzie. Znalazł miejsce, w którym wchodził w ścianę. Wyrwał go. Usiadł na łóżku. Nie po chrześcijańsku. Swołacz. Ilia myślał. Zamknie drzwi do pokoju matki i zamuruje tam wszystko, z czym nie będzie mógł się uporać. Myślał, że matka wytrzyma tam w środku, dopóki nie wymyśli, jak wszystko rozwiązać. Póki nie nabierze śmiałości, żeby się z nią zobaczyć. A ona jakoś nie mogła tam usiedzieć. Ona o sobie przypominała. Domagała się uwagi. Za oknem wisiała szara zasłona mgły. Zwykły zimowy dzień, listopadowy albo marcowy. Z nieba śnieżyły bezkształtne, mokre płatki. Leciały od razu na ziemię, spadały i rozpuszczały się. W mieszkaniu w takim dniu panował półmrok. Ilia włączył światło u siebie w pokoju. Włączył w przedpokoju i w kuchni. I dlatego też nalał sobie kieliszek wódki. Znalazł makaron, nastawił wodę. Z keczupem i solą będzie po prostu szyk. Zresztą i solą się nada. Po chamskim więziennym żarciu wszystko się nadaje. Woda już już wrzała za szybko, tak jakby było za niskie ciśnienie, jak gdyby znajdował się na zbyt dużej wysokości. Jak w Himalajach, choć to drugie piętro. Marzył przecież o tym, że wróci do tego domu, do tych pokoi, podotykał mebli, odwrócił białą stroną do góry swój studencki rysunek na stole, otworzył szafę, kolekcja samochodzików, wyciągnął, poobracał w dłoniach skala 1 do 43, a w dzieciństwie była 1 do 1. Nie zapala się serce. Gaśnie. Odstawił. Zachciało mu się wyć z tęsknoty. Przy śniadaniu oglądał wiadomości. Hazin na razie do nich nie trafił. Trzeba było pójść do kostnicy. Choćby po to, żeby powiedzieć im, ona nie jest bezpańska. Oto ja, syn. Na razie nie mam jej dokąd zabrać. Podtrzymajcie ją jeszcze przez kilka dni. Na pewno coś wymyślę, coś na pewno wymyślę. Niedziela. Dzień wstania. Kostnica mieściła się tam gdzie centralny szpital miejski, na Zariecznej. Baterjejną do Bukińskiej, prawie do domu Wiery, ale nie dochodząc do niego, zakręt w prawo i obok tego właśnie gołębnika, który okradał razem z seriogą naokoło, przy zarzewiałych garażach, ceglanych barakach. Pokrytym napisami betonowym parkanem na ubocze. I nagle przypomniał sobie, jak szedł kiedyś do tego szpitala z matką, kiedy jeszcze był mały, na wycięcie migdałków. Szli tak samo, tą samą drogą jak na rozstrzelanie. Każdy krok przychodził mu z trudem z początku próbowała go skusić lodami, że niby to potem się ich naje. Mogłaby mu nie mówić, że idą na operację, tylko skłamać, że po prostu do lekarza na wizytę. Ale matka nie lubiła kłamać. Cackać się też nie lubiła. Zawsze nazywała rzeczy po imieniu, a na przyszłość patrzyła surowo, przez swoje nauczycielskie okulary. Nastawiaj się na najgorsze. Wtedy życie cię nie rozczaruje. Taka właśnie była jej dewiza. Będzie operacja, specjalnie cię nie zaboli. A odrobinę wytrzymasz. Ona miała swoją prawdę, a Ilia swoją. Strach było nawet czekać na operację, a już iść na egzekucję na własnych nogach to w ogóle zgroza. Lodami go nie przekupiła. Ilia nie bardzo lubił słodkie wolał słone. Wtedy zaczęła mu opowiadać dubrowskiego puszkina. Zapewne omawiała go w tym czasie z jakimiś ósmymi klasami, więc wypadło akurat. Wszystkiego nie zrozumiał, ale scena w niedźwiedzie i izbie go poraziła. Wbił mu się w pamięć mały pistolet w rękach Dubrowskiego, coś w rodzaju muszkietu, który ten włożył niedźwiedziowi do ucha. W zamian za migdałki wytargował u matki dokładnie taki sam, tyle że chiński i z plastiku. Droga nie była krótka. Z domu pół godziny dziecięcymi kroczkami. I połowę jej ilia przebył jakby nie ulicą zarieczną, ale w lasach z chłopami i w niedźwiedziej izbie. A potem był już szpital. Przez całą operację myślał o małym staroświeckim pistolecie. Prawie nie bolało, ale lody tak czy owak trzeba było wsuwać. To był, jak się okazało, obowiązek. A teraz wspominał, jak szedł tu wówczas i znów nie zobaczył prawdziwej zariecznej. Drogi na szafot. Poszedł skrótem przez przeszłość. Szpital stał za domami, pod laskiem. Bury, ceglany budynek, ponury, przysadzisty i rozłożysty. Popatrzysz na taki i odechciewa ci się chorować. Musi pan iść do anatomopatologicznego, zabrzęczała nosowo przeziębiona baba w rejestracji. Wejdzie pan od ulicy. Dla nieboszczyków zrobili osobne wyjście, żeby nie spotykali się z chorymi. Nie niepokoili ich. Całe wejście zostało oklejone ogłoszeniami. Trumny, usługi pogrzebowe, agenci, pochówki. Przed nim dyżurowały ruchliwe typy. Niby to żałobnicy, którzy jednak na widok Illi natychmiast się ożywili. Od razu kazał im spierdalać. Ścierwojady. W listopadzie zawsze dobrze umierają. Podsłuchał mimochodem. Ale w nowy rok lepiej, a najbardziej oczywiście w lipcu. Pokazał dowód, żeby dowieść praw do matki. Oddział na pierwszy rzut oka wydawał się taki sam jak wszystkie inne. Młodziutkie dziewczyny w kitlach, facet w okularach z papierosem, kierownik. Tak, jest taka. Długo pan się zbierał. Zabiera pan? Nie. Ja tylko przyszedłem. -Potrzebuje więcej czasu, żeby się przygotować, powiedział Ilia. Według prawa siedem dni jest bezpłatnie, powiedział mu kiero. Dalej według cennika. W siedmiu dniach pewnie się zmieszczę. Chce pan popatrzeć? Ilia kiwnął głową. Ochraniacze na buty, dwadzieścia rubli. Przeszli przez prosektorium. Ściany w kafelkach, miednice z instrumentami chirurgicznymi. Na stole chudziutki azjata, rozkrojona czaszka. Następnie drzwi z zasuwą pomieszczenie chłodnicze. Trzasnął zamek. Jęknęły drzwi. Owionął ich chłód i stęchlizna. Włączyli lampy rtęciowe. No co tak pan stanął, pan wejdzie? Ilja poczuł nerwowość, jak przed operacją. Zaraz będą wyrywać. A gdzie my mamy gorjunową? spytał okularnik dziewczynę. W środku stały wózki do zwłok przykryte prześcieradłami, osobno i w parach. Czekali pod nimi tacy właśnie nieodebrani. Okularnik, nie przestając palić, zajrzał pod jedno prześcieradło, pod drugie, doszedł do końca. Tam pod ścianą leżały razem dwa ciała przykryte jednym wspólnym prześcieradłem. Kobiece nogi i włochate mężkie. Doktor uniósł płótno, upewnił się i zawołał. — Proszę, Korjunowa, te. — Pana? — A dlaczego... Kostnica zawirowała Ili w oczach. — Dlaczego ona tu z kimś? To, to mężczyzna. — Dlaczego tak? — O czym pan mówi? — A, no, prześcieradła są w praniu, zostało tylko jedno. Jej to przecież już bez różnicy. Nie zostawimy jej przecież nago. Nago? Pan co, pierwszy raz w kostnicy? Ilia zrobił krok. Postawione przy sobie wózki przypominały łoże małżeńskie. Tak jakby mąż z żoną spali razem, przykryci prześcieradłem. Matka zawsze spała sama. Łóżko miała wąskie, jednoosobowe, a tu... No, idź pan, co jest? Okularnik odchylił róg prześcieradła nieco dalej, żeby Ilia nie miał już po co przeciągać. Spotkali się. Włosy, całkiem siwe, miała zebrane na czubku głowy i dlatego głowa była przekręcona nieco w bok. Od Ilii w stronę obcego mężczyzny. Zapadnięte oczy pozostawały na wpół otwarte. Przebłyskiwały białym plastikiem. Usta miała jakby zaciśnięte w zmarszczkach. Bardzo się postarzała. Bardzo się postarzała. Od tej myśli, jak bardzo matka się postarzała, a nie że umarła, zaswędziało go w nosie. Zabolało w jakichś nieznanych gruczołach. Poczuł gorzki smak w ustach. Mężczyzna, z którym leżała, był nadal przykryty. Przez prześcieradło przebijał nos. Można było rozpoznać członek. Rozdzielcie ich, słyszy pan? Rozdzielcie, co to za plugastwo. Pan tu się nie rzuca. Nie mamy żadnej normy regulującej ten temat obywatelu. Cała, cała, nienaruszona, nienaruszona. Będzie pan krzyczeć, wezwiemy milicję, upomniał go kiero. Wika, chodź, postój tu z nim. Niech pan się nie przejmuje, rozdzielimy ich, zaszczepiotała od progu dziewczyna w kitlu. To jest, nawiasem mówiąc, całkiem porządny mężczyzna. Niech pan sobie nie myśli, żaden bezdomny przyjechał pogotowiem z zawałem. I że oczy jej się otworzyły, my z tym wszystkim zrobimy porządeczek. Tylko kiedy pan po nią przyjdzie, to niech pan przywiezie jakieś dobre ubranie. Mamy tu stroje dla zmarłych, miasto nam je wydaje, ale bardzo byle jakie. Lepiej mieć swój. Ty teraz, niech pani odsunie. Cicho, uparcie, złowrogo powiedział Ilia. Teraz. No dobrze, co pan? Młoda Wika przykucnęła, kliknęła blokadą na matczynym wózku, odsunęła go na bok. Ilia przytrzymał prześcieradło na matce. Ogołocił tamtego mężczyznę, wysokie czoło, duży nos, siwe włosy na piersi. Marszczył brwi. A idź ty, staruchu, wszystkim zmarłym nie dogodzisz. Między wózkami było przejście. Ilja stanął w nim tak, żeby patrzeć mamie w twarz. Tak lepiej, mamo? Jeśli pan w ogóle nie wie, co i jak dalej, to mogę panu dać numer do człowieka. Oni się wszystkim zajmą. Będzie pan miał teraz jeszcze tyle kłopotów z dokumentami. Lepiej wszystko powierzyć ludziom. Tak, i mamy tu też swoją cerkiew. Bezpośrednio na terenie. Jeśli chce pan zamówić mszę, na przykład cerkiew świętej Matrony Moskiewskiej. To tak, jeśli pan chce po chrześcijańsku. Cześć, mamo, przyjechałem. Ale się rozminęliśmy. Bardzo smaczna zupa, naprawdę. Tak przy okazji, jej osobiste rzeczy leżą u nas, niczego nie ruszaliśmy. Komórka tylko dzwoniła, zawsze wyłączamy, żeby nie przeszkadzała w pracy. Ale wszystko jest na miejscu, może pan sprawdzić. Trzeba będzie pokwitować, to może potem pan to zrobi? Jest kilka papierków, jedne teraz, inne, kiedy będzie Pan zabierał. Mamo na razie nie mogę Cię pochować. Ledwo zdążyłem wyjść, a znów wpadłem w tarapaty. Ale tak naprawdę nie jesteś na mnie zła za to, że nie od razu do ciebie przyszedłem. Nie przypominała śpiącej. Nie przypominała woskowej lalki. Nie przypominała niczego, co by Ilja znał. Była martwa. Nie mogła mu nic odpowiedzieć. Wybacz, kiedyś ci tego nie mówiłem, bo nie rozumiałem, bo uważałem, że to ja wpadłem w tej całej historii, że to ja jestem ofiarą, a nie ty. Wybacz, że o pół roku się do ciebie spóźniłem, że na zawsze. Robię wszystko, żeby cię stąd. Ale teraz jeszcze nie pójdziemy do domu, rozumiesz? To co, pójdzie pan? Wypełnimy dokumenty, zawołała go dziewczyna. I tu jest jeszcze ta sytuacja, mamo. Niby grzebie, ale kiedy się wygrzebie, nie wiadomo. Nic poważnego, jakoś potem opowiem, nie martw się. Audiencja skończona, powiedział surowo bydlak w okularach. Jak wydamy, to się pan napatrzy. I przykrył jej twarz prześcieradłem. Matki to jakby nie dotyczyło. Tu jest wizytówka zakładu. Dziewczyna wręczyła mu przy wejściu karteczkę. Proszę zaczekać, zaraz pójdę po rzeczy osobiste. Może pan zaczekać w sali pożegnań, tam jest teraz pusto. Ilia usłuchał i siedział na ławce w sali pożegnań. Patrzył w podłogę z linoleum. Smutek rósł nieukojony i on trzył się. Odwrócona od niego matka majaczyła mu przed oczami. Na korytarzu szurali mu po uszach ludzie, przejeżdżali papierem ściernym po nerwach. Powłoka, mówił sobie Ilia. To po prostu powłoka, opakowanie. Głowa przekręciła się w bok nie mamie. Tam matki nie ma. To zmięty pusty karton po mleku w koszu na śmieci. Wybacz, proszę. I wtedy brzdąknęło w kieszeni. Telefon Hazina. Ktoś przebił się przez skorupę. Wyjął, wprowadził pin, wiadomość. Co tam z niną, mama? Ilia mrugnął. Nie odpowiada, odparł. Jest w szpitalu, nie powiedziała ci? Nie. Chociaż do niej mógłbyś zadzwonić. Ilia otarł czoło, schował telefonu. Mógłby w szpitalu? Nina? Potem, nie teraz. W końcu wyszła. Młoda wika przyniosła rzeczy mamy. Pustą portmonetkę, wyłączoną komórkę, na którą ilia wydzwaniał łańcuszek z krzyżykiem. Klucza do domu nigdzie nie było. Chodźmy podpisać papierki. Wyszedł z kostnicy. Natknął się na nową drewnianą cerkiewkę, którą obiecała mu Tawika. Nie wiedzieć, czemu wszedł. W środku był ścisk. Przy wejściu sklepik z dewocjonaliami świecę kopcą, jak się patrzy. Babska kolejka do batiuszki. Kto nie może znaleźć pociechy u ordynatora, przychodzi do popa po ubezpieczenie. Ostatni raz Ilia widział tyle krzyży wyrysowanych u ludzi na skórze granatową farbą. I twarze Chrystusa. I cierkiewnych kopuł. Ale w zonie wszystko znaczy co innego. Ciekawe więc, gdzie znaczy to, co znaczy... Na co miałby się umówić? Żeby załatwić tam, matce, porządne miejsce? Żeby wzięli u Ili pod uwagę, że był w afekcie? Wybrał numer do Boga. Postał, posłuchał swojej klatki piersiowej. Leciały długie sygnały. Nikt nie odpowiadał. Nie było łączności. Albo może on też miał włączony tryb nie przeszkadzać. Niby wszystko zrobił prawidłowo... A i tak pójdzie do piekła. Życie na Ziemi jest tak zorganizowane, żeby wszyscy ludzie koniecznie trafiali do piekła, szczególnie w Rosji. Rozdział ósmy. Ale jeszcze na ulicy, nie dochodząc do domu, wrócił do Hazina. Czytał, idąc, jak wszyscy. Czytał na przejściu dla pieszych, na schodach, czytał w kuchni. Nina w szpitalu, a Pietia o tym wie? Wrócił do niekończącej się rozmowy Hazina z Niną. Zaczął uważniej wczytywać się w to, jak się skończyła. Coś mu w środku tykało i przyciągało. U mnie wszystko wprost super. Ostatnie, co napisała Pieti w piątek rano. Nie wiedzieć czemu zaczął się niepokoić. O nią, obcą ili osobę. Pewnie przez sen o lecie z Charlotką. Głupia sprawa. Miłość Niny przeszła ze snu do prawdziwego Ili, jak obrazek z kalkomanii na skórę. Jest tam cokolwiek o szpitalu? O tym, co jej się mogło stać? Przesunął się na samą górę, do samego zarania ich znajomości, tak jak zapamiętał je telefon. Od czego wszystko się między nimi zaczęło? Od tego, od czego wszystko zawsze się u ludzi w mieście zaczyna. W poprzednim, 2015 roku był 11 stycznia niedziela. Tu Piotr, poznaliśmy się wczoraj w trojce odbiór. Odbiór, odbiór, pamiętam pana Piotrze. Jak mnie pan słyszy? Nina odszukała w arsenale telefonicznych ikonek wizerunek anteny satelitarnej. Wkleiła ją w swoją wiadomość. Słyszę nie najlepiej ogłuchłem po wczorajszym, ale było wesoło. Aż za bardzo. Także piszę do ciebie ze śpiączki. Mocno potrzebuje detoksu, rysunki strzykawki i wanny. To może barszczu. Tak od razu? Po co przekładać na jutro to, co można zrobić dziś? Może o trzeciej w probce? Dobra, tylko holender godzinę się spóźnie. Ciąg dalszy był dopiero tydzień później, gdy kończyły się święta. 17 stycznia Nina napisała do niego pierwsza. Piotr, mam nadzieję, że nie jesteś z tych, co się szybko poddają. Naprawdę rodziła mi kotka. Sytuacja była bez wyjścia. Skonfundowane emoji z okrągłymi oczami. Rosjanie się nie poddają. Pozdrowienia dla kotki, co u niej. Macha do ciebie łapką. Prosi, żebyś sprawdził w swoich organach państwowych, czy może liczyć na wypłatę z programu kapitał macierzyński i karykaturalne worki z dolarami. Potrzebne będzie zdjęcie kotki wraz z właścicielką. Ale ona jest teraz nie w formie. Leży na łóżku w kompletnym negliżu. Mówię o kotce. Tym bardziej. Dobra, zaczekaj. I dalej obrazek kadr z kreskówki Tom i Jerry. Mysz w szlafmycy i wkurzony kot leżą w jednym łóżku. Pietja nic nie odpowiedział. Ale rzeczywiście się nie poddał. Wyczekał jeszcze tydzień Ochłonął i 23 stycznia znów ruszył do ataku Cześć, chciałbym zaprosić cię do kina Jesteś dziś wolna? Dzisiaj mam u siebie Międzynarodowy Dzień Kobiet Kumpela z Mińska przyjechała I zaraz potem obrazek Dwie dziewczyny w trykotach i z kokardami tańczą w parze A jutro jaki masz dzień? Sobotę, a ty? W takim razie pójdziemy jutro Na American Heist Za nic Podpowiedź szeptem. Zgadzam się na Berdmana. Dobra, jest seans o 19.30 w kinie aktiabr. Zróbmy tak, idziemy do pioniera na ósmą obejrzeć po angielsku. Za to ja stawiam bilety i popcorn, popcornowe emoji. Po angielsku? Mogę ci tłumaczyć na ucho. Okej, okay, to przyjdę po ciebie jutro o siódmej, jeśli nic się nie zmieni. A ty jesteś fanem planowania, tak? Właśnie po kinie się to stało, uznał Ilia. Jak to bywał u ludzi? Poszli potem na kolację, zadźwięczały kieliszki z winem, potem bar, klub, wirówka, chyba druga randka, może i trzecia. Wskacowane niedzielne południe, Pietia pisał do Niny. Dziękuję za wieczór i za noc. Dziękuję za ciepło i za koc, Michaile Siergiejewiczu, ty kanalio. Dlaczego z tego numeru? śmiała się Nina. No już starczy, po prostu chciałem powiedzieć, że było błędnie. Zgadzam się, sorry. Emoji szczerzyło kratkę zębów. Głupkowate te przeprosiny. Wreszcie, choć raz w czymś się ze mną zgadzasz. No, w każdym razie jestem otwarta na dialog. Przekonuj mnie dalej. Masz plany na dzisiaj? Szczerze mówiąc, to miałam. Ale tak całkiem szczerze nie takie ciekawe. W takim razie rezerwuję żywago. Podstępny uwodziciel, moja ulubiona książka. Dobra, idę się umalować. Jaka znowu książka? Żartuję. Potem szły różne rzeczy. Umawiali się na spotkania. Nina słała swoje już prawdziwe zdjęcia. Biała bielizna, czarna bielizna, czerwona. Mówili, kiedy będą o czasie, a kiedy się spóźnią. 3 marca wzywała go do siebie bez preludiów. Centrala do Sztyrlica. Dziś sąsiadka nocuje u narzeczonego. To aluzja, powtarzam, to aluzja. Co wziąć ze sobą? Ty butelkę czerwonego i dobry nastrój, ja lekką sałatkę i magiczną atmosferę. W takim razie przywiozę jeszcze pizzę. I Pietia, nauczony sposobu pisania Ninę, Znajdował i wysyłał piktogramy z trójkącikami pizzy. Nienasycony. Do kwietnia ich relacja weszła na stabilne tory. Dziewiątego jeszcze w dzień, Pietia zawczasu prosił: Nina, ściągnij nowe odcinki Breaking Bad, please. No tak, a co z WDNH? Mieliśmy przecież iść na łyżwy. Sama mnie wkręciłaś w tę historię, to teraz płać. Ja się opierałem. Opór jest bezcelowy. Przecież wiedziałam na co Cię złapać. Najpierw, co prawda, zamierzałam zaproponować 17 mgnień wiosny. Nina umieszczała w wiadomościach szpiega z żółtaczką ze zbioru telefonicznych ludzików. A dużo tam sezonów? No bo wiesz, muszę planować swoje życie. Coś jakby pięć albo sześć, ale to nic, teraz jeszcze narkos wychodzi. Też na Twój temat. Więc przy takim tempie starczy nam do końca roku. A propos mojego tematu. Brać dla ciebie? Bierz, kusicielu. Będziemy oglądać w 5D. Czyli do kwietnia już ją zahaczył. Podkusił, nawrócił. Ale może sama się napraszała. Może nie była taka niewinna. A no pod koniec miesiąca Pietia po raz pierwszy zaczął nie mówić wszystkiego. Coś przed nią ukrywać. Ninka, jedziesz w końcu na święta do swojego Mińska? No tak, rodzice bardzo się stęsknili. Dzień zwycięstwa i tak dalej. Nie chcesz ze mną? Chyba nie. Moi też chcą ze mną świętować. A na ile jedziesz? Nie wiem, nie na całą przerwę, ze trzy dni. Dłużej nie ma tam czego szukać, a co? A nic, tak tylko. Czyli jednak nie Moskwianka, studentka, przyjechała zawojować stolicę imperium. Sama w mieście? Wynajmuje z kimś mieszkanie? Na coś liczy? Ma na coś nadzieję? Ilia przesuwał w dół, przesunął do 10 czerwca. A ty co robisz w weekend? Tak w ogóle muszę machnąć na poniedziałek referat z historii kina Pietia. A jestem jeszcze w lesie. I obrazek z drzewkami, żeby głupkowatością złagodzić skrępowanie. Bo rodzice zapraszają na obiad na sobie. Oho, a co się stało? A nic po prostu chcą cię w końcu zobaczyć. Tyle się nasłuchali. To poważniejsza sprawa od historykina, kurde, denerwuje się. Emoji też się denerwowało. Zwariowałaś to po prostu obiad. Aha, po prostu. Teraz przez cały tydzień będę musiała zakuwać KK i KPK zamiast neorealizmu i nowej fali, bo jeszcze uznają, że jestem ignorantką. Daj spokój, ale tak, kaka, lepiej się oczywiście poduczyć, bo wiadomo, może się przydać. Żart. W następny poniedziałek Nina pisała mu, szpikując wiadomości panicznymi mordkami, dziesiątkami mordek. To pachnie katastrofą, Pietia. O czym ty w ogóle mówisz? O obiedzie? Wszystko poszło dobrze, spodobałaś się im. Hm, twojemu ojcu na pewno nie. Mami się zrobiło mnie żal. Farmazony jakieś opowiadasz. Miał wypisane na twarzy, że ja mam wypisane na twarzy, że jestem głodnym białoruskim kopciuszkiem, który chce pożreć ich chłopca. Brednie, to ostatniej kosteczki. Nie wpadaj w kompleksy. A ja akurat kosteczek bym nie jadła. Kiepsko je przyswajam. Na początku sierpnia ukazała się ta zbawcza wiadomość, która nauczyła Ilię, jak wygrać sobie u martwych odrobinę życia. Ale ty tak zupełnie nie będziesz przez te wszystkie dni do mnie dzwonił, tak? pytała za pierwszym razem Nina. Przecież nie wyjaśniałem, nie. mam przykrywkę, nie dam rady. Tak, tak, wszystko pamiętam. Po prostu wiesz, czasem bardzo potrzebuję usłyszeć Twój głos. Nasza służba jest niebezpieczna i trudna, Ninka. Właśnie dlatego. No, jakoś tak to jest. A co elementy przestępcze nie mogą mieć swoich zaniepokojonych laseczek, które mają paranoję i do nich wydzwaniają? Co konkretnie w słowach ze mną wszystko okej okay, zajączku zdradza w tobie funkcjonariusza pod przykrywką? Mamy instrukcję, żeby w ogóle nie dawać naszego numeru rodzinie. A ja jestem rodzina? Nina, ty już jesteś jak matka. Rodzina, kurde. Do końca lata Pietja wciąż znikał, a Nina wciąż czekała. Pojechała do rodziców do Mińska, stamtąd skrobała raporty z wakacji. Czerowała półnagimi zdjęciami. Wróciła do Moskwy, a tam czas płynął wolno. Czy Pietia tęsknił, czy nie? Nie wiadomo. Mam deficyt witaminy B. Marnieje, droga redakcjo. I lato się skończyło? Nina, przysięgam. To ostatnia akcja w tym roku. To nie ode mnie zależy, przecież wiesz. To przecież służba, co ja mogę? Ty niczego nie możesz? Ja niczego nie mogę. Nikt nam nie pomoże. Słuchaj, obiecuję, że wezmę urlop. Polecimy do Antalii albo do kemer. We dwoje, ty i ja. Co? All inclusive. Jak biali ludzie. A wrócimy granatowi. Zaraz zacznę szukać wycieczki. Jutro, słowo honoru. Jutro będzie futro. No dobrze, to patrz. Od 5 do 18 października. Belek. Belek to lepiej niż kemer. Belek to lepiej niż Chowrino, to na pewno. Dobra, lecę się umalować. Mówię prawdę. Jednak spełnił obietnicę. 10 października byli już nad morzem. Ilja oderwał się od czytania cudzej korespondencji. Zajrzał do cudzego archiwum. Właśnie wtedy powstały te filmiki na plaży i w pokoju hotelowym. Maleńka, już popływałem i byłem na śniadaniu. Przynieść ci coś? Siebie tylko ostrożnie nic nie wylej i krupasanta na zagryskę Wszystko wziąłem. Jest jakaś zajebista wycieczka do Kapadocji Lot balonem, dwie doby. Pojedziemy? Zwolniły się miejsca na jutro. Wiesz przecież o moim zamiłowaniu do żeglugi powietrznej. Ale jedzie się sześć godzin w jedną stronę. Będziemy się całować. Nie będzie nam się nudzić. Przez dwa tygodnie rozmawiali tylko o tym, jak się nawzajem rozerwać. W raju bezczynność jest ciężarem. No a co? To też męka. U Ilii za oknem rozpadający się mokry śnieg zaczął wirować na wietrze. Lokomotywownia utonęła w szarości. Odczekał chwilę i wszedł do albumów. Według dat zawędrował do zeszłorocznego października Pietii. I oto one. Balony. Dziesiątki, czy nawet setki, wielobarwnych, ogromnych statków powietrznych, które wzniosły się jednocześnie w przejrzysto pomarańczowe powietrze. Wschodzące słońce, czerwone. Obłoki, jak malowane lekkim maźnięciem pędzla. W dole, warstwowe góry. Stare grodzisko wygryzione w skałach. Ziemia pokryta pagórkami, aż do niewiarygodnie dalekiego horyzontu. Pokreskowana nitkami dróg i balony, balony, pół nieba w jaskrawych kulach z koszami. To zapierało dech. Ilia w życiu nie widział niczego podobnego. Nie umiał sobie nawet wyobrazić, że w świecie, w którym znajduje się Solikamsk, możliwe jest i to. A Pietia skoczył tam po prostu z nudów. Nina entuzjastycznie krzyczała. Machała ręką do wschodzącego słońca. Mówiła, że to najlepszy dzień w jej życiu. Ilia zerknął. 12 października 2015 roku. Potem fotografowała się razem z Pietią. W tle były balony jak mydlane bańki szczęścia na bezkresnej ziemi. Ilia zajrzał Pieti w oczy, dotknął jego twarzy, rozciągnął palcami, przybliżył. Przez źrenicę chciał dostać się dalej, głębiej, ale szkło go nie wpuszczało. Najlepszy dzień! Podlał sobie z butelki. Poprzeglądał jeszcze morze, plaże, kostiumy kąpielowe, ale dziś patrzyło się na to wszystko jakoś inaczej. Dziś bolało. Serce drgało narożnie i puszczało soki. Potem bezczynnemu szczęściu upłynął termin. Nina pisała 17 października na dzień przed odjazdem. Pomyślałam, że w Moskwie będzie mi tego wszystkiego strasznie brakować na przykład ciebie. Przecież to urlop urlop to małe życie chcę takie same, tylko duże. A duże życie okazało się inne. W Moskwie znów widzieli się w przelocie. Odwoływali umówione spotkania. Wygrywała służba, męczyła nauka. Kiedy się spotykali poza kadrem, nie mogli się już skleić, tak jak wcześniej. Coś majaczyło za ich plecami, jakiś cień. W grudniu po sobocie Pietia krzyczał. Co się stało? Dlaczego odjechałaś? Co to w ogóle było? Dlaczego traktujesz swoich przyjaciół jak gówno? A dlatego, że nie mam już siły do tego jego biadolenia. Co to w ogóle za przyjaciel? Nie mówił nic takiego. Przecież wiesz, co z nim jest. Rany, teraz jeszcze ty mi będziesz pierdolić w głowie, bo nie ma kto tego robić, tak? A tego to ja już nie wiem. Nowy rok świętowali razem. Fotografowali z przyjaciółmi dom pod Moskwą. Była Libacja. Ilia sprawdził zdjęcie, ale twarze wszyscy mieli niepijane, wykrzywione, ściągnięte skurczem. Na stole leżał rozsypany poczęstunek, i najwidoczniej właśnie po tych świętach wszystko zjechało w ciemność. Reszta stycznia była pusta, wykasowana, ale działo się w nim coś niedobrego. Miłość gniła. Pietia przepadł? Albo Nina. Zaczęło im się układać dopiero 10 lutego. Słał do niej, przyjdziesz do mnie, tu jest beznadziejnie. Łażę po ścianach, nina. Wiesz przecież, że niczego ci nie przywiozę. Niczego mi nie trzeba. Stanowczo wszedłem na drogę poprawy. Możesz nawet bez pomarańczy i kwiatów, tylko ty. Przecież to resortowa klinika. Nawet mnie do ciebie nie wpuszczą. Posmarowałem tu już siostrzyczką. Wszystko zorganizujemy. Stęskniłem się, to prawda. Potem doktor na pewno nakabluje twojemu ojcu, że przyjeżdżała. A niech się obaj pierdolą. Nie mam pięciu lat, żeby mi dyktował, co mam robić. No dobrze, jakie tam są godziny odwiedzin? Jeździła jeszcze do niego do szpitala w lutym. W marcu go wypisali, przywitała go. Na co go leczyli, tego w wiadomościach nie było. Ale nina wyprowadziła z tego jego i siebie. Do kwietnia, jak się zdawało, wszystko się ułożyło. A Na początku miesiąca znów wywrócił ich nurt zdarzeń. Możesz na mnie wrzeszczeć ile chcesz, Pietia. Bo nie będziesz mi mówić, co mam robić, jasne. To moje życie. Ta praca cię wykańcza. Nas już wykończyła. Już po nas, Pietia. Gadasz jakieś bzdury. Ty nie czujesz, że ja tak. Ona cię niszczy. Dawa jeszcze o tej swojej kopule magnetycznej. Na razie delegacje i akcje pod przykrywką stały się częstsze. Nina wcześniej była gotowa to zrozumieć, ale teraz jej cierpliwość powoli się kończyła. 26 złościła się, czyli znów znikniesz. Nie będziesz mógł nawet porozmawiać. Będę pisał, tam będą ludzie dookoła. Wyjaśniałem ci przecież, co to takiego. Cały czas tu będę, będę mógł pisać. Może zadzwonię, jeśli się uda. 9 maja 2016, po krótkich rozmowach o niczym, Nina szeptała mu: Wiesz, tak sobie myślę. Może ty zawsze taki byłeś. Po prostu wcześniej przy mnie udawałeś, dopóki mnie kochałeś. Odwal się ode mnie krzyczał jej w odpowiedzi. A może i naprawdę się starałeś, dopóki była miłość, a potem przestałeś i poszło. Odpierdal się, jasne? Z ludźmi nie wolno się obchodzić jak z gównem, Pietia. Ludzie żyją. Ktoś ci kiedyś o tym mówił? Mama? Tata? Spierdalaj! Potem panowała cisza przez tydzień. Może Nina odchodziła, Pewnie dopóki porzucony Hazin nie odkrywał, że już zupełnie nie umie bez niej żyć. Nina śpisz, śpisz, porozmawiaj ze mną, proszę, potrzebuję tego. A ja potrzebuję iść na uniwerek. Wybacz mi, nie wiem, dlaczego to wszystko robię. Stęskniłem się. No to niech cię ktoś pocieszy. Przecież ma kto? Jakaś Albina czy ktoś? Wesłaś mój telefon, klasa. W twój telefon weszła Albina. Wyłączyłbyś chociaż powiadomienia. Nina, to z pracy, sekretarka szefa, naprawdę. Najważniejsze, żeby szef nie miał nic przeciwko. A mnie to już wisi. Spokojnej nocy. Nina, włącz telefon. Kto to taki ta Albina? Ilia dał spokojnie, wpisał w wyszukiwarkę Albinę, Potem spróbował ala i trafił na nią. Tak, była taka historia. Ze śniadą brunetką o niebieskich oczach, i ona też wysyła pieci siebie w koronkach i wyzywające wiśniowe usta i przesłonięte dwoma palcami pełne piersi. Tam, gdzie Nina miała kanty, Albina była zaokrąglona. Gdzie Nina miała wszystkiego akurat, ala ponad miarę. W chabrowym mundurze błękitno oka opalona była bardzo kusząca. Guziki się nie dopinały, górne trzeba było zostawić. Ze swoimi płynnymi liniami, ze swoimi naddatkami, z cieniami i kontrastami była oczywiście zniewalająca. Ili trudniej się od niej oddychało, ale Ala pisała zawsze jednakowo. Pisała wulgarnie. Chcę pieścić cię ustami. Czekam, aż we mnie wejdziesz. Płonę i pisała z błędami. Albina była elegancka i głupia. Albina była z Pietią w maju i w kwietniu i zaczepiała go już kilka dni po tym, jak Pietię wypisali ze szpitala. Nina pielęgnowała, Albina nęciła. Ale zaczynała jeszcze wcześniej. Nakładała się na jakieś jego wyjazdy, delegacje na rady. Objaśniała je po swojemu. Ale i ona nie mogła uzasadnić wszystkich zniknięć. Może był ktoś jeszcze? I Nina to podejrzewała? Dopiero wtedy zaczęła. Czy już wcześniej, podczas jednego z tych jego zniknięć, kiedy mówiła z nim nad morzem o zdradach, to o sobie czy o nim? Ilja teraz na nią nie patrzył, tylko słuchał. Nina przestawała być dwuwymiarowa, stawała się wypukła, ożywała. Nie mieściła się cała w telefonie. Miał ochotę wmieszać się w jej kłótnię z Pietią. Jak albinasz, maciarzu? Masz tu najlepszą dziewczynę swojego życia, a ty cudze sekretarki obracasz. Czego ci brakuje, czego jeszcze w ogóle można chcieć? I Pietia widocznie usłyszał. Dwa dni bił o szybę. Wyrywał się do niny. Bardzo cię proszę, jesteś mi potrzebna, naprawdę. Spotkajmy się, porozmawiajmy. O czym? Chcę z tobą żyć. Chcę, żebyś się do mnie przeprowadziła. Tak, jakbyś teraz coś rozwiązywał. Wszystko rozwiązuje, chcę być z tobą. Śmieszne. Jesteś moja i nigdzie ode mnie nie pójdziesz. Rozumiesz mnie, suczko? Do nikogo nie odejdziesz. Znajdę każdego twojego kolejnego jebakę i w głównie utopię. Zakumałaś? Nigdzie, nigdy. Wtedy pluł Albinie w twarz. Panią też wrzeszczał, że między nimi skończone, a Albina śmiała się białymi zębami czarownicy i obiecywała mu, że przyczołga się do niej z powrotem od tej swojej flądry. Trzęsło nim z Niną, rzucało, wpadli w turbulencję. Z wiadomości nie dało się zrozumieć, co jeszcze oprócz niewierności targało Pietią i Niną. Ale coś było mocnego, nieodpartego. Ilia wszedł do filmików, żeby zobaczyć, co z tego czasu zostało Hazinowi w archiwum. I znalazł. Ten sam, w którym oglądał z niną na kanapie bezbarwne porno. Kiedy domagała się od Hazina, żeby nazwał ją swoją suczką. Mocno się domagała. Przed trzecim czerwca Pietia złamał ją i sam się przełamał. Pobiegłem, w lodówce jest wszystko, co trzeba. Klucz zabrałem ze sobą, zamknąłem cię, więc wybacz. Będziesz musiała na mnie poczekać. Że też złączył mnie pan Bóg z milicjantem. Aha, a w szafeczce jest szczoteczka do zębów w opakowaniu. Dla ciebie, żebyś mogła zostać. Miło. A ile dostałam lat? Do żywocie! Nastąpił pokój, jak w dawnych czasach. Znów wysyłała mu siebie niemal bez przykrycia z jego sutenerskiego mieszkania z rurką do striptizu. Jednak się zeszli. Jak ci się podoba? Arjon pro tematyczne dla ciebie i emoji, których już prawie nie używała. Kostium kąpielowy. Nie przysyłaj mi takich rzeczy. FSB mnie spali. Starczyło na miesiąc. Potem znów coś nim owładnęło. Znów przestał się pojawiać, chociaż Nina u niego mieszkała. Pietja, mógłbyś chociaż zadzwonić napisać, że u ciebie wszystko ok. U mnie wszystko ok, praca. A kiedy się ciebie spodziewać, mniej więcej? dziś wątpię, obejrzy jakiś film, no albo z kumpelami, sorry. Trzy tygodnie później, pod koniec zbutwiałego moskiewskiego lipca, w duchotę, kiedy ciało jest wiecznie lepkie, a trupy śmierdzą już na drugi dzień, Nina pisała mu powoli. Wiesz, mi się zdaje, że ty mnie psujesz. Ty i ta twoja wieczna historia wieje od ciebie ze psuciem. Kogo tylko dotkniesz, ten łapie od ciebie te gangrenę. Ja, gosza, nikitos, wszystkich nas wykorzystujesz i wyrzucasz. Sprawiasz, że ludzie wokół ciebie są nieszczęśliwi. Słyszysz, Pietja, Nieszczęśliwi. A ja mam to w dupie jasne? Odgryzał się Pietia. Możesz spieprzać. Ilja grzebał Pieti w bieliźnie. Bez rękawiczek właził mu do jamy brzusznej. Wyławiał w tym czasie i winnym znów albinę, jakąś Julię, Magdę. Nawet porządnie nieschowane, szczuplutkie blondynki z dziecięcymi rączkami i szklanymi oczami. Ostrzeżone na chłopaka brunetki z czarnymi dziurami, podłukowatymi brwiami. Wszystkie przejściowe, wszystkie na chwilę. Kobiety sreberka, iluzje, pustkę w papierku. — Możesz spieprzać — zezwalał jej Hazin. I następnego dnia... 22 lipca Nina go słuchała. Nie mogła go więcej wytrzymać. Nie widziała karuzeli dziewczyn nawaszerowanych kokainą przez Hazina. Nie słyszała ich piskliwych głosów. Ale na co komu fale gamma, skoro wyczuwa się je własnym mięsem? No to wyjechałam. Sypie się z ciebie twój proszek. I telefon bzyczał przez całą noc. Powiedz coś tym swoim, żeby chociaż w nocy nie dzwoniły. Przecież to ryzykowne. Na razie. Po rzeczy przyjadę potem. A otworzyłaś chociaż pudełeczko? Pudełeczko z czym? Z ozdóbkami jak kajdany? Nina nie otwierała, żeby ich nie założyć. I co będziesz robić bez mnie? Wypierdalaj do swojego Mińska. No dawaj, żyj w waszym pieprzonym kołchozie. Wiś rodzicom u szyi. Niech cię wasi zajebani programiści obracają. Kopciuszek, kurwa. Ale tego starczało tylko na półtora dnia. Potem trąd zżerał go od wewnątrz. Przedzierał się na zewnątrz. A inne, oprócz Niny, widocznie nie miały na niego lekarstwa. Dwudziestego trzeciego drugiej w nocy Hazin już walił pięściami do jej drzwi. Nina, otwórz. Wiem, że jesteś w środku i wszystko słyszysz. Wybacz mi, proszę, do wszystkiego się przyznaję. Nie zamierzam kłamać. Nawet sobie nie wyobrażasz, jaki mam teraz szyf na wszystkich frontach. Jeśli ode mnie odejdziesz, po prostu się rozsypię. Tylko ciebie się jeszcze trzymam. Potrzebuję cię, jesteś moim kołem ratunkowym, rozumiesz, otwórz! Spieprzaj piecia Odejdź, bo wez męty. To ja jestem męt, jasne? Oni mi niczego nie zrobią. Otwieraj! A jednak lato znów ich zbliżyło. Gdzie magnes nie przyciągał, tam sklejał nocny pot. Odpychali się nawzajem, ale i tak coś ciągnęło ich do siebie z powrotem. 15 sierpnia Pietja wyznawał jej: Ja po prostu w tobie utonąłem. Zauważyłam, Pietja, Jesteś nierealna! Ja jestem akurat bardzo realna, Pietia, i chcę wiedzieć, co zrobimy dalej. Niczego nie zrobimy, wszystko idzie swoim torem. Potem na to się skończyło. Byli jeszcze razem sprasowani przez nie. Klin jakoś jednak trafił we wpust i trąd Pieti, jak się zdawało, ustąpił. Ilia przeczytał, przewijając szereg jednakowych, kiedy będziesz, co naszykować, dokąd pójdziemy, tak jakby się z nim pogodziła. Nie było niczego dziwnego w ich wymianie wiadomości aż do 23 września. Musimy porozmawiać, odbierz proszę, to ważne, Pietia, oddzwoń. Jestem na akcji, zadzwonię jak będę mógł. Zapewne zadzwonił i porozmawiali na głos, dlatego że litery po tej rozmowie nie zostały. Litery są zbyt jednakowe. Nie można im powierzyć tego, co najważniejsze. Dwa tygodnie niżej Ilia znalazł tamtą fotkę w podobnym do żagla płaszczu w przymierzalni. Podobać się płaszcz? Nie za bardzo wiosenny? W porządku. Okropnie chciałabym przeskoczyć zimę i żeby była już wiosna. Tak w ogóle to go kupiłam. Była wtedy wyciszona. Jakby odłączyli prąd, którym to ją szczypali, to kopali. Ale nie na długo. Potem znów zaczęli podkręcać regulator napięcia I 21 października Ili pozostał mniej niż miesiąc do wyjścia Raziło już ich oboje I jak zamierzasz im o tym powiedzieć? A przede wszystkim kiedy? Nina, tylko mnie nie ciśnij Przecież orientujesz się, że tam wszystko jest skomplikowane Daj mi czas Trzeba wybrać odpowiedni moment Z ojcem jest w ogóle totalna masakra ja to bym ci dała czas, ale sam rozumiesz. Krótko mówiąc, jeśli będziesz naciskać, sprawie to nie pomoże. O czym powiedzieć? Postanowili wziąć ślub? Nina, czyżbyś miała związać życie z Hazinem? Przecież widzisz, że to wężysko. Widzisz, jak się wije, jak syczy. Nie wolno ci z nim być. Słyszysz, Nina? Nie słyszała. Co powiesz na taką sukienkę? Chyba nie za bardzo rzuca się w oczy. Dobrze, że jest teraz moda na luźne. Słała mu swoją fotkę tydzień później. Sukienka jest okej. Okay. Nic nie widać? I jakieś emoji, obrazek z dziewczyną. Teraz już całkiem unijny rzadki i w ich wiadomościach ostatni. Słuchaj, goście odwołują wizytę. Nie mogę się z nimi porozumieć. Pisał jej dwadzieścia minut później Pietia. To może w takim razie sami zaprosimy twoją mamę? Może nie w tym tygodniu? Z nim? Z ojcem? Czyżby ojciec Hazina był przeciwny ich małżeństwu? Jeśli matkę można było zaprosić, a z ojcem nie dało się nawet rozmawiać. I co się w ogóle działo między nimi? Wszystko już pędziło ku końcowi, ale nie było jeszcze niczego o chorobie Niny. Dlaczego Nina poszła się leczyć? Dokąd? Ilija wrócił na górę, przeczytał wiadomości przesłane przez pietie ze szpitala. Łaże po ścianach, niczego ci nie przywiozę, odpowiadała Nina. Niczego, czyli czego, proszku? Niczego mi nie trzeba, stanowczo wszedłem na drogę poprawy. Gdzie to jeszcze było? Było coś na ten temat w dusznym, lepkim lipcu, kiedy Nina miotała się w sieci. Ty i ta twoja wieczna historia wieje od ciebie zepsuciem. Resortowa klinika była w styczniu. Hazina kładli tam może, żeby się leczył. Z uzależnienia? Ojciec? Z przymusu. Teraz z niną może to samo. Zjechał niżej i zobaczył, jak zepsucie ogarnia ich oboje. A roztrwonili już wszystkie siły. Nie było jak walczyć. Cokolwiek zlepiało ich razem, teraz ostatecznie się rozeschło. Wachadło, na którym Hazin siedziało krakiem, poniosło go w ciemną otchłań i wróciło puste. W zeszły piątek, na tydzień przed spotkaniem z Ilią, Hazin dostał od Niny coś takiego. Doskonała noc, Pietia, sądząc z twojego Instagrama. Pięć punktów. Urwałem się na chwilę, jasne? Mam w pracy piekło. No, przepraszam, gdzie jesteś? Ja tak dłużej nie mogę, podjęłam decyzję, wybacz. Nawet nie myśl o tym, żeby coś ze sobą zrobić. To już ciebie nie dotyczy. Nie waż się, odbierz telefon. Czy ona grozi Samobójstwem? Ilia ja przesunął ciąg wiadomości w dół. Mogła spróbować się zabić po tamtym w szpitalu? Co jest z Niną, mamo? Jak po cichu zapytać, czy matka to wie? Kto jej powie prawdę? I najważniejsze, jeśli za pierwszym razem nie wyszło, to czy spróbuję ponownie? Korespondencja trwała dalej, pulsowała. Ilia przeskoczył do 16 listopada, środa. Powodzenia, Pietia! Tylko uważaj, nie ruchaj niczego poniżej córki generała porucznika. Tata tego nie pochwali. Tyś, Suko, to wszystko przez ciebie. Wszystko to z nim to przez ciebie. To z tobą wszystko jest przez niego. Na razie, Pietia. To twoje życie. Pierdol się z kim chcesz. Tu jest żywa i zdrowa. Hazin nie pytają ani o szpital, ani o zdrowie. A więc we wtorek nic się jeszcze nie działo. Kiedy się zadziało? 17 listopada w czwartek Nina Przemogła się napisała pierwsza. Po dwóch dniach ciszy. Mówiła bez krzyku, bez złości, bez radości. Wymawiała wszystko bardzo wyraźnie. Wiesz, jak się okazuje... Z przeszłością bardzo trudno się rozstać. Wszystkie te dni spędzone razem, przecież one nigdzie nie giną. Pozostają z tobą na zawsze. Nie udaje się ich całkiem zapomnieć, pewnie w tym cała rzecz. Żal mi siebie takiej, jaka byłam. Żal mi nas, takich jakimi byliśmy. Nie chcę, żeby wszystko to zupełnie przeminęło. Chciałoby się to jeszcze trochę przeciągnąć. Chciałoby się uwierzyć w człowieka a to też się nie udaje. Nic jak należy mi się nie udaje. Hazin milczał, słyszał, wiadomość dostarczona i przeczytana. Nie spierał się, nie żałował, nie przytakiwał, po prostu odwrócił się i pozwolił, by smutek pożarł Nina w całości. Tego dnia już nie pisała. Pisała następnego. W ostatni dzień życia Suki napisała do niego rano. To był ten ranek, gdy Ilia toczył się na stukoczących żelaznych kołach do Moskwy ślepej uliczki. Ten ranek, gdy przyjeżdżał na przydymiony dworzec Jarosławski. Ten ranek, gdy mknął kolorowym podmiejskim pociągiem uściskać martwą mamę. W ten ranek Nina pisała do Pieti. Kiedy ostatni raz się bałeś? Tak naprawdę bałeś? Zdarzało się parę razy. Wszystko u ciebie ok? U mnie wszystko wprost super. No to w kontakcie. Żegnał się na zawsze Pietia. Potem się urywało. I dopiero w sobotę w nocy Ilia próbował podjąć urwaną, porzuconą nitkę. U mnie wszystko w porządku, co u ciebie. U Niny nie było niczego. W kontakcie, mówił Pietia i wystawiał na widok publiczny swoje zdjęcie z inną. Demonstrował aparatowi, jak po pańsku łapie tę drugą. Chełpił się jej wulgarnością, przechwalał się, jak tanio ją kupił. Nie, on nie zapomniał jej skasować. On podtykał ją nie pod nos. Wkurzał ją, może mścił się za coś, co nie zmieściło się w ich korespondencji. Może po prostu dręczył ją, bo urodził się dręczycielem. Oto naprawdę ostatnie słowo w ich korespondencji. Masz. Żyj. Ilia od nowa czytał ich wiadomości. Dlaczego Nina z nim wytrzymywała co ich do siebie przyciągało, skoro nie magnesz? Co go chroniło, jeśli nie jej wyobrażone pole siłowe? Zdawało się, że suka był cały wypalony od środka przez swój proszek, swój proch. Do pustego suki właziły demony. Naciągały go jak lalkę pietruszkę na haczykowate palce i zmuszali do szpetnych tańców w swojej jarmarcznej budzie. Kiedy był szczery, kiedy kłamał, gdzie był prawdziwy, kiedy ciągnął ninę za włosy, czy kiedy pełzał za nią na kolanach. Było w nim zepsucie. Nina ma rację, zgnilizna, niewytłumaczalna. I wtedy w końcu to do niego dotarło. Wdrapał się wyżej po wysłanych przez ninę literach. Nic nie widać? Podpis pod luźną sukienką. Ikonka emoji. Dziewczyna. Kiedy czytał po raz pierwszy, przeskoczył to. Przegapił, spieszył się. A teraz zatrzymał się, powiększył, otworzył katalog tych emoji. Przewertował. Znalazł. Komiksowa dziewczyna trzymała się za krągły brzuch. Z przypadkowych odłamków zaczęła się układać mozaika. Co powiesz na taką sukienkę? Chyba nie za bardzo rzuca się w oczy. Musimy porozmawiać, odbierz proszę, to ważne. Ja jestem akurat bardzo realna, Pietia, i chcę wiedzieć, co zrobimy dalej i jak zamierzasz im o tym powiedzieć, a przede wszystkim kiedy. Ja to bym ci dała czas, ale sam rozumiesz. I za duży płaszcz, niczym żagiel. Okropnie chciałabym przeskoczyć zimę i żeby była już wiosna. Wiosna, a wiosną co? Płaszcz zrobi się w sam raz, a potem pojawi się dziecko. I oto postanowiła to wszystko przekreślić, zrozumiał Ilia. To nie samobójstwo, nie leczenie uzależnienia. Jest w szpitalu, żeby wyskrobać z siebie pod narkozą jej wspólną z Pietią przyszłość. Bo zupełnie przestała w niego wierzyć i on wszystko wiedział. Kiedy ostatni raz się bałeś? Tak naprawdę bałeś? Nie mogła się zdecydować, chciała, żeby ją powstrzymał. Spodziewała się od niego odzewu właściwych słów, a on nie mógł ich z siebie wydusić. Wszystko u ciebie ok? U mnie wszystko wprost super. Pisała jeszcze w piątek. Może czekała jeszcze w sobotę rano. Tylko Ilia nie znał odzewu, a w sobotę wieczorem nie było już o czym pisać i nie miało już sensu odpowiadać na krzyż. Rozdział dziewiąty To ty jesteś winny, powiedział Hazinowi Ilia. Ty sam, bydlaku, ty, a nie ja. Gdybym nie przyjechał w piątek do Moskwy... Gdyby nie było burzy magnetycznej i moja matka by nie umarła, to co? Zdołałbyś to wyperswadować Ninie? Spróbowałbyś? Nie, ty ją do tego popychałeś. Czytałeś wiadomości od niej, a odpowiadałeś postami w sieci. Wiedziałeś, że wpadła, że jest na tobie zafiksowana, że, non-stop, sprawdza twoje drugie życie na tych wszystkich Instagramach. Szuka tam dementi, a znajduje poszlaki. A ty jej poszlak nie żałujesz. Dlatego że boisz się, ma to powiedzieć jej otwarcie. No dawaj, zrób aborcję. Duszno mi od tego twojego wcześniaka. Ja chcę znów swobodnie odetchnąć, tak? Tak. W takim razie po co ją uspokajać? Po co obiecywać, że wszystko opowiesz rodzicom? Ściemniałeś, żeby jej nie denerwować? Ty siebie oszczędzałeś, a nie ją. Bałeś się łez, milczenia. Bałeś się, że nazwiecie po imieniu? Gównem? Łatwiej przecież wszystko tak urządzić, żeby to ona sama wszystkiego się domyśliła i sama podjęła wszystkie decyzje. Ale niby po co nina zabiłaś dzieciątko? Niepotrzebnie. Przecież nie to miałem na myśli. Ja po prostu jestem łajdak, jestem po prostu kurwa. Przecież wiedziałaś to o mnie i wcześniej. Ale zabójca nie, to nie ja. Ja wyroków nie podpisywałem. Mówiłem ci nawet, nie waż się. To ty, historyczko, nawymyślałaś sobie różnych głupot. No i taki jest efekt. Siebie możesz winić. Gdybym ci dał, Hazin, więcej czasu, to niczego byś z nim nie zrobił. Ilia nacisnął palcem pustą linijkę na samym dnie wspólnego życia Pieti i Niny. Miał ochotę napisać jej coś po ludzku, a nie to u mnie wszystko w porządku. Miał ochotę napisać Ninie coś o niej a nie to wieczne hazinowe o sobie. Palce powoli dotykały liter, ale wciąż nie trafiał w sens. Trzeba było kasować. Nie wiedział, co powinien jej powiedzieć. Tak jest lepiej, Nina. Tak będzie ci lepiej. Zrozumiesz to później. Źle jest już wpaść z łajdakiem. Zajść z kimś zepsutym. Na zawsze związać się z nim poprzez dziecko. Bez dziecka to po prostu nieudany romans. Wywietrzysz pokój i można zapomnieć. A dziecko cię do niego przykuje, przywiąże. Nawet jeśli od niego uciekniesz, on zawsze będzie z tobą, w waszym wspólnym dziecku, we krwi, w oczach, w nawykach każdego dnia, natrętny jak cień. A jak to jest zajść w ciąże z trupem? Takie brzemię jest sto razy cięższe. Wtedy w dziecku będzie kipieć nie zwietrzała złość na ojca, lecz tęsknota. Tęsknota ma długi okres ważności. Pewnie do samego końca będziesz sobie wyobrażać, a gdyby żył, a gdyby dziecko wychowywało się z rodzonym ojcem. I znów będziesz widzieć w nim wspomnienie dawno pogrzebanego człowieka. Żyć jak z duchem. Ani ty nie zaznasz spokoju, ani on. Lepiej, że tak się stało. Że ja nie zdążyłem i że On nie zdążył. To wolność Nino. Smakuje jak słona zalewa z łez. Trzeba ją teraz wypić gorącą prosto z trzylitrowego słoja. Ona cię wypróżni, wypłucze, wymyje z Ciebie całą krew. Ale krwi nawarzysz sobie wtedy nowej, świeżej, niepamiętliwej. Za to w jamach Twojego ciała nie zostanie po tym człowieku nic. I będziesz mogła wypełnić je inną miłością. Tamten i tak cię nie kochał. Nie chciał tego twojego dziecka. Oto to, co trzeba było napisać Ninie, położył telefon na stole. Co do dziecka, to Ilia dobrze wszystko wiedział. Na własnym przykładzie. Ile razy myślał o sobie? O, matka na mnie patrzy, wspomina ojca? Nieważne, czy miała romans, czy to po prostu przypadek, gdyby nie on, może by zapomniała. Ilia nie był do niej zbyt podobny, czyli pewnie do niego. Nieważne, jak ojciec ją skrzywdził, jak bardzo był jednorazowy, jednak nie mogła o nim zapomnieć, skoro codziennie obserwowała, jak ilia z laleczki zamienia się w niego. I co, to dobre Nino? Dla Ilii nie było w tym niczego dobrego. A dla matki to samotność. Przed oczami nie wiedzieć czemu stanął mu małżeński wózek z trupiarni. Jedno prześcieradło na dwoje śpiących. Gołe stopy obok siebie. To, jak matka była twarzą obrócona do tego obcego mężczyzny. Nigdy się na samotność nie skarżyła. To znaczy, ili. I ilia ją z nim rozdzielił. Nie mógł wtedy na to patrzeć. A teraz nie mógł tego wyrzucić z głowy. Dlaczego już nikogo nie poznała? Nie mogła zapomnieć o ojcu? Czy ilia przeszkadzał? Ilia milion razy chciał sobie wyobrazić swojego ojca. Przez pierwszy tysiąc prosił o pomoc matkę, potem dał jej spokój. Dziecko nieobecnego ojca to inwalidztwo, Nino, a zabitego urna z popiołem na stole kuchennym. Nigdy by się z tobą nie ożenił. Co tam? Niby ojciec mu nie pozwalał. To wszystko wymówki, przecież sama wiesz. On w ludziach nie widział ludzi. Za co dostałem siedem lat. Chciał wygrać zakład, więc czekał mnie zakład. Chrup i jedziemy dalej. I z tobą jest tak samo i ze wszystkimi. Chcesz, to sprawdzimy, jak to naprawdę było. Kiedy czekałaś, aż powie rodzicom, że jesteś z nim w ciąży. Czy co wy tam zamierzaliście ogłaszać ślub? Może zrobimy sobie konfrontację? Znalazł koniec października w wymianie SMS-ów Pieti z matką, kiedy Nina przymierzała sukienkę, kiedy zdawało się, że to co najważniejsze wreszcie się wydarzy, właśnie w tym tygodniu. Mamo, chciałem wpaść do was z Niną w weekend. Będziecie? Cześć, będziemy, tak. Poczekaj, pomówię z ojcem, a potem po pół godzinie znów ona. Zaczekaj, nie dzwoń, nie jest teraz w dobrym stanie, od razu zaczął krzyczeć. Może później, jak go uspokoję. Możesz sobie darować. Nie, tu już było za późno, żeby się wczytywać. Trzeba kopać głębiej, przesuwać wyżej. Kiedy Hazim po raz pierwszy chciał przedstawić swoją dziewczynę rodzicom, sprawdził w czerwcu zeszłego roku, piętnastego. A matka Pieti umiała już wtedy obsługiwać wiadomości? Umiała. Nie bardzo rozumiem, dlaczego on przez całą drogę siedział z taką skwaszoną miną. Przecież przyprowadziłem wam prawdziwego anioła. Pietieńka, no przecież wiesz. Co z nią? Nie spodobała się wam? Sympatyczna dziewczynka, ale to nie ma żadnego znaczenia. A co ma? Że nie będzie można mnie teraz pokazywać Borysowi Pawłowiczowi? Zdajesz sobie sprawę, że machasz mu czerwoną płachtą przed oczami. Matka, zakochałem się w dziewczynie. Sam się zakochałem, w czym problem? Problem w Kseni, Pietia. Nikomu nie jestem niczego winien, matka. Życie prywatne jest prywatne, tak mu powiedz. Teraz jeszcze Ksenia. Kręci mu się w głowie od tej karuzeli, jak Hazin sam nie dostał zawrotów głowy. Ilia poszukał jej w książce telefonicznej i znalazł kilka różnych Kseń, ale prawie wszystkie pojawiały się epizodycznie. Czasem pokazywały się na jedną noc, w dzień znikały na zawsze. Tylko z jedną była historia. Długa, dwuletnia, a może i jeszcze starsza, ale z korzeniami odrąbanymi przez nowo kupiony iPhone 6. W albumach ze zdjęciami nic się po Ksenii nie zachowało. Pewnie Pietia je wymazał, ale korespondencji nie usunął. Hazin spotykał się z nią. Spotykał, imprezował, obiecywał, kusił. A ona słała mu swoje zdjęcia z białego kabrioletu, z tropikalnych bungalowów, z leśniących butików spod palm ze śnieżnobiałymi białymi wieżowcami w tle. Ksenia, coś ty za jedna. Była zadbana, ale nie piękna. Jasnowłosa o szarych oczach. Twarz zaokrąglona i tępawa, chociaż poprawiona, zdaje się, przez mistrza, a wykrzywiona zawsze tak, jak się to kopciuszkom. I z mnie zdarza, choćby nie wiem jak się starały. Wszystkie te bungalowy, samochody, wyspy, palmy, nie wyglądała na ich tle jak turystka, lecz jak miejscowa. Była w niej wrodzona pycha obszernika. Prostaczki zawsze takim zazdroszczą i zawsze starają się czuć jak one, albo przynajmniej udawać. Ale wychodzi im coś innego: niepewnego, histerycznego, wulgarnego. A po ksenie od razu było widać. Nikogo nie musi uwodzić ani namawiać. Wszystko to, po co lecą do Moskwy pominięte przy urodzeniu motyle, wszystko do czego lgną jej dali, zanim zdążyła w ogóle poprosić. I w wiadomościach, choć okazywała Hazinowi czułość, przez każde najmniejsze pytanie i każdą odpowiedź, jak przez białą koronkę, przeświecała pańska roszczeniowość. Niepiękna, tak ale widocznie nikt jej o tym nie powiedział może nie śmiał albo miłość przesłaniała oczy i pietja też tego nie zrobił pietja się przed nią popisywał zgrywał kozaka to by była dla niego cudowna partia ale ilia przeskrolował całą ich wymuszoną miłość od dzisiaj do wtedy jakoś się nie kleiło Hazin cały czas był dla niej za mały wspinał się na palce ale nie mógł dosięgnąć ona prosiła go pewnie o takie życie, jakim sam nie żył. I drażnił ją jego rozmiar i rozczulał. Najpierw był dla niej czymś w rodzaju jorka. Potem zaczęła go karmić, żeby wyrósł na rotwejlera, a on tylko od tego tył i hamiał. Wtedy zaczęła lać go smyczą. Próbowali też razem mieszkać, tak jak z niną. Tylko to Hazin wprowadzał się do Kseni. Tam u niej był prawdziwy pałac. Nie sztukaterie z pianki, a stalinowskie, z mączki kostnej. Nie drążek dla zdzir, a olej na płótnie w złotych ramach. Ale Pietia, mimo że generalski syn, czuł się w tym mieszkaniu jak przygarnięty z ulicy. Ksenia robiła mu wymówki za okruszki na stole, za ślady na sedesie. Czyli była przyzwyczajona do porządku. Pietia wytrzymał dwa miesiące takiego życia, a potem chapnął swoją panią w rękę i uciekł. I jeszcze ich ścieżka cała była wysypana białym proszkiem. Ksenia myślała, że to ona Hazina tresuje, a naprawdę było odwrotnie. Przed Pietią może i próbowała, ale to on wprowadził jej niezdrowy entuzjazm do stałego repertuaru. Proszkiem ją kupował i proszkiem się od niej wykupywał. Wszystkie własne braki wypychał śniegiem. Wciągał powietrze i rozdymał się jak ryba na jeszka, żeby wydawał się większy niż naprawdę, żeby Ksenia nie pomyślała, że można go od razu połknąć. A rzucił ją ostatecznie, ilia sprawdził daty, kiedy rodzice wywieźli leczyć złamaną Ksenię na alpejskie łąki, do kokainowego leprozorium. To było wtedy, gdy Hazin wysyłał ninie swoje próbne: Poznaliśmy się wczoraj w trojce, było wesoło. Zalp pochodziła ostatnia fotografia Ksenia ze swoją mamą zahartowane, spieszchnięte babsko z krótkimi jak druciki włosami zagraniczne tęczowe ubranie pękało na niej w szwach usta miała wygięte do dołu Pietia zrywał z Ksenią jednym obojętnym SMS-em na jej skomlenie nie odpowiadał wcale. Więcej się nie spotkali. Ilia dodał dwa do dwóch. Przypomniał sobie Borysa Pawłowicza z wczorajszego przyjęcia na cześć generalskich gwiazdek, tamtego łysiejącego grubasa z czarnymi wąsami, który błogosławił dynastię Hazinów i dowodził solenizantem. Wrócił do archiwum, posłuchał brzęku kieliszków, doczekał aż przyszła kolej na mowę Borysa Pawłowicza i kiedy ten życzył starszemu Hazinowi, żeby ojczyzna go w pory awansowała, patrzył na siedzącą obok kobietę. Pulchną o czerwonej twarzy ostrzyżoną jak nauczycielka, matka Kseni, czyli Borys Pawłowicz, to jej ojciec, siedziała tam prawie cała rodzina. Oto i dynastia. Zapisał pieci w notatniku, kiedy świętowali. Na pół roku przed tym, jak Hazin rzucił Ksenię. Zebrał wszystko razem. Zrozumiał, dlaczego nowo upieczony generał major płaszczył się przed Borysem Pawłowiczem. Zamierzał spowinować się ze starszym stopniem, a o ile starszym. Pomyślał, jak dowiedzieć się czegoś o ojcu Kseni. Poszukał na yandex.ru Borys Pawłowicz generał MSW. I już w drugim linku wyłowił Korżawina BP, całego wiceministra prawdziwego generała bez żadnych przedrostków i sufiksów. Więc to tak, Pietja. Spotykałeś się z córką wiceministra, dałeś ojcu nadzieję, a potem uzależniłeś się od dragów i porzuciłeś. Wymieniłeś na jakąś przyjezdną, bez rodowodu i przyprowadziłeś się do taty, żeby się poznali. O, te, to kocham. No nie Judasz? Achazin Juri Andriejewicz, gdzie w takim razie pracuje, Ilia wpisał do wyszukiwarki jego. Na witrynie ministerstwa się nie pokazał. Zaczął przetrząsać aktualności i odszukał w jakimś milicyjnym informatorze wiadomość sprzed pół roku. Na własny wniosek przeszedł w stan spoczynku. Ze stanowiska zastępcy naczelnika departamentu kadrowego MSW na odcinek działkowo przyzagrodowy. W pustkę. Dlaczego taki marzyciel miałby sam przejść na emeryturę? Bo wtedy, kiedy świętowali generalskie gwiazdki, nigdzie się nie wybierał. Innych wysyłał w kosmos przodem. Może jakiś kłopot ze zdrowiem? Oczy go rozbolały od hazinowego życia. Ilia odłożył komórkę, zapalił gaz pod garnkiem. Położył na jedną szaleninę, na drugą ksenię. Stało się jasne, jak można zrezygnować z córki wiceministra, nawet z jej wszystkimi sztukateriami i przyspieszoną drogą do gwiazd? Pyszałek z ciebie, Hazin. Na zewnątrz było już ciemno. Dzień się kończył, nie zdążywszy się zacząć. Zjadł wieczorną zupę przy akompaniamencie telewizora. Dobrze odżywiony mężczyzna w drogim niebieskim garniturze, ale z gębą żaby, wyjaśniał, że Ukraina stoi na krawędzi rozpadu. I że amerykańscy sponsorzy, rozdrażnieni złodziejstwem władzy, już za moment się od niej odwrócą. Potem pomówili o tym, jak rosyjskie wojska bombardują jakichś tam terrorystów w Syrii, a cywilom rozdają świeżo wypieczony chleb. Potem ucieszył się, że w Ameryce zwyciężył Trump. Pożalił się, że jego wrogowie zupełnie nie potrafią pogodzić się z porażką, ciągle go gnębią i tyle jest warta ich demokracja. Ilia patrzył na niego lśniącego, z dużą głową. Wpatrywał się mu w usta, ale słowa wylatywały u tamtego zmaślanych warg, jak bańki, i pękały, dotykające kranu od środka, chociaż były wycelowane w widza i jego nieosłoniętą duszę. Ilia duszę miał zajętą. Przy jej pomocy przekopywał miłości Hazina. Potem już ani nie słyszał, ani nie widział włączonego telewizora. Co tam ojciec Pietki odpowiedział mu na Ninę? Przekaż mu, że nie jestem jego własnością. Już się nie hamował Hazin. Ani pod władnym. Ja się waszej Ksenii nie oświadczałem. A co ona sobie wbiła do głowy, to jej sprawa. Pietia, ja wiesz, że zawsze jestem po twojej stronie. Ale on nie chce o niczym słyszeć. A co on może? Wywalić mnie? Nie mów głupot. Ale powiedział, żebyś więcej do nas do domu... Tej dziewczyny nie przyprowadzał. Świetnie, doigraliście się. Potem przez kilka dni weterze było pusto. Mama pękała pierwsza, pytała jak leci, i Pietia odpowiadał nie od razu, niechętnie i niedbale. Za to po kolejnym tygodniu pisał sam. Matka, orientujesz się w ogóle, co on mi tu odstawia? Co masz na myśli? Kogo? Reagowała natychmiast mama. Sama wiesz kogo? Twojego Jurija Andrijewicza. Odmawia mi pomocy. Na maksa potrzebuje poznać się z jednym człowiekiem, żeby mnie przedstawił, a on ma to w dupie. Pietja, jak ty możesz tak o nim mówić? On mi szkodzi, robi mi na złość. Postanowił mnie wychować, tak? Trochę późno się ogarnął. Może on po prostu nie zna tego człowieka. Wszystkich zna. Bez tego kontaktu wszystko u mnie teraz stanie. Musi tylko wykonać jeden telefon. Dobrze, porozmawiam z nim. Co u ciebie, jak twoja dziewczyna? Wasze niedoczekanie. Przez resztę lata, kiedy Nina czekała na scenie, aż Pietia będzie miał urlop, za kulisami wszystko szło swoim trybem. To ty tu wczoraj przyjechałeś ze swoją białoruską dziewczyną? Widziałam ją z okna w twoim aucie. Interesowała się matka. Nie, z całkiem inną. A co, on też podglądał za zasłonki? Jaki ty jesteś niepoważny, Pietja. Ja, pierdolę, teraz to niepoważny. Skoordynuj to z nim chociaż. Bo tyle mi nawinął makaronu na uszy, ile jest dobrych panienek, jaki był z niego ogier, jaki ja jestem głupi, że tkwię z jedną przeciętną babką, do tego nie tutejszą. Jakby sam był z Moskwy. Ogier oczywiście nie, ale cały nasz akademik był w nim zakochany. Dlaczego ja w ogóle muszę tego słuchać? Wszedłbyś do nas z nią. Nie bardzo to grzecznie trzymać człowieka w aucie. Aha, żeby ją też pożarł? Nie, dziękuję. Zeszłej jesieni, kiedy Nina już nie mogła wytrzymać, kiedy Pietja obiecał jej belek, matka skrobała do niego. Ale dlaczego nie chcesz chociaż z nim o tym porozmawiać? Wiesz przecież, jak popsuły nam się stosunki z korżawinami. Dlaczego nie możemy po prostu zaprosić ich w gości? Zapraszajcie, tylko bez mnie. Ksenia jest w Moskwie. Pytała o ciebie. Co to za przedszkole? Nie swatajcie nas z powrotem. Ale trzeba przecież przeprosić Pietia.